Nie. Ale emocje. Ojej, jakie nerwy. Zaczynamy wieczór wyborczy w Sekielski Brothers Studio. Zaczynam ja, ale sam nie jestem. Wraz ze mną Beata Grabarczyk. Dobry wieczór. Oraz Karolina Opolska. Dobry wieczór. We troje prowadziliśmy studia wyborcze, które bardzo wam się spodobały. Nam też się podobały i postanowiliśmy, że zrobimy wieczór wyborczy, gdzie będziecie mogli komentować. Czekamy na wasze komentarze, na wasze opinie. Będziemy pokazywać wam aktualne wyniki wyborów. Będzie u nas pan Bochenek prezentował je. Oczywiście. Będzie pan Bochenek. Zresztą jesteśmy radośni w ogóle. Ja nie wiem dlaczego. Czy to może o czymś świadczyć? Nie wiesz? Ja wiem. Nie. Znaczy, Święto demokracji się odbyło. Święto demokracji. Wysoka frekwencja. Wspaniała frekwencja. Poza tym ja już byłem zmęczony, wam powiem szczerze. Kampanią? Troszkę była taka nerwowa. Tam i słuchajcie, mam nowe wyniki, ale wam nie powiem. Powiem wam dopiero o 21. Ja nie wolę ci mówić jeszcze przez 9 minut. Ale jest dobrze. Jest lepiej niż było. Kochani, jest dobrze. Oj. Musimy, bo jest cisza wyborcza. No musimy to czekać. Słuchajcie, musimy to czekać do 21. Zresztą nie wiadomo, czy ta cisza wyborcza nie zostanie przedłużona, bo w niektórych lokalach zabrakło kart do głosowania. A w Warszawie gdzieś ktoś zadzwonił, jakiś idiota i powiedział, że jest bomba podłożona. No, takich kretynów to nigdy nie brakuje. I też tam był bałagan. Głosowałyście? No pewnie. Dużo, samego rana. Dużo ludzi w waszych komisjach było? Dużo. Ja byłam zaskoczona, bo nie pamiętam, żebym stała w jakichkolwiek wyborach w ostatnich latach w kolejce, a tu była kolejka całkiem pokaźna. No i jak weszłam, a ja byłam tak trochę po pierwszej, to się zdziwiłam, bo już pół urny było pełne. O. U mnie też była kolejka, nie jakaś duża, ale u mnie dosyć duży jest ten lokal podzielony na ulicę, więc każdy miał kolejkę do własnej ulicy. Moja ulica jest mała i jednokierunkowa i mimo to była do niej kolejka, to znaczy do tego punktu, w którym można było pobrać karty. I rzeczywiście byłam zaskoczona, że ludzi jest dużo i że ta urna jest już prawie pełna, a było to jeszcze przed południem i już naprawdę tych kart było mnóstwo i tych podpisów na tych dużych kartach, które ma komisja, było dużo i było bardzo dużo, tak zerknęłam, wiem, że nie powinnam, ale oko mi uciekło na tę kolumnę uwagi i tam tak. Większość tej kolumny uwagi była zapełniona tą uwagą, że bez referendum. Mam nadzieję, że nie złamałam ciszy referendalnej, no wygłaszając ten pogląd. Nie, ale dobrze. Poza tym, kto brał udział w tym referendum? U nas już jest 21:05. Ja głosowałem pod Warszawą, w tym obwarzanku tak zwanym warszawskim i powiem wam, tłum. Jak podjechałem o godzinie 14, bo tak sobie pomyślałem, nie będę rano, bo to tam wiadomo, że może być gęściej, ludzie z kościoła idą głosować. A tutaj po obiadku wszyscy ruszyli do urn wyborczych i stałem z godzinę albo i dłużej w kolejce. To długo. Długo. No to ja stałam z 15 minut. Długo tak. I słuchajcie, komisja naprawdę podziwiam, wielki szacunek w ogóle dla tych, którzy pracują w komisjach wyborczych. Mam nadzieję, że wszędzie się tak dobrze przekładają jak tam, gdzie ja głosowałem. Ze spokojem tłumaczyli, ponieważ tam było w jednym miejscu były trzy obwodowe komisje. Znaczy,
były kolejne numery. Więc było to i tak dobrze zorganizowane, bo każda komisja jakby miała osobne miejsce, no ale to trzeba było się trochę zorientować, więc ludzie czasami zdezorientowani stali nie w tej kolejce, co trzeba, ale wszystko bardzo kulturalnie i byłem zbudowany. Radośni, uśmiechnięci ludzie, czekający na swoją kolej. Po prostu świetnie i mam tylko nadzieję, że równie uśmiechnięci będziemy za chwilę. A tutaj w ogóle nasi widzowie piszą z Genewy, z Holandii, z Berlina, wow, z Australii. Wszyscy głosowali, wszyscy piszą, że były duże kolejki. Wspaniale. Tak, ja widziałam wczoraj w Stanach, słuchajcie, no te kolejki rzeczywiście były niesamowite. Zresztą słuchałam dzisiaj ludzi. Ja zapomniałem, bo ja mam koszulkę, jeszcze taką mamy głos. A gdzie te koszulki dla nas? No, nie wiem, nie dojechały. Okej, okay, dobra. Tu jest napisane mamy głos, a nie mam głos. Mamy? Mamy, no właśnie. A co ja powiedziałem? Ja zrozumiałam, że powiedziałeś mam. No w gruncie rzeczy... No bo mamy i mam. Ludzie ze Stanów no, byli tacy, którzy jechali 8 godzin po to, żeby zagłosować. Niesamowite. Jedziesz 8 godzin, wrzucasz kartę i wracasz właściwie do domu kolejne 8 godzin. To jest naprawdę duże poświęcenie. A ja chciałam prywatę i chciałam pozdrowić moją szwagierkę, która głosowała dzisiaj w Abu Zabi. Wow. No i się pochwaliłaś, nie? No. Że szwagierkę tam ma. Ho, ho, ho. Nie, nie, ja jej tam nie mam. Ona nie jest tam, ona mieszka gdzie indziej, ale była na... Ale pojechała na wycieczkę. Była na wakacjach, chodziła w różne miejsca i nie zapomniała o tym, żeby się zarejestrować. To jest ta warszawka, wiesz. Ona w ogóle nie jest z Warszawy, moja szwagierka. Nigdy w życiu nie mieszkała w Warszawie. Co ty w ogóle mówisz? Ale nie o szwagierce. Tylko o tobie. To ja może pójdę z... jesteśmy. Ciasteczko? Słuchajcie, ja już nie mogę. Bo my tu gadu, a nasi widzowie na pewno chcą wiedzieć, kogo będziemy gościć. Tak? Po pierwsze tak, po 21 pokażemy wam też na żywo wystąpienia liderów partyjnych. Tak jest. Jeśli wystąpi Donald Tusk, to go zobaczycie. Jeśli wystąpi Jarosław Kaczyński, też go zobaczycie. Nie wystąpi chyba. Obstawiam, że przepraszam, Morawieckiego wypchnie. Jest a cisza, ja coś powiedziałam? Jest cisza wyborcza. Nie wystąpi, bo ostatnio był w słabszej kondycji po prostu. Ładnie, zmęczony jest człowiek. Myślę, ciekawe jak po dzisiejszym wieczorze. I tak, pokażemy spisu, pokażemy trzeciej drogi, pokażemy Lewicę, Konfederację. Będziecie mogli to u nas zobaczyć live. Tak jak powiedziałem, będzie pan Bochenek z prognozą wyborczą pogody. Ty specjalnie dla nas. Odpicowany, no po prostu... Jak służba, że ciało. Cudowny. Pan Bochenek w najlepszej formie. I później goście, którzy specjalnie dołączą do naszego studia wyborczego. Rafał Trzaskowski, Magdalena Biejat, Michał Kobosko, Przemysław Wipler, Janusz Szwertner, profesor Tomasz Słomka, dr Katarzyna Kasia, dr Mirosław Oczkoś i Jakub Bierzyński. Te wszystkie osoby pojawią się w trakcie wieczoru wyborczego, a kto wie, jak będzie się dużo działo, to może sobie jeszcze kogoś wymyślimy, jeszcze w ogóle ktoś się pojawi. No, być może kogoś z Państwa zainteresowało, dlaczego nie ma tam przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. I to wcale nie dlatego, że postanowiliśmy nie zapraszać przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, wprost przeciwnie, zaproszenie było i ustne, i pisemne, oficjalne, do sztabu. Poprosiliśmy o kogokolwiek, kto zechce przyjść lub połączyć się dzisiaj z nami z Prawa i Sprawiedliwości i skomentować wynik. Nikt nie zechciał. No nie, może zechciał, tylko biuro prasowe nie pozwoliło. No, rezultat jest taki sam. To prawda. Ale w sumie... Znaczy nie, no szkoda, nie, szkoda, bo ja żałuję, że nie będzie prezesa. Nasze studio mieści się blisko jego domu. Mógł po prostu wpaść na herbatkę. Poza tym prezes siedzi do wieczora, ogląda rodeo. To mogliśmy tutaj zrobić takie małe rodeo z prezesem. Co mnie w ogóle zainteresowało, bardzo zaciekawiło, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że prezes głosował u siebie, tak, na Żoliborzu. Znaczy na Żoliborzu, nie zagłosował na siebie. To czyli nie pojechał do Kielc i nie zagłosował na siebie, stąd ja wysnuwam taki wniosek, że Jarosław Kaczyński nie popiera Jarosława Kaczyńskiego. Premier Mateusz też nie pojechał do Katowic. Ale ja się nie dziwię, że on nie popiera Jarosława Kaczyńskiego. Ja też nie. No to być, dobra, nie mogę cię pytać, jak głosowałaś. Nie, jeszcze dwie minuty, ale potem chyba i tak nie powiem. Dobrze, co, tak, będą, już mówiliśmy. No, goście. Już mówiliśmy, tak. Jestem ciekaw swoją drogą, kto wystąpi pierwszy, bo to też pewnie będzie miało znaczenie, kto pierwszy, czy PiS, czy koalicja. Wiesz co, ale to myślę, że będą się ścigać. Gorzej, jak będą występowali równocześnie, to będzie troszkę problem dla nas, ale jakoś damy sobie radę. Nie, to w ogóle nie jest żaden problem. Karolino, tak? Nawet nie będziemy losować. Jeszcze dwie minutki. Nie całe, już tylko minuta 15. A ja zadam tutaj pytanie, bo ty poza tym, że no,
udowodniłaś teraz przez ostatnie tygodnie, że znasz się znakomicie na polskiej polityce, to jesteś też specjalistką, no nie da się ukryć, od teorii spiskowych. Jestem twarzą paranoi polskiej. Czy już, czy jak obserwujesz sieć, czy już się już pojawiają pierwsze jakieś teorie spiskowe? Oczywiście, że się pojawiają. Myślę, że będą się pojawiały z obu stron, ale na razie zaobserwowałam te, które już się zaczęły pojawiać właściwie z samego rana, czyli wielki skandal, ponieważ niektóre komisje, niektórzy przedstawiciele komisji pytali, czy wziąć kartę referendalną. I stąd redaktor Sakiewicz wysnuł taki wniosek, że tak mi się wydaje, że redaktor Sakiewicz, jeśli ktoś inny z redaktorów, to przepraszam, ale taki wniosek został wysnuty po tej prawej stronie, że to oznacza, że komisje są stronnicze, popierają opozycję, będą więc fałszować wyniki głosowania. Jeśli wygra opozycja, to właśnie dlatego. Ale pani Karolina pięknie dzisiaj wygląda, napisał zawsze. Amadeusz. Amadeusz, żyjemy w czasach, w których nie wolno tak pisać. Nie, Amadeusz, nie, bardzo cię proszę, nie ma sprawy. Dobrze, co tam, w końcu, niczym w prawdziwym, demokratycznym kraju. Już masz podział na mandaty? No jest. Ale dobrze, poczekajmy. Ja tu tylko widzę, że pan Bochenek jest już gotowy. Tak. Czy pan Bochenek, wysłałaś panu Bochenkowi te dane? Nie, pan Bochenek ma własne, zobacz, jaki jest profesjonalny. Pokażmy może, jeśli możemy, że jest z nami pan Bochenek. Czy już go widzi? Jest pan Bochenek. Jest. Brawa dla pana Bochenka, dziewczyny. Super. Dzisiaj w Warszawie piękna pogoda na Boronicza. Masz wyłączony... Zasadniczo to jest, bo jest ta pierwsza. To co robimy? Podajemy? No, czekamy, aż ten pan Bochenek słupeczki zobaczy i my też widzą wyświetlimy. No chyba, tak, nie? Zobaczymy, co mówią. No dawajcie, słuchajcie, bo ja po prostu nie wyrobię, no. Jeszcze mamy chwilę, jest problem słupki, z dźwiękiem. Pokażę, ale podają te, słuchajcie, wcześniejsze. Ja mam lepsze. A to są te wcześniejsze, no, co właśnie. Były. Ale one też są... Też są dobre. Też są dobre. W zależności od tego, kto patrzy. No dobrze. Panie Bochenek, czy my jesteśmy gotowi? Jesteśmy gotowi. Więc tak jak myślałem, na Woronicza dzisiaj nie ma pogody. Podobno jest pakowanie w popłochu, bo Prawo i Sprawiedliwość wygrywa dzisiejsze wybory z wynikiem 36,8%. Ale dalej jest ciekawie. Koalicja Obywatelska 31,6%, Trzecia Droga 13%, Nowa Lewica 8,6% i Konfederacja zaledwie 6,2%, bezpartyjni samorządowcy 2,4%. Frekwencja według tego Exit Pulse 72,9%. Absolutny rekord. To jest rekord świata, jeśli chodzi o Polskę. Jest to sondaż Ipsos. Podajemy go za telewizją TVN24. Cóż ja mogę powiedzieć więcej? Słońce wschodzi! Na Żoliborzu mimo nocy świeci słońce, jest piękna pogoda, dzieci biegają po parku. Znaczy jest takie jedno miejsce na Żoliborzu, gdzie nie świeci. Tak, ale no chyba właściciel tego miejsca siedzi na Nowogrodzkiej. I oby siedział jak najdłużej. Marku, dziękujemy tobie za te wspaniałe informacje. Wyślij Markowi. Marek znaczy przygotuje panu Bochenkowi. Marek przygotuje kolejne. Rafał Bochenek, okay. Kłaniam się i do zobaczenia niedługo. Przygotuje kolejne. Dobrze, przedstawimy już za chwilę, bo te, które pokazaliśmy, to one są z godziny 17. Z godziny chyba 17. A za chwilę będziemy mieli dla was takie exit polls, które są już po 20. Po 20:30 nawet one zeszły. Także już za chwileczkę dostaniemy jeszcze świeższe i jeśli one się potwierdzają, to są jeszcze lepsze dla opozycji demokratycznej. Z tego wynika, z tego co pokazał Marek, że opozycja ma około 250 mandatów. Dokładnie 248. 248 z tych, które pokazał Marek. Tych nowszych jest 256. Ale Bata, się wyrywasz, ale poczekaj. No przepraszam cię, bo ja już bym ale chciała, ile by nie było, wiedzieli, to oznacza, że demokratyczna opozycja wygrała wybory. Gdzie twój dziennikarski obiektywizm, no właśnie tu, hurra, wygrała demokracja, słuchaj. Ale spokojnie. Po pierwsze, to są dopiero exit polls. No tak, ale wiesz, rzadko poczekajmy, się zmienia. Poczekajmy na to, co pokażą już wyniki z pierwszych przeliczonych komisji wyborczych. No ale wiesz co, to one będą... Pamiętajmy, że na Słowacji bardzo się
Exit Polsce. Tak, ale zobacz, jaka tu jest różnica między tymi między opozycją a koalicją. To już się nie zmieni tak, żeby nagle się okazało, że PiS wygrało wybory. Jest chyba wystąpienie Donalda Tuska, tylko nie wiem, czy możemy to wrzucić. Zaraz wrócimy. Będziemy mieli za chwileczkę. Dobrze, to czekamy w takim razie na to, aż pojawi się u nas Donald Tusk, bo zdaje się, że przewodniczący Platformy, lider Koalicji Obywatelskiej ma właśnie zaczynać zaraz swoje wystąpienie. To ja zanim to może powiem, bo tutaj pani Natalia pyta, kto wygrał, bo my tak trochę chaotycznie to powiedzieliśmy. Arytmetycznie, jeśli chodzi o procenty, wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli chodzi o te najnowsze wyniki, które mamy oficjalne, to jest 36,8% i to daje 200 mandatów. Natomiast Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, każda z nich ma pojedynczo mniej punktów procentowych i mniej mandatów niż Prawo i Sprawiedliwość, ale jak zapowiadali liderzy tych trzech ugrupowań, one stworzą koalicję, co daje im w sumie 248 mandatów, 48 mandatów więcej od Prawa i Sprawiedliwości. Można więc powiedzieć, że demokratyczna opozycja wygrała te wybory, mimo że arytmetycznie najwyższy wynik ma Prawo i Sprawiedliwość. No i dobrze, i teraz jeśli tak, jeśli prezydent będzie chciał grać na czas, bo przynajmniej będzie na razie... Bo przynajmniej na razie nic nie wskazuje na to, żeby miał zrobić jakikolwiek ukłon w stronę demokratycznej opozycji. To tak, teraz będziemy czekać pewnie miesiąc, aż zostanie zwołane posiedzenie Sejmu. Później prezydent ma 14 dni, aby wskazać kandydata na prezydenta. Desygnować prezydenta. Premiera, przepraszam, tak. Później 14 dni wskazany ma na przygotowanie składu gabinetu i kolejne 14 dni na przedstawienie exposé i otrzymanie wotum zaufania. Więc jeśli pan prezydent będzie grał na czas, to dwa miesiące jeszcze ta ekipa może się na stołkach utrzymać, a po dwóch miesiącach rozpoczyna się tak zwany drugi krok, czyli to Sejm przedstawia swojego kandydata. Jeśli desygnowany przez prezydenta kandydat nie uzyska wotum zaufania, to wówczas ruch należy do Sejmu i wtedy ta opozycyjna większość demokratyczna przedstawia swojego kandydata, prawdopodobnie Tuska. I tam jest kolejnych 14 dni na przedstawienie rządu. I 14 dni na przedstawienie exposé. Jest tylko jeden drobny problem, mianowicie taki, że nie wiadomo, czy PiS w czasie tych dwóch miesięcy nie będzie chciało sobie dokupić większości. Jest 31 osób, no to pewnie będą chcieli kupować z Konfederacji, być może z Trzeciej Drogi. 48, to jest dużo. Nie 48, do większości im brakuje 31. Nie, teraz mają, PiS teraz ma 200. Teraz PiS ma 200, no to 31. A opozycja 240. Tak, ale jeżeli potrzebują większości, potrzebują 231 głosów, nawet jakby kupili całą Konfederację, to jest 12. No ale muszą jeszcze z kogoś dokupować, no musieliby kupować z Trzeciej Drogi. 31 to jest dużo. Gdyby to była różnica kilku osób, to byłoby to wykonalne dosyć prosto. Tak, a tak 31 to jest dużo, ale to oznacza, że gdyby trzymać się maksymalnie długich tych limitów czasu, czyli wykorzystywać w całości ten czas, który mają poszczególne instancje, żeby powoływać kolejne osoby. Tusk. Mamy dobrze, Tuska. Dajemy Tuska. No to Tuska. Dalej. Co też mówi Donald Tusk? Słuchajcie, zrobiliśmy to, naprawdę! Ja wiem, że nasze marzenia może były jeszcze ambitniejsze, ale powiem wam, jestem od wielu lat politykiem, jestem sportowcem. Nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca. Wygrała Polska, wygrała demokracja. Odsunęliśmy ich od władzy. Jeszcze rok temu nikt w to nie wierzył. Jeszcze 3 miesiące temu nie byliśmy tego pewni. Jeszcze wczoraj ludzie do mnie podchodzili i pytali, czy na pewno dacie radę. Bo przecież nie udawało się przez tyle lat. Słuchajcie, wszystko na to wskazuje. A wiemy i pozdrawiam stąd tych wszystkich tysiące ludzi, którzy jeszcze stoją w kolejkach do lokali wyborczych. Ten wynik może być jeszcze lepszy, ale dzisiaj już możemy powiedzieć, to jest koniec tego złego czasu, to jest koniec rządów PiS-u.
Chcę wam wszystkim bardzo podziękować. Przede wszystkim gratulacje dla naszych partnerów z opozycji demokratycznej. Dla panów Władysława Kosiniaka-Kamysza, Szymona Hołowni, Włodzimierza Czarzastego, dla wszystkich wyborców Koalicji Obywatelskiej, tych partii zrobiliśmy razem wielką rzecz. Chcę podziękować tysiącom Polkom i Polaków, którzy teraz też siedzą w lokalach wyborczych. Pilnują, żeby nikt tam niczego nie wykombinował. Ten wynik mówi sam za siebie. Tego już nikt nie oszuka, tego już nikt nam nie zabierze. Wygraliśmy demokrację, wygraliśmy wolność, wygraliśmy znowu naszą kochaną Polskę. Chcę podziękować tym wszystkim, którzy nam towarzyszyli. Pierw to były setki ludzi, później tysiące. A w finale tej naprawdę wspaniałej kampanii, kampanii dla Polski, były nas miliony na ulicach, na spotkaniach i dzisiaj przy urnach wyborczych. Wszystkim wyborczyniom, wyborcom serdeczne dzięki. Daliście wielką rzecz sobie, Polsce, swoim rodzinom. To jest jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji. Nie mam żadnych wątpliwości, że ten dzień przejdzie do historii Polski jako dzień jasny, jako dzień, który otwiera nową epokę, odrodzenie naszej Rzeczpospolitej. Chciałem podziękować dzielnej dziewczynie Wioli Paprockiej, szefowej sztabu. Liderkom i liderom partii koalicyjnych w Koalicji Obywatelskiej. Ale... No Donald Tusk stracił głos, ale chyba był poruszony taki, był, prawda? Był. Ja szczerze mówiąc też dostałam, mam ciary i za chwilę się rozpłaczę. Więc przypominamy, według wstępnych sondaży. Sondażowych badań. Sondażowych badań. Przeprowadzonych przed wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, ale ma zaledwie 198? 200 mandatów. Około 200 mandatów. Co brakuje 31, aby mieć większość w parlamencie. Opozycja ma 248 mandatów według tych wstępnych pierwszych informacji, co oznacza, że to opozycja demokratyczna jest w stanie stworzyć rząd, przegłosować wotum zaufania. Zaraz do tego wrócimy, bo posłuchamy teraz prezesa naczelnika Polskę Zbaw Jarosława Kaczyńskiego. Pozwólcie Państwo rozpowiedzieć. Szanowni Państwo, mamy pierwsze wyniki badań. One nam dają czwarte zwycięstwo w dziejach naszej partii. Czwarte zwycięstwo. Trzecie po kolei. To jest naprawdę wielki sukces. Wielki sukces naszej formacji i naszego projektu dla Polski. No ale oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. I tego jeszcze w tej chwili nie wiemy. Ale musimy mieć nadzieję i musimy także wiedzieć, że niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne sposoby realizować i nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono. Nie pozwolimy na to, by Polska utraciła to, co jest najcenniejsze w dziejach naszego narodu. Najcenniejsze ze względu na jego doświadczenia, to znaczy niepodległość, prawo do decydowania o własnym losie. To na pewno będziemy mogli zrobić i z całą pewnością to zrobimy.
oczywiście uczynimy także wszystko, co jest możliwe, by mimo wszystko nasz program, mimo tej koalicji, która jest przeciw nam, był dalej realizowany. I to nie jest w tej chwili droga zamknięta. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym, że przed nami jeszcze dni walki, dni różnego rodzaju napięć, ale finał, ten finał w postaci kontynuacji naszego programu, kontynuacji tego wszystkiego, co uczyniliśmy dla Polski, a naprawdę uczyniliśmy bardzo wiele. Ten finał będzie ostatecznie naszym, ale przede wszystkim Polski zwycięstwem. Jak to ostatecznie będzie, jaki będzie ostateczny rozkład głosów, bo tego tak naprawdę jeszcze w tej chwili nie wiemy, to uczynimy wszystko i powtarzam to, co Państwo tak chętnie powtarzacie. Zwyciężymy! Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czwarte zwycięstwo, ale nie wiadomo. Tutaj dzięki Onetowi mieliśmy tę transmisję. To był Marcin Zawada, który zagościł przez chwilę w naszym studiu. Miło, lubimy Marcina. Ale oczywiście. No tak, prezes zagrzewa. Straszył trochę, tak, bo powiedział, że teraz czekają dni walki. Przed nami dni walki, no tak właśnie, powiedział dokładnie. To znaczy? Dni walki i dni napięć. No wiesz, no może być, wiecie, może być walka oczywiście o tych posłów do kupienia. Nie wiemy, jakie wyniki w Senacie, ale podejrzewam, że Senat też został wzięty przez opozycję. Podejrzewam, że prezes będzie chciał iść na zakupy, mówiąc krótko. Ale to jest za dużo. Moim zdaniem to się nie uda. To się nie uda, bo nawet 200 plus 12, bo Konfederacja bierze teoretycznie 12 mandatów, to daje... 212, czyli 212. Potrzebne jest jeszcze 19 do tego, żeby mieć większość. Mhm. Myślę, że nie tylko będzie próba kupowania, ale też hakowania. Myślę, że teraz służby już sprawdzają przyszłych posłów, czy też zaczną sprawdzać od jutra, jak pojawią się wyniki konkretne wyborcze, wyciągną wszystko i będą w stanie, moim zdaniem, posunąć się do każdego najbardziej niegodnego zachowania. Mówię teraz o ludziach, którzy działają na zlecenie prezesa Kaczyńskiego tylko po to, no zresztą prezes powiedział, dni walki, więc będą walczyć wszelkimi możliwymi środkami, moim zdaniem, to jest moja opinia, i będzie kupowanie, ale będzie też zastraszanie. Oni wiedzą, że w inny sposób nie utrzymają władzy, a jak nie utrzymają władzy, to zostaną rozliczeni, a część z nich może trafić do pierdla po prostu. Więc dla nich to jest walka o życie. Ale z tego, co Beata mówi z jej przecieków różnych nieoficjalnych, ta różnica może być jeszcze większa między koalicją, jeszcze większa tak między koalicją PiS może stracić partii demokratycznych a PiS-em. To znaczy, że jeszcze więcej osób trzeba będzie przekupić lub zastraszyć. Ja uważam, że to jest tak duża liczba, że może być z tym problem. Ale zapomnieliśmy o jednej ważnej rzeczy, tak. Bo Ipsos przecież podał też dane dotyczące frekwencji referendum. No i co, jest ważne? Jest ważne? Uspokój się. Nie. Nie jest ważne. No i referendum się popsuło panu prezesowi. Ale co za niedobry dzień, ci niewdzięczni Polacy. Jesteście niewdzięczni wszyscy. A prezes tak się stał. Tak. Tak, ale słuchajcie, i tak to jest duża frekwencja, bo według Ipsosu to jest 40%. To jest naprawdę dużo. To znaczy, że część wyborców opozycji zagłosowała także w referendum. Ale to jest to, o czym rozmawialiśmy nawet tutaj w studiu kilka razy. Czyli na przykład wyborcy opozycji w małych miasteczkach bali się wyskoczyć tam, z tym, że nie biorą karty. Dobrze, słuchajcie, to teraz trzecia droga. Zobaczmy, co liderzy trzeciej drogi sądzą o swoim wyniku wyborczym. Dobry wieczór! I dziękujemy, dziękujemy Polsko, dziękujemy bardzo!
Ludzie są dobrzy! Polska jest piękna! Będzie dobrze! Jesteście niesamowici. Po prostu no, dla nas wszystkich jest to wielki dzień, jest to dzień wielkiej zmiany, która następuje w Polsce. Nie odbyłaby się ona, gdyby nie powstała trzecia droga. I w pierwszej kolejności pragnę podziękować Szymonowi Hołowni za to, że wspólnie stworzyliśmy trzecią drogę. Szymon, dziękuję. Trzecia droga chciała i wiele na to wskazuje, że będzie kotwicą demokracji przez następne lata w Polsce. Udało nam się zrobić coś, co do tej pory wydawało się być w polskiej polityce niemożliwe. Współpracę, duet, koalicję, w której ludzie szanują się nawzajem. Ale dzisiaj najpierw najważniejsze słowa podziękowania trzeba skierować do tych, którzy po pierwsze trzecią drogę tworzą, do naszych działaczy, do tych setek tysięcy ludzi, którzy przez ostatnie tygodnie zdzierali buty, zdzierali gardła, chodzili od domu do domu, od człowieka do człowieka. Wielkie brawa dla was! Dziękujemy wszystkim naszym wyborcom, dziękujemy tym wszystkim, którzy poszli zagłosować na kogokolwiek. W szczególności dziękujemy wyborcom trzeciej drogi, tym w Polsce i tym, którzy poza granicami naszego kraju oddali na nas głosy. Jesteśmy zobowiązani i zaszczyceni. Wiemy, że to jest wielka odpowiedzialność, że każdy z tych setek tysięcy, z milionów głosów oddanych na trzecią drogę to jest wielka odpowiedzialność, to jest głos na to, żeby nasze hasło, z którym szliśmy do wyborów, dość kłótni do przodów, wreszcie zostało zrealizowane. To jest nasze zobowiązanie, to jest nasze przyrzeczenie. Dziękujemy wam, że tak wiele osób zaufało dzisiaj nowemu pomysłowi, inicjatywie, która bez której demokracja by nie zwyciężyła, bez trzeciej drogi by nie było tego zwycięstwa. Od początku to mówiliśmy. Na początku nie wszyscy wierzyli. Dalece nie wszyscy. No i udało się trzeciej drodze, choć pamiętam te ostatnie dni przed wyborami i jak patrzyłem na miny liderów trzeciej drogi, to sami nie wyglądali na absolutnie przekonanych. To się zaczęło tak mniej więcej i poprawiać się zaczęły ich wyniki po 1 października, o dziwo, po marszu Miliona Serc. Te wyniki rzeczywiście poszły im w górę i oni wtedy chyba złapali ten taki wiatr w żagle, który ich poniósł do tych, ilu tam procent, bo już nie pamiętam, no, do 55 mandatów. 13%? 13, tak. No to bardzo, bardzo dobry wynik. Oni, baliśmy się, że oni będą pod progiem wyborczym, a musieli mieć 8% co najmniej, żeby dostać się do Sejmu. No na szczęście mają 13%, co dzięki Bogu daje opozycji prowadzenie. I nie dzięki Bogu, tylko dzięki wyborcom. Tak, dzięki wyborcom. W ogóle ludzie okazaliście się fantastyczni, bo aż 70% osób poszło do... 72,9%. 73% poszło do wyborów. To jeszcze takich wyników... W wyborach parlamentarnych to ja nie pamiętam. Prezydenckie tak, były chyba nawet jedne wyższe, ale w wyborach parlamentarnych nie było. Także niesamowita mobilizacja i te wszystkie akcje mobilizacyjne dały radę. No i podziękowania dla państwa. Czekam na te mapki frekwencję. Wszystkie, bo zaraz się okaże, że to my dziewczyny wygrałyśmy te wybory. Bardzo bym sobie tego życzył. Naprawdę mówię to szczerze, ale niestety dostałem tutaj taki, ktoś napisał, że Polska przegrywa z Mołdawią. Jeśli my przegrywamy z Mołdawią u siebie, to jest żenada. Ale jakaś, no widzicie, no. Widzicie? Pal licho wybory. PiS przegrywa i od razu mecz. A mam powiedzieć, że jak PiS rządził, mecz też był przegrany. Nawet dwa. I wciąż rządzi, to przez PiS. Dobra, to zobaczmy, jakie nastroje w Lewicy. Włodzimierz Czarzasty.
Powiem wam tak. 8 lat temu był taki moment, kiedy Lewica wypadła z parlamentu. Mogę osobiście? Jedziesz. Mówię o sobie teraz, przepraszam, że to powiem, ale chciałem powiedzieć, mam 2 olbrzymie satysfakcje życiowe. Jedna taka, że razem z tą ekipą, żeśmy wrócili do parlamentu i uwaga, bez względu na to, jakie są liczby, one się jeszcze muszą potwierdzić. Po 18 latach Lewica wraca do współrządzenia. Wiecie, co to znaczy? I chcę wam powiedzieć, że nikt nam tego nie zabierze. Nie ma takiej możliwości. Nasze postulaty, które nieraz żeśmy zgłaszali, będą wprowadzane w życie, bo po to jest partia, po to jest formacja, żeby zdobywać władzę, żeby w ramach tej władzy wprowadzać swoje marzenia w życie. Po to jesteśmy. Wszyscy wiedzą, że bez nas się nie da stworzyć rządu. Tak samo jak nie da się tego rządu stworzyć bez Trzeciej Drogi i bez Koalicji Obywatelskiej. Taka pewność daje spokój. Taka pewność daje naprawdę mandat do tego, żeby dowozić nasze tematy. Pamiętacie, mówiliśmy nieraz, że jesteśmy po to, żeby dowozić, bo umiemy to robić. Żeby wszystkie postulaty programowe były zrealizowane. Będziemy gwarancją tych postulatów, które niejednokrotnie żeśmy zgłaszali. Ponieważ jest ekipa, to ja już na tym skończę, ale chciałem jeszcze powiedzieć spokojnie, bo jak wiecie, życie mi dało ostatnio to, że mam taki dystans, wyrobiłem sobie dystans do spraw. Poczekajmy na wyniki jeszcze. Nigdy nie było takiej frekwencji. Nigdy nie było takiej frekwencji. Wszystkie modele, które są w tej chwili liczone, są niedoszacowane. W którą stronę będzie ten szacunek, nie wiadomo. Ale wiadomo, że będziemy współrządzili. I teraz sobie pomyślcie i ten uśmiech niech na waszej twarzy zagości. A nie jestem złośliwy. Jakie minki mają ludzie w PiS-ie? Jakie minki mają ludzie w telewizji publicznej? Proszę. Słuchajcie, czy mam włączony mikrofon? Mam. Słuchajcie, wydaje mi się, że to jest też ten moment, kiedy powinniśmy wszystkim wam bardzo serdecznie podziękować za każdą pomoc, za każdą rozmowę, za każde działanie, za każde spotkanie. Jako ekipa bardzo, bardzo serdecznie wszystkim wam tutaj, ale też tych, co nas oglądają, bardzo wam dziękujemy. Lewica świętuje też, choć prawdopodobnie, będą mieli mniejszą liczbę posłów, ale wiesz, będą mieli mniej posłów, ale będą w rządzie. No tak, tak, to zyskują. Prawda. No ale wiesz, no, z drugiej strony, jak tracisz 12 mandatów, to jest jednak bardzo dużo. No ale nie było Trzeciej Drogi. Zagęściła nam się trochę Trochę tak, ale zobaczymy, jak to się... Mówię, 4 lata temu nie było Trzeciej Drogi w tym sensie. Jak to się ułoży do końca, na razie wygląda na to, że Lewica traci 12 mandatów. Kukiz był z PSL-em 4 lata temu. No tak, tak jak Trzecia Droga teraz. Tak, ale... Oni nie byli koalicją chyba. Nie byli koalicją i w związku z tym jakby tutaj to się chyba tak nie przelicza. Chyba rzeczywiście Trzecia Droga Lewicy trochę zabrała. Chyba, że Platforma im zabrała. Zobaczymy, będą na pewno mapki z przepływami. Muszę powiedzieć, że ja też bym zobaczył minę, jakie mają teraz. Ja to bym na miejscu TVN-u zafiksowała kamerę przed wyjściem z Placu Powstańców i tak patrzyła, kto wynosi pudła z jaką miną. Ja tylko przeczytałam, że redaktor Janecki, wypowiadając się w TVP Info, powiedział, że właściwie to jego zdaniem szykuje się scenariusz słowacki, czyli jak na pewno pamiętacie, w Słowacji te wyniki sondażowe exit poli się bardzo rozjechały.
zgadzały z wynikami faktycznymi. No chyba się nie szykuje tym razem ten za duża scenariusz była słowacki. Chyba mobilizacja wyborców, żeby taki scenariusz się spełnił jak na Słowacji. Mam nadzieję, że nie. Trzymam za to kciuki. Nie, IPSOS zwykle dosyć trafnie prognozował te wyniki. Oni mają ten margines błędu 2 punkty procentowe. Jedyny raz, kiedy tak się rozjechało, to pewnie pamiętacie te wybory samorządowe, gdzie była ta książeczka i PSL był na pierwszym miejscu. I ludziom się trochę myliło przez tą książeczkę i dużo... I wtedy PiS wrzeszczało, że było fałszerstwo wyborcze. A oprócz tego jednego razu, to raczej zwykle IPSOS trafiał dość celnie, jeśli chodzi o te wyniki, więc nie wydaje mi się, żeby scenariusz słowacki na nieszczęście pracowników TVP powtórzył się tutaj Sławo, w Polsce. Sławomir nas pyta, jaki wynik referendum. Sławomir, wszystko wskazuje na to, że referendum jest nieważne, ponieważ nie przekroczyło 50% frekwencji. No to... i co za tym idzie, to nie ma znaczenia, jakie były wyniki. Dokładnie. Zresztą umówmy się, kto by zwracał uwagę na pytania, które były napisane pod PiS, a teraz nie będę miał. To ja mam tylko taką anegdotkę opowiem. To na pewno był czysty przypadek, czyli dokładnie naprzeciwko wejścia do mojej komisji obwodowej był taki wywalony wielki billboard, gdzie było, dokładnie była taka ta karta rozpisane. Referendalna, 4 razy nie. I tak jak się wchodziło i wychodziło do komisji, to była pierwsza rzecz, która się rzucała w oczy. I tak sobie myślałam, ciekawe, czy to przypadkiem ten billboard tutaj naprzeciwko wejścia do komisji wylądował. Oczywiście. Myślę, że to mógł nie być jedyny taki przypadek. Ale wiecie, że jestem trochę skrzywiona, jeśli chodzi o teorie spiskowe, więc... No dobra, słuchajcie, a teraz zajrzyjmy do tych, którzy mieli odmienić polską scenę polityczną. Antysystemowców. Ludzi, którzy... Wielbicieli piwa. Wielbicieli piwa, ale też to są ci, którzy mają faceta, który uważa, że seks z dziećmi jest w porządku. A kobiety są za to dobytkiem. Dobytkiem. Częścią inwentarza. Tak jest. Co tam w Konfederacji? Sławomir Mentzen podobno wystąpił. No, dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w naszą kampanię wyborczą. Dziękuję kandydatom, działaczom, sympatykom, wyborcom, którzy oddali na nas swój głos. Dziękuję wszystkim, którzy wsparli nas słowem, czynem, pieniędzmi, którzy wspierali nas w internecie czy na ulicach. Ten wynik to jest exit poll, sondaż, przeprowadzony na dużej próbie, w dniu wyborów, ale dalej tylko sondaż. Ostateczne wyniki mogą się jeszcze trochę zmienić. Ale nie ma co ukrywać, że wiele się nie zmienią i że ponieśliśmy porażkę. Mieliśmy wywrócić ten stolik i wszystko wskazuje na to, że się nie udało. Toczyliśmy nierówną walkę przeciwko wszystkim, przeciwko PiS-owi i Platformie, przeciwko TVN-owi i TVP. Zresztą oni nam z nami również walczyli. No i wygląda na to, że przegraliśmy. Na początku wyglądało, że nie musi być tak źle. Jeszcze w marcu strzeliliśmy im gola na 1-0, w czerwcu poprawiliśmy na 2-0 i wydawało się, że jesteśmy blisko tego naprawdę historycznego wyniku. Niestety potem strzelili nam na 2-1, a w ostatnich chwilach na 2-3. I teraz muszę powiedzieć, że już doskonale wiem, jak czuli się piłkarze Bayernu Monachium, kiedy w 99 roku w ostatnich minutach stracili Ligę Mistrzów, przegrywając z Manchesterem United. Mieliśmy stolik wywrócić, on dalej stoi, w pewnym momencie zaczął się troszeczkę chwiać, ale stoi i dalej siedzą przy nim PiS, Platforma, Lewica oraz PSL. To nie jest porażka naszej idei, ta jest niezmienna, słuszna, jestem przekonany, że kiedyś na pewno wygra. To nie jest też porażka naszych diagnoz, czy też naszych proponowanych rozwiązań. Czas już tyle razy pokazał, że mieliśmy rację. To jest nasza porażka, to jest nasza kolejna przegrana bitwa w tej jeszcze, myślę, wiele lat trwającej wojnie o dumną i bogatą Polskę. Przed nami kolejna kadencja. Jeszcze nie wiemy, ilu będziemy mieli w niej posłów, jeszcze nie wiemy, ile będzie głosowań, na które będziemy mieli wpływ, ale wiemy, że z całą pewnością dalej będziemy alarmować opinię publiczną za każdym razem, kiedy rząd będzie robił głupie rzeczy. Będziemy psuć. No i tak wyglądają przemowy. Ależ. Smuteczek. Co za... Nie wart. Smutek taki bił z lidera Konfederacji. Ale on naprawdę wierzył w to, że będzie rządził? No jak tak się z tego TikToka wkręcił, zapatrzył, to może w to uwierzył. No tak, ja nie oglądam TikToka, to dlatego nie wierzyłam. Ale wiecie co, rzadka taka szczerość jak na polityka, że no przegraliśmy, no miało być lepiej, jest... Gorzej. Mieliśmy wywrócić stolik, ale sami się o niego wywróciliśmy.
No niestety tak. Za dużo piwa. Znaczy niestety dla nich tak wyszło, tak, może za dużo piwa z Mencenem było i wyborcy później nie trafili do lokalu. Zatem umówmy się szczerze, no, zrobiłyśmy my kobiety wszystko, żeby oni się nie dostali wręcz do tego Sejmu. Dostali się, ale dostali też po łapach i po nosie, więc dzięki Bogu nie jesteśmy dobytkiem, panowie. Ale podoba mi się... Kucę precz. Podoba mi się, że Sławomir Mencen wierzy w to, że ich idea jest słuszna i na pewno kiedyś wygra. Ale czekaj, bo która idea? Bo miał dwie piątki na przykład. No właśnie ta pierwsza chyba. Ale to oznacza, że znowu nie uda im się stworzyć klubu poselskiego. Tomasz do mnie napisał. Sekielski, przeproście Polaków za wasze złośliwości. Tomasz, ja nie mam za co przepraszać Polaków. Widocznie ktoś z Konfederacji. Albo z PiS-u. Nie, Konfederacja. Albo z kleru. Ale prawdziwych Polaków. Ale najważniejsze, żeby prawdziwych Polaków przeprosić. No dobra, nie po to mamy Bochenka, żeby go nie pokazywać, nie? Dziewczyny. No oczywiście. Śliczny, no, jak mamy takiego piękny i elokwentny. Nasz Bochenek jest lepszy niż ich. Tak. Jest jedynym pisowcem, który nas tutaj nie olał, bo przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość przez półtora miesiąca nie odpowiedziało na żaden sygnał z naszej strony. Nawet nie chcieli odpowiedzieć na pytanie, czy organizują wieczór wyborczy. No ale cóż, a tak a propos pana Mencena, to ja muszę przyznać, że rzeczywiście konsekwentnie do samego końca pokazał, że robi tą politykę chyba jednak dla jaj, bo myślę, że ta sceneria dzisiejszego występu, taki tani klub, tam brakowało jeszcze parów takich dymów papierosowych, jakiegoś widza, który by się z butelką, z, nie wiem, z kuflem piwa przeszedł albo ze szklanką whisky. I wywalił. Więc to było tak, się przewrócił albo puścił pawia na przykład na scenę i było to konsekwentne. Natomiast przejdźmy do rzeczy milszych. Przypomnę wyniki wyborów. Może na początek Prawo i Sprawiedliwość 36,8%, Koalicja 31,6%, Trzecia Droga 13%, Lewica 8,6%, Konfederacja 6,2%, Bezpartyjni 2,4%, Polska jest 1,2%. Ale najważniejszy jest podział mandatów, on wygląda prawdopodobnie tak, 200 dla PiS-u, przystaweczka Konfederacja może liczyć na 12, natomiast jeśli chodzi o opozycję, to jest Koalicja 163, Trzecia Droga 55, Lewica 30, to jest łącznie 258 mandatów, zakładając, że ta mniejszość niemiecka, Für Deutschland, będzie głosować, wiadomo. Zawsze więc cieszymy się, prognozowana frekwencja 72,9, absolutny rekord świata. I jeśli chodzi o Polskę. Świata to może bym nie przesadzała. Ja już chciałbym w poniedziałku, mam nadzieję, że będzie jutro piękna pogoda w Warszawie również. I chciałbym w poniedziałek zobaczyć minę Danuty Choleckiej o 19.30. To będzie na pewno niezapomniane doświadczenie. Bardzo dziękujemy. To był pan Bochenek. Nasz Bochenek, który jeszcze tu wróci. Słuchajcie, ale Mencen to chyba powinien się podać do dymisji, skoro przegrali. Spojrzałam, spojrzałam też na wyniki sprzed 4 lat. Mm-hmm. No to troszkę stracili. Tam było 6,8, teraz mają 6,2, więc... No tylko pamiętajmy ciągle, że to są wyniki sondażowe. No tak, tak, ale wiesz, jak ktoś tak przegrywa, ktoś tak przegrywa, to rezygnuje zazwyczaj z przywództwa w partii. Albo rezygnują z niego. Albo rezygnują z niego. Myślę, że ten drugi wariant jest pewniejszy, choć myślę, że pan Mencen zderzył się z prawdziwą polityką i tak jak powiedziałyście, no to nie jest TikTok. No, polityka to nie jest tylko TikTok i można świetnie wypadać na TikToku, zamieszczać filmiki, które mają milionowe zasięgi, ale to jeszcze za mało, aby nazwać siebie politykiem i grać na poważnie. No i zobaczymy. Albo pan Mencen się pozbiera, wyciągnie wnioski. On bo nie potencjał, wygląda na potencjał takiego. Ma, wiesz, znaczy ja uważam, że potencjał polityczny ma. Tylko musi troszkę zrozumieć, że nie wystarczą takie bieda socjotechniczne zagrywki. I trzeba czegoś więcej jednak w polityce. Więc zobaczymy. No i pozbyć się przede wszystkim Korwin-Mikkego, bo on zawsze pomoże na ostatniej prostej. Ale wiesz, jak to się zazwyczaj odbywa? Oni rezygnują z Korwin-Mikkego, więc Korwin zakłada swoją własną partię i ten cykl zaczyna się od początku. To znaczy, te wszystkie kuce przenoszą się do Korwina, a potem rośnie im, rośnie, po czym
Korwin odpala wrotki na koniec i właściwie tyle jest poparcia. Przypomnijmy też, że Donald Tusk zapowiedział, że tylko po już jak zostaną ogłoszone oficjalne wyniki wyborów, rozpoczyna rozmowy o utworzeniu nowego rządu. Czyli prawdopodobnie Koalicja Obywatelska, Donald Tusk będą próbowali postawić prezydenta w sytuacji, w której o to ogłoszą. Proszę bardzo, panie prezydencie, PiS nie ma większości, a my tę większość mamy i mamy uzgodnionego kandydata, więc niech się pan nie wygłupia, niech pan nie robi jaj, panie prezydencie, tylko powierzy nam misję tworzenia rządu. Oczywiście, co zrobi prezydent nazywany przez swoją całą kadencję długopisem, nie wiadomo. Prezydent zapowiedział, że on powierzy misję stworzenia rządu liderowi partii, która uzyska najlepszy wynik, drogie czyli panie, Prawu i Sprawiedliwości. Drogie panie, zapomniałyście, oczywiście tak może zrobić, no ale zapomniałyście tak o tym, że pan prezydent jest pod olbrzymim wpływem Amerykanów. I pytanie, jaki telefon dostanie? I co przekażą Amerykanie panu prezydentowi? Wiesz co, gdyby pan prezydent był rzeczywiście pod takim wielkim wpływem Amerykanów, to by się nie wygłupiał z różnymi wypowiedziami na temat Ukrainy, ale jednak bardzo się zaangażował w kampanię wyborczą PiS-u. Pan prezydent w serduszku jest PiS-owcem. Może się nie dogadywać. Może się nie dogadywać z panem prezesem, może się nie dogadywać z Mateuszem Morawieckim, ale on jest po stronie PiS-u, więc ja obstawiałabym, aczkolwiek oczywiście mogę się mylić, bo ostatnimi czasy polska polityka stała się tak nieprzewidywalna, że jednak prezydent powierzy tę misję stworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu, jako przyszłemu premierowi, obecnemu i przyszłemu. Co oznacza, że jeśli będziemy liczyć te maksymalne długości czasu kolejnych etapów, to mamy 3 miesiące do tego, żeby powstał rząd opozycyjny. Tak. Bo tyle będzie trwał cały ten galimatias i wyobraźcie sobie... Czyli dopiero w styczniu? Poczekajcie, listopad? Tak, w styczniu. Tak, dopiero. No bo najpierw prezydent ma 30 dni. Tak, oczywiście tak. Może to zrobić szybciej, no, ja mówię o maksymalnym czasie, ale prezydent ma 30 dni na to, żeby wskazać premiera, na to, żeby zwołać pierwsze posiedzenie Sejmu. Potem ten wskazany premier ma 14 dni na powołanie rządu, expose. Na przygotowanie składu rządu. Potem ma 40 dni na expose. Potem jak nie dostaje ten rząd wotum zaufania, to przejmuje inicjatywę Sejm. Tam musi być co najmniej 46 posłów, którzy wskazują nowego lidera. Tym liderem zapewne będzie Donald Tusk, no bo tak jest uzgodnione, jeśli chodzi o te partie opozycji demokratycznej. On ma kolejne 14 dni na to, żeby przygotować skład rządu, wygłosić expose. I w sumie jak te czasy sumujemy i liczymy maksymalne długości, to mamy 3 miesiące tak, do powołania rządu opozycyjnego. Słuchajcie, bo ktoś mi tutaj wytknął, że powiedziałem, że my powołamy rząd. Możemy spróbować. Użyłem nie ma takiego... sprawy. Nie, znaczy to było przejęzyczenie, jeśli tak powiedziałem. Ale z przyjemnością. Nikt ze mną nie rozmawiał o żadnej rządowym stanowisku. To jest niedopatrzenie, poczekaj. Nie wybieram się, bez względu na to, kto będzie tworzył rząd, nigdzie się nie wybieram, więc się pewnie tutaj przejęzyczyłem. Wygląda na to, teraz na godzinę, która to jest godzina? 21:42, 15 października, niedziela. Wygląda na to, że wybory wygrywa opozycja demokratyczna, sumując ich wyniki, bo jeśli spojrzeć na każdą partię osobno, to wygrywa PiS, ale nie ma większości do stworzenia rządu. Co więcej, nawet gdyby Prawo i Sprawiedliwość dogadało się z Konfederacją, to wciąż tej większości mieć nie będzie, bo będą mieli wspólnie dopiero 212 głosów. Czyli do 231 wciąż brakuje 19. Nie chce mi się wierzyć, żeby aż tyle osób mogli kupić po tej opozycji, z opozycji demokratycznej. Być może mogą jeszcze kilku zastraszyć. Zobaczymy. To będą niezwykle ciekawe i interesujące tygodnie. A jeśli prezydent rzeczywiście zrobi tak, jak powiedział, czyli powierzy misję tworzenia rządu komuś z wygranego ugrupowania, czyli Mateuszowi Morawieckiemu. No to rzeczywiście możemy poczekać prawie 3 miesiące, aby rząd opozycji demokratycznej powstał, zakładając, że ten PiS-owski jednak większości mieć nie będzie. Przeglądam sobie tweety, czy właściwie wpisy na portalu X przedstawicieli partii rządzącej. Narracja jest taka, że no wygraliśmy. Donald Tusk przegrał z Jarosławem Kaczyńskim. Po 8 latach Platformie nie udało się wygrać z Prawem i Sprawiedliwością, więc właściwie pełen sukces po stronie Prawa i Sprawiedliwości. No ale wiesz, no, oni muszą się pocieszać. No. Muszą się pocieszać, nie pozostało im nic innego. Bo to jest, nie zapominajmy, partia, która się opiera na narracji.
i rząd, który opiera się wyłącznie na narracji i PR-ze, no to co innego mają robić? No robią to, co potrafią. No ale niepokojące są te słowa Jarosława Kaczyńskiego przed nami dni walki, bo trochę się obawiam, na czym ta walka miałaby polegać w tej sytuacji, kiedy ta przewaga opozycji demokratycznej jest jednak naprawdę duża, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, gdyby to były 2-3 mandaty, to faktycznie jestem przekonana, że udałoby się przekabacić kogoś, ale w przypadku 19, czy być może nawet więcej, jeśli te wyniki będą się zmieniały? Powiem ci tak, jak rozmawiałam o tym z Kazimierzem Marcinkiewiczem, czyli byłym premierem z PiS-u, to on mi powiedział, że nawet jakby było 50 do kupienia, to kupią 50. Nie wierzę. Że im się uda, tak? Tak, że mają takie, no, mają nieograniczone możliwości rozdawania posad i mają nieograniczone możliwości dawania ludziom pieniędzy, więc no, ja też mam nadzieję, że tak się nie wydarzy i że Kazimierz Marcinkiewicz się myli. Natomiast no, dokładnie go zapytałam, mówię, no słuchaj, no 50 nie kupią. Kupią. Nie chcę w to uwierzyć. No, miejmy nadzieję, że to jest czarnowictwo byłego premiera. Czy chcesz mi powiedzieć, że znalazłoby się po stronie opozycji tyle politycznych prostytutek, tak? Ładnie to nazwałeś. No po pierwsze, nie znamy kompletnie osób, które dostały się z trzeciej drogi. Znaczy częściowo znamy, częściowo nie znamy. Nie wiemy, kim są ci ludzie. Znaczy wydaje się, że oczywiście są to demokraci i opozycjoniści, ale nie wiemy, jak to się skończy. No, musimy, tak naprawdę to tu jest ten moment, kiedy trzeba będzie czekać i na to, co się wydarzy, niestety. Ja nie wierzę w to. No i bardzo dobrze. Ja jestem tak, gdyby to było 5, 2, 5, 10 powiedzmy, chociaż to już wydaje mi się trudne, to no tak. I trzeba pamiętać, że w Senacie chcieli kupić kilka osób, im się nie udało w tej ostatniej kadencji, więc to dobrze wróży. A 20, jak na to wskazują póki co te sondażowe wyniki, to jest naprawdę duża liczba. Więc Kazimierz Marcinkiewicz chyba się myli. Miejmy nadzieję. Jak się idzie do polityki... To nie ma nasi słuchacze, gry. Widzowie też piszą, że i to TVP widać też po filmie panów Sekielskich. Ogłasza wygraną PiS. No, nie możemy się czepiać. No, akurat w tym przypadku nie kłamią. No, wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Ale sam Jarosław Kaczyński zaraz zaznacza, że czy będą rządzić trzeci raz? Nie no wiadomo. Właśnie, też się, no, może to jest, no, mówiło się, że jedyne co Kaczyński jest w stanie uszanować, to są wyniki wyborów. No zobaczymy, że to się sprawdzi. No, tylko że Jarosław Kaczyński może uznać, że znowu suweren powiedział, chcemy Jarosława i że teraz może zrobić wszystko już. Ale to było rozwiązanie, o którym sobie myślałam, które mnie trochę niepokoiło, czyli sytuacja właśnie, w której PiS ma większość arytmetyczną, ale opozycja ma w sumie większość koalicyjną, w której Jarosław Kaczyński właśnie mówi, że to jest chucpa. Że wybory opozycja... zostały sfałszowane na przykład. Nie, nawet nie, że zostały sfałszowane. Bardziej to, że opozycja, mając każda z tych partii pojedynczo mniejszą liczbę mandatów niż PiS, tworzy koalicję, że to jest chucpa, bo suweren właśnie wskazał, że on chce, żeby to Prawo i Sprawiedliwość rządziło, a nie połączenie jakiś, jak to miało być, rząd chaosu? Tak, rząd chaosu i jakieś jeszcze straszne rzeczy. Te narracje na pewno już są przygotowane, przecież Prawo i Sprawiedliwość widziało sondaże. Były przygotowane, to one by już dzisiaj wybrzmiały, a prezes jakoś tak nie mówi, że, no, że będzie na pewno rządził. Co prawda powiedział, że będzie realizował swój program. A pojawiło się chyba już grupę badawczej. No właśnie, bo ty tam miałaś to pod ręką, Beata, tą grupę też, badawczą. Też wyniki. Ogólnopolska grupa badawcza. Ja nie wiem, czy to jest... Wiesz co, to jest ciekawe, dlatego że oni badali w poszczególnych okręgach wyniki i oni będą mieli lepszy podział mandatów. Tylko że oni obstawili mniej komisji. No właśnie, mniej z tego, komisji, pamiętam, więc teraz zaraz sprawdzimy. Obstawia około 1000 komisji. 900. W każdej mniej więcej 100 osób chwyta, co daje 100 tysięcy przepytanych wyborców, a grupa badawcza... Jeśli się dobrze pamiętam, miała w planach około 500 komisji. Tak, moim zdaniem, już patrzę. A teraz w siedzibie wszystkich służb specjalnych po prostu płoną dokumenty, nie? Dyskietki. No właśnie, mam do ciebie, Tomasz, pytanie. Tak. Czy ty myślisz, w ogóle chciałam ci pogratulować, bo jeszcze nie miałam okazji tego zrobić, filmu o skokach. Dziękuję bardzo. Bardzo. I kiedy druga część, bo ja już się nie mogę doczekać. Och, cudownie. Czy myślisz, że teraz w tej sytuacji, na którą wskazują nasze sondażowe wyniki, czyli że opozycja wygrywa wybory i tworzy nowy rząd, to jest coś, co zostanie wyjaśnione?
Myślę, że część osób odzyska odwagę, ponieważ pracując nad tym filmem skontaktowałem się naprawdę z wieloma osobami, po czym nastąpiło wycofywanie się i po prostu ludzie się bali. Bali się tej władzy, bali się, że będą mieli problemy. No i tak parę osób zrezygnowało. Jeśli wynik wyborów będzie taki i rzeczywiście dojdzie do zmiany władzy, to myślę, że odwaga też, część osób zyska odwagę i będzie jeszcze ciekawiej. Ale i tak będzie ciekawie w kolejnych częściach. Oj, będzie się działo tam. Zobaczcie, tutaj jeden z naszych widzów pisze o tym, że nie mówimy, że wybory były nieuczciwe i niekonstytucyjne. Czy niekonstytucyjne, to nie wiem, ale że były, na pewno nie były równe, jeśli chodzi o dostęp partii opozycyjnych do mediów ogólnopolskich, no to faktycznie. Słuchajcie, te wyniki ogólnopolskiej grupy badawczej są bardzo podobne. To znaczy tak, PiS 33,5%, Koalicja Obywatelska 31,4%, Trzecia Droga 13,9%, tu jest chyba więcej. Nowa Lewica 9,8, Konfederacja 7,7. To tutaj Konfederacja ma zdecydowanie... Ile Konfederacja? Jaki jest podział mandatów? 178 PiS. 100... A to jest... skąd to masz? To jest ta ogólnopolska grupa badawcza. Oni zrobili... A to może byśmy ich pokazali. Musimy poprosić pana Bochenka, żeby się tym zajął. Prosimy pana Bochenka, aby tutaj... Pan Bochenek proszony na scenę. Zaraz wam przedstawimy, co ogólnopolska grupa badawcza sądzi i jakie są wyniki według nich tych wyborów, abyście mieli porównanie. Chwilę to się musi wydarzyć. A przeliczenie jakie dali? No właśnie, wiesz co, o jest 178 PiS, 155 Platforma, już. Panie Bochenku. 63 Trzecia Droga. Ogólnopolskiej grupy badawczej. Poprosimy wyniki, a najlepiej prosimy link nas, żebyśmy mogli puścić prezentację naszym widzom. 63, i to lubię w tym studiu. Komunikacja 38. z reżyserką na oczach na widzów. No jesteśmy w internecie, no nie udajemy, że jesteśmy drętwą telewizją. Oczywiście pozdrawiam wszystkich kolegów z telewizji. Już nie musisz. Teraz telewizja będzie nasza. No, teraz powinna jakaś piosenka wejść wesoła. Jaka na przykład? No nie wiem, Wolność kocham i rozumiem. Albo Cypis nagrał taki utwór. On był hitem, ten utwór w trakcie strajku kobiet. Cypis. Bardzo chwytliwy był to utwór. Dosyć był rzeczywiście piękny. I później na wielu studiówkach był grany. Algorytm YouTube'a mógłby nas zablokować z tego powodu. A jak myślicie, jaka będzie, zakładając, że teraz opozycja demokratyczna tworzy, mijają te 3 miesiące albo trochę mniej, opozycja demokratyczna tworzy rząd. Jaka będzie ich pierwsza decyzja? Co zrobią najpierw? No, w ciągu 24 godzin mają zmienić telewizję, tak Tusk powiedział. To jest możliwe? Słuchaj, ja sobie pomyślałam, co prawda ja mówię, ja nie znam się na prawie spółek, ale moim zdaniem to jest możliwe, bo można zrobić w ten sposób, że minister skarbu, słuchaj, może zlikwidować spółkę telewizja publiczna. Minister aktywów państwowych. Tak, zlikwiduje spółkę telewizja publiczna i na miejsce tej spółki powoła nową spółkę, która przejmie... No, aktywa tej poprzedniej, znaczy wszyscy ludzie zostaną zwolnieni, ale cały sprzęt przejdzie na własność nowej spółki i to jest załatwione w ciągu paru godzin. No, powiedzmy, że paru dni, bo to tam jednak trzeba dostać, wiesz, sądowe różne decyzje muszą zapaść, żeby nie, móc... Nie, minister... Ale musi... Znaczy wiesz, no ja mówię, ja się nie znam na prawie spółek, musi, tak? Musi najpierw ogłosić upadłość? Nie upadłość, rozwiązanie spółki. Że tak po prostu? Tak po prostu. Nie musi upadłości ogłaszać, bo upadłość to jest z jakiegoś powodu, nie mają płynności finansowej i tak dalej. Nie mają płynności finansowej. Wiesz, no tam jakieś pożyczki na to poszły i tak, więc oni mają tam strat rzeczywiście 50 milionów, ale to nie jest tak, że nie mają pieniędzy na to, żeby robić programy. Za to wstrzymali produkcję niektórych programów, spodziewając się, że wynik wyborów będzie taki, jaki jest. Natomiast no, mnie się wydaje, że to się da zrobić w ciągu paru godzin. Myślę, że nasi widzowie, tam jest na pewno jakiś specjalista od spółek i nam powie, czy to jest możliwe. Dajcie znać widzowie, czy to jest możliwe do zrobienia, ale Donald Tusk też zapowiadał, że bardzo szybko załatwi sprawę pieniędzy z KPO. No
to też błyskawicznie zrobił. Przypominam, że on jest byłym prezydentem Unii Europejskiej. No to byłym królem Europy. Dokładnie, wystarczy, że on pójdzie i powie hello, to teraz ja rządzę, no to natychmiast te pieniądze popłyną. To tutaj nawet nie trzeba będzie tych kamieni milowych realizować od razu w ciągu tam miesiąca czy dwóch, bo Unia Europejska natychmiast się zgodzi na to, żeby odblokować i fundusze strukturalne, bo nie zapominajmy, że one też zostały zablokowane i odblokują nam też KPO. No i kolejny Marcin krok. Wysłał ci róże i że wymiatasz taki znaczek. Dziękuję. To Marcin ja K. Róże. Wolak. Bardzo mi miło. I kolejna z tych 100 konkretów, które miały być załatwione na samym początku, to była kwestia wyczyszczenia spółek Skarbu Państwa. Jeśli tak jest. Pamiętam. I to wyobrażam sobie, że to się musi dziać wyłącznie przez właśnie zamianę tych spółek na nowe spółki, no bo wiadomo, że prezydent na nowe ustawy w tej sprawie nie pójdzie, tak? Ja też myślę, że to można szybko zwolnić wszystkich tych prezesów. Ale nie chciałbym tutaj iść w tematy medialne, bo to wiadomo, no to nasze ulubione, ale chodzi mi też o to, że co robią ci wszyscy, którzy żyli tylko z reklam spółek Skarbu Państwa, Karnowscy, Sakiewicze. Kochane, oni sobie nazbierali tyle, że spokojnie te 4 lata przeżyją. Jeszcze, kochane, jeszcze na wstępne 4 lata przeżyją. Co najmniej 8, myślę, że mają naprawdę oni tak, ale ich pracownicy nie. No właśnie. Tam Gazeta Polska to była znana z tego, że tam nie Gazeta było Gazeta Polska nie płaciła, ale może z telewizji tej... Mamy panią poseł? Mamy panią poseł. Ale która to jest pani poseł? To jest Barbara Nowacka. Pani poseł Barbara Nowacka jest z nami. Dzień dobry. No to łączymy się z panią poseł. Fantastycznie. Dobry wieczór. Basiu, jak nastroje? Mi słuchawki nie działają. Krzyczmy. Chyba wzięłam dziecka. Basiu, jak nastroje u was? No dobrze. Czuć ten, my się śmiałyśmy dzisiaj z Agnieszką Pomacką, że tak wiało u nas, że ten dobry wiatr z północy, z Pomorza przyjdzie na całą Polskę i przyszedł. I przyszedł. I tak, rodzice, myślę, że szczęśliwe Polski na Polskę. Jest już dobrze z tych sondażowych wyników. Czy z twoich informacji wynika, że będzie jeszcze lepiej może? Patrząc na to, ile młodych osób w wielkich miastach jeszcze stało w kolejkach, a nie było ujęte w exit polach, to myślę, że jest szansa, że będziemy jeszcze bliżej PiS-u. Ale generalnie mam poczucie, że my, w szczególności dziewczyny, po prostu zemściłyśmy się długopisem za te upokorzenia. To było to, tak jak powiedział Michał Kamiński, za długopis. No i ten długopis rzeczywiście nam się przypytał. Ale pani poseł, czy jakieś przymiarki do rozmów koalicyjnych już się szykują? Uważam, że dzielenie skóry na niedźwiedziu, nawet ten niedźwiedziu, który jest tak głupko, to jest naprawdę głupi. Dzisiaj jest czas na świętowanie, jutro na wielkie podziękowania wszystkim. My wiele rozmów przecież w koalicji już mamy za sobą. Przecież to wiele miesięcy rozmawialiśmy i o praworządności, i z ekspertami, prawnikami, i kwestie praw kobiet, i bezpieczeństwa. To są rzeczy gotowe i dogadane. I teraz po prostu to trzeba dopilnować, żeby opozycja demokratyczna zachowała się odpowiedzialnie. Ja myślę, że tak się zachowa, bo stawka tych wyborów jest wielka. I przecież nikt nie jest tak głupi, żeby się pokłócić o coś i stracić to wszystko, co nam się udało. I to udało nam się dzięki oczywiście naszej ciężkiej pracy, ale tak naprawdę dzięki milionom ludzi, którzy za nami stanęli, którzy powiedzieli tej władzy dość. Poseł, kto będzie premierem? Logika mówiłaby, i myślę, że tak powie, że premierem powinien być Donald Tusk, który te wybory realnie wygrał swoją wielką, ciężką pracą. Ale serio, to nie jest dzisiaj dzień, żeby opowiadać, kto zajmie jakie stanowisko. Dzisiaj jest dzień, żeby dopilnować tych wyborów i zacząć od rozliczeń i naprawiania. A jak interpretujesz słowa prezesa Kaczyńskiego, który powiedział, że teraz czekają nas dni walki? No, na pewno będą walczyć. Ja jestem święcie przekonana, że oni tak łatwo się nie poddadzą, pomimo że widzą wyniki, widzą, że wpakowanie milionów w kampanii nie dało efektu, ale przecież my doskonale wiemy, czym się różniły ich wybory od naszych. My żeśmy walczyli o Polskę, oni walczyli o swoją wolność. My walczyłyśmy o wolność Polek, a oni walczyli o wolność Ziobry. No to jednak jest ciężar gatunkowy zasadniczy inny. I pewno będą różne świństwa i numery, ale się nie poddamy i wywalczymyśmy swoje i dotrzymamy swojego.
czy prezydent powierzy opozycji tworzenie rządu, czy jednak da zwycięzcy, no bo jednak PiS wygrał rzeczywiście ten wyścig, zdobył najwięcej głosów. Czy prezydent będzie próbował właśnie grać na czas, dawać czas PiS-owi, żeby mogli kogoś kupić, kogoś zastraszyć, pozyskać, no tak, i może zbudować większość? Ale nawet ich umiejętności zakupowe są bardzo zawężone, bo szukać by mogli wyłącznie w Konfederacji. A ta wynik zrobiła nędzny tak naprawdę, w porównaniu z tym, jak liczyli na kilkanaście procent. Wygląda na to, że nie dochodzą do 7%. Ja nie wiem, jakie są w tej chwili nowe wyniki sondażowe, ale tam jest dosłownie garstka osób wchodząca. 8-9 mandatów, prawda? No to nadal im nie daje nawet perspektywy, a cała reszta, ja po prostu wierzę w demokratyczną opozycję. Co zrobi prezydent? Prezydent zapowiedział, że misję powołania rządu przekaże liderowi partii, która uzyska najlepszy wynik. To by wskazywało, jeśli chodzi o wynik arytmetyczny, na Prawo i Sprawiedliwość. A to oczywiście wydłuży proces tworzenia rządu o jakieś 3 miesiące pewnie. No i przecież o to im chodzi. Jak pamiętacie film Psy, to oni tam w pewnym momencie palą dokumenty. Moim zdaniem dokładnie po to im są te 3 miesiące, żeby palić i ukrywać, co się da. No będą ciekawe najbliższe tygodnie, dni, godziny właściwie. Pewnie nie tylko Barbara Nowacka będzie miała zarwaną dzisiejszą noc, my też na pewno. I pewnie w wielu polskich domach wszyscy będziemy czekać na schodzące kolejne wyniki. Ale to jest bardzo przyjemne zarwanie nocy. W takiej atmosferze, w atmosferze zwycięstwa. To jeszcze dobra informacja. 73% i 0,7% kobiet zagłosowało w tych wyborach. No. No świetnie. Bo to były wybory o nas. To były wybory o nas. Wielka mobilizacja. Bardzo jestem szczęśliwa. Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska. Ja tam w ciemno mówię, przyszła posłanka. To słuchajcie, na razie świętujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki bardzo. Dziękujemy, że znalazłaś czas dla nas. Jest wesoło i radośnie w sztabie Koalicji Obywatelskiej. No trudno się dziwić. Trudno się dziwić. Myślę, że wszyscy te ostatnie godziny spędzali tam, ale pewnie tak jak w każdej partii. No pewnie. Bo było wiadomo, że tutaj ten wynik wyborczy do końca nie jest pewny i nie wiadomo, co się stanie. Karolina, czy coś policzyłaś nowego? Bo ty jesteś specjalistką od liczenia. Wiesz co, ja czekam, no bo właśnie powinna się rozpoczynać konferencja PKW, która może nam coś więcej powie, więc rozumiem, że jak tylko się rozpocznie, to ją będziemy mogli wyemitować, bo tak naprawdę ja czekam na to, czego dowiemy się od Państwowej Komisji Wyborczej, no bo to dopiero będą wiążące informacje. Oczywiście teraz nie poznamy żadnych wyników, poznamy je prawdopodobnie jakieś takie w miarę, które będą mogły nas upewnić w wyniku jutro po południu. No ale tak jak mówiłam, Ipsos raczej więcej niż 2 punkty procentowe się nie rozjeżdża, co oznacza, że te wyniki będą nieco zbliżone do tego, o czym mówimy. A mi się wydaje, że Beata opłaca naszych widzów, bo ona dostaje tutaj największe takie, wiesz, róże, jakieś w ogóle kolejny widz. Tak się umówiliśmy, że ja tu mam, o wiesz, takie mam o tu róże i to nie bardzo widać. Ale pojawiają się pytania co jakiś czas na naszym czacie, kto wygrał, bo rozumiem, że niektórzy nasi użytkownicy się włączają w trakcie. Arytmetycznie wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Pierwsze wyniki sondażowe exit pole mówią o 36,8%, co daje 200 mandatów. Druga Koalicja Obywatelska... Polska-Mołdawia 1-1. Dzięki. No. Koalicja Obywatelska 31,6, co daje 163 mandaty, Trzecia Droga 13%, czyli 55 mandatów, Lewica 30%, czyli 30 mandatów, Konfederacja 12%, czyli 12 mandatów, a to oznacza, że koalicja tych trzech partii, które zapowiadają, że wejdą w koalicję już od dłuższego czasu, tak zapowiadają, czyli Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, w sumie mają 248 mandatów, czyli mają większość. Dlatego od 21 mówimy tutaj, że wygrała opozycja demokratyczna. Bo ma parlamentarną większość. Natomiast pierwsze na mecie wyborów było Prawo i Sprawiedliwość. I dlatego myślimy, że misję powołania rządu prezydent Andrzej Duda może jednak powierzyć liderowi, któremuś z liderów, prawdopodobnie Mateuszowi Morawieckiemu, Prawa i Sprawiedliwości. My czekamy wciąż na konferencję Państwowej Komisji Wyborczej. Jak tylko się zacznie, to natychmiast do PKW się przeniesiemy. Już wkrótce połączymy się z Rafałem Trzaskowskim? Tak. Czy nie?
Ja nie wiem, czy Barbara Nowacka nie wystąpiła trochę w jego imieniu. Pewnie tak. Więc kolejną na liście mamy Magdalenę Biejat. To jeszcze chwilę. No, co jeszcze prawda chwilę. W naszym pierwotnym scenariuszu na pierwszym miejscu miało być łączenie z kimś z Prawa i Sprawiedliwości, ale mimo, że wysłaliśmy to zaproszenie i też ustnie je przekazaliśmy i mailowo i powiedzieliśmy, że bierzemy kogokolwiek nam przyślą, to my bierzemy, to nie zdecydowali się przysłać nikogo. Ja niestety się obawiam, że nazwisko Sekielski tutaj nie pomogło. Ale dlaczego? Ale co, Sasin nie chciał przyjść? Człowiek, którym koperty same lepią się do rąk. Uważaj, niesamowita sprawa. Uważaj, o, zaczęło się. O, dobra. Przenosimy się do PKW. Czyli w składzie przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, pan sędzia Sylwester Marciniak, członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, pan Ryszard Balicki i pan Maciej Miłosz oraz sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej i szef Krajowego Biura Wyborczego, pani minister Magdalena Pietrzak. Panie przewodniczący, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym podziękować wyborcom. Bo można już powiedzieć, że w tej chwili frekwencja prawdopodobnie, i to wielce, jest największa w dziejach III RP. Najwyższa frekwencja wyborcza w wyborach do Sejmu to była w 1989 roku, wynosiła 62,7%. Blisko tej rekordowej frekwencji był rok 2019, wybory do Sejmu, kiedy frekwencja wyniosła 61,7%. Z kolei najwyższa w ogóle w dziejach to była druga tura wyborów prezydenckich w 1995 roku, 68,23%. I druga tura wyborów prezydenckich w roku 2020, 68,18%. No, biorąc chociażby tą frekwencję z godziny 17, którą podaliśmy, i biorąc pod uwagę to, że jeszcze w niektórych obwodowych komisjach, gdzie zabrakło kart do głosowania, czy tyle osób się zgłosiło, że po prostu komisje musiały przedłużyć godziny głosowania. No, tu chociażby problem Krakowa, gdzie w komisji 124 obwodowej nagle z dnia na dzień się dopisało, przeszło 1500 wyborców. To właśnie dokładnie nie uległo przedłużeniu, tylko te osoby, które się zgłosiły do godziny 21, mają prawo oddać głos. W tym zakresie również jakieś przedsięwzięcia organizacyjne. Natomiast z uwagi na to, że w mediach pojawiły się takie informacje, że to jest wina Państwowej Komisji Wyborczej, że zabrakło kart, chciałbym przedstawić uchwałę numer 155 Państwowej Komisji Wyborczej z 8 września bieżącego roku w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania obwodowym komisjom wyborczym w kraju w wyborach do Sejmu oraz do Senatu i referendum ogólnokrajowym. I tu, proszę Państwa, wyraźnie ustaliliśmy, że Państwowa Komisja Wyborcza ustala nakład kart do głosowania w wyborach. Ziew. Widzieliśmy, żebyście nie usnęli. Ziew. PKW jak zwykle postanowiła uśpić widzów programów wyborczych. Ziew. Czy oni nie mogli, no nie, nie mogliby się nauczyć, że raz na 4 lata po prostu... No ale kogo? To są emerytowani sędziowie. Czego ty się spodziewasz po emerytowanych sędziach? No nie, co? Przecież ty... Dobrze, już mam odpowiedź. No. Niech znajdą sobie bochenka, tak jak my znaleźliśmy. Proszę. Witam serdecznie. Prosto z ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Niestety nie mam dobrych wiadomości dla obecnego rządu. Jest inny exit poll, czyli sondaż robiony przed lokalami wyborczymi. Ogólnopolska Grupa Badawcza robiła taki sondaż dzisiaj również. I tutaj mamy takie wyniki. Prawo i Sprawiedliwość 33,5% głosów. Koalicja 31,4%. Trzecia Droga 13,9%. Lewica 9,8%. Konfederacja 7,7, bezpartyjni 2,2, Polska jest 1,1,3
I to się na mandaty przekłada w ten sposób, że PiS ma 178 mandatów, więc tutaj mamy wyraźnie mniej. 155 ma koalicja, 63 trzecia droga, Lewica 38, Konfederacja 25 i jest jeszcze mniejszość niemiecka. Jeżeli dobrze liczę, a z matematyki byłem niezły, 256 mandatów dla opozycji. 256 mandatów dla opozycji plus mniejszość niemiecka. No, jeżeli te sondaże się chociaż nie będą mocno myliły, to chyba mamy pozamiatane, jak to się mówi w takim języku ulicznym. Bardzo dziękujemy, panie Bochenek, za te informacje. Trzymamy rękę na pulsie. Ja obstawiam, że niedługo powinny się pojawić kolejne chyba, prawda? No, miejmy nadzieję, że się jakieś Ipsosa jeszcze pojawią, no, bo przynajmniej... I widzisz, i gdyby w PKW był taki Bochenek... No nie, to w ogóle inna historia. Nie, patrzy, prawda? Po. To jeszcze świetnie się go słucha. Wszystko prawda. Wszystko, no. No dziewczyny. No tak, wspaniały, no, najlepszy bochenek. Udał mi się, brat. No. Najlepszy bochenek w kraju. Chciałam powiedzieć najlepszy bochenek w tej cenie. Ale go pojechałaś teraz. Marku, no to było podłe. Marku, uwielbiam cię. To było straszne w ogóle. Tymczasem Mateusz Morawiecki w TVP Info. Mateusz Morawiecki dla TVP Info mówi tak. Będę się starał budować stabilny rząd. No, czyli będą kupować, no. Znaczy, patrz, i zobacz, jak ja mówię, że ten facet, nawet jak mówi dzień dobry, to kłamie. To prawda. No to on tylko potwierdza to. Będę się starał budować stabilny rząd. Ale wiesz, teraz to nie nawet, ale ty, on może nawet powiedział prawdę, bo on się będzie starał budować. No, nie znaczy, że mu wyjdzie. No, widzisz? Pierwsze słowa prawdy Mateusza Morawieckiego. Ja bym to gdzieś zapisała. Wyglądasz, jakbyś mi nie wierzył. Słuchajcie, ja cały nerwowy jestem, bo zastanawiam się, czy w rodzinnym mieście mojej żony, Radomiu, Bąkiewicz się dostał. No bo ja się tak o niego martwię, no bo chłopina już taki smutny chodzi. Słuchaj, mógł się nie dostać, bo on był jakoś nisko. No on był ostatni. On był ostatni wręcz. A nie, ale to jak ostatni, to ostatni, tak. Ostatni będą gorące. Pierwszymi, to czasem... No on specjalnie jest, dostał. Ciekaw tak. Jestem też, czy udało się przeskoczyć Mateckiemu? Panu... Nie, Mateckiemu. Jezu, to by było strasznie obrzydliwe. Chyba jeszcze gorsze niż Bąkiewicz. Bąkiewicz. Mejza jeszcze jest z obrzydliwych. Mam nadzieję, że żaden z nich się nie dostał. Kukiz. On się dostał, bo jest na pierwszym miejscu. Niestety. Jest siłą rozpędu. Natomiast czy Giertych? A tak, to jest ciekawe. Bo nawet nie zaszczycił nas w kraju. Nie wiem, to byłaby raz... to pierwsza udana kampania, której nie kampania, było. Nie, kampania zdalna. Ale słuchajcie, ja jestem bardzo rozczarowana, jeśli chodzi o pana Romana Giertycha. Dlatego, że nie przyjechał. Nie, to w ogóle mnie nie rozczarowało. Jakoś nie mam potrzeby przebywania blisko pana Romana. No nie, ale myśleliśmy wszyscy, że zrobi show. No tutaj. Ale tak, właśnie, no. Bo przecież na pewno pamiętacie, że jak Donald Tusk zapowiadał, że Roman Giertych tak. Startuje z tej samej listy, z której startuje Jarosław Kaczyński, to on coś ma przygotowane. Kilka rzeczy pokaże. No, ja czekałam, co to będzie na tę walizkę, którą on otworzy. Niech on nawet zdalnie publikuje coś, co wiesz, tam przygotował. Kilka złośliwych tweetów było, no ale Jarosław nie ma Twittera, więc... No ale to Twitter, jeśli dobrze pamiętam, w Polsce dociera do jakichś 7-8 milionów ludzi. 7% to nawet nie jest tyle. No w każdym razie do maleńkiej banieczki, więc miałam nadzieję, bo Roman Giertych jest znany z ostrego języka, współpracował z Jarosławem Kaczyńskim, więc myślałam, że może coś tam jednak jest przygotowane. Natomiast niczego się nie doczekałam i z tego powodu jest mi przykro. A my będziemy się łączyć chyba z przyszłą panią senator Magdaleną Biejat. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień dobry. Jak nastrój? A pani już wraca? Pani już wraca z tego wieczoru wyborczego tak szybko? Pani jedzie do mediów innych. A, okej. Okej, dobra. Jak nastroje? Nastroje, cóż, no ostrożnie optymistyczne. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem frekwencji. To, że tak bardzo dużo osób poszło dzisiaj do wyboru i jak wskazują exit pole, są to przede wszystkim wyborcy opozycji. To jest wspaniała wiadomość, bo wiemy, że ludzie bardzo często byli zniechęceni tym, że wiele rzeczy się nie udawało, że wychodzili ciągle na ulicę i mieli poczucie, że nie udaje się wywalczyć tego, o co walczyli, a tutaj dzisiaj zdecydowali, że wezmą sprawę w swoje ręce i jesteśmy ogromnie wdzięczni, to nas napawa ogromnym optymizmem. Ja tylko uspokoję wszystkich. Pani poseł, przyszła senatorka, nie prowadzi samochodu, prawda? Tylko
Ktoś inny prowadzi. Z tyłu siedzi pani poseł senator. O, nie słyszymy. Mówię, że siedzę w taksówce, nie prowadzę. O, no ulga, to... bo to tak troszkę wyglądało, żeby tam nas pani oskarżali. Że... Tak? Tak. Dzisiaj Jarosław Kaczyński powiedział takie dość znaczące słowa o tym, że nadchodzą dni walki. Jak pani to interpretuje? Myślę, że Jarosław Kaczyński będzie robił wszystko wraz z prezydentem Dudą, żeby jednak uformować rząd, żeby chociaż przedłużyć o miesiąc swoje funkcjonowanie. Ale mam dla widzów wiadomość, żadne opóźnienie tego, żadne próby przeciągania liny nie zmieniało faktu, że po naprawdę zawziętej kampanii, po tym jak zaprzęgli do walki o swoje stołki cały aparat państwowy, telewizję publiczną, spółki Skarbu Państwa, nie udało im się przekonać Polaków do tego, żeby na nich zagłosowali, żeby dali im większość. To się już nie zmieni. To niezależnie od tego, jakie wyniki ostatecznie poda nam PKW, jestem przekonana, że pozostanie w mocy. Więc niech pan Kaczyński zaklina rzeczywistość jeszcze może, bo już nie za długo będzie to robić. 4 lata temu mieliście ponad 12%. Lewica wtedy to był komitet SLD, miało 12, dokładnie 56. Teraz jeśli patrzymy na te wyniki sondażowe, exit poll to jest 8 z hakiem, no czyli gorzej. Nie jesteście jednak trochę rozczarowani? Na razie czekamy spokojnie na wyniki wyborów. To są wyniki poli, które mogą być mocno niewiarygodne przy tak wysokiej frekwencji. Oczywiście bardzo trzymamy kciuki za to, żeby były lepsze, bo naprawdę daliśmy z siebie wszystko w tej kampanii. Moja rodzina praktycznie nie widywała mnie w tym czasie, bo albo robiłam kampanię u siebie w okręgu, albo jeździłam razem z innymi liderami lewicy po Polsce. Wiem, że dali z siebie wszystko też nasi kandydaci i wolontariusze. I oczywiście liczymy na lepszy wynik, ale na razie czekamy spokojnie na te wyniki wyborów. I kiedy one się pojawią, to będziemy myśleć co dalej. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo poprzednią kadencję była pani posłanką, teraz będzie pani zapewne senatorką, ale zastanawiam się, czy z pani energią i zapałem do pracy to Senat nie jest jednak trochę miejscem bardziej refleksji i zadumy i trochę nie szkoda, że to nie jest mandat poselski? Mogę państwa zapewnić, że ja sobie zawsze znajdę jakąś awanturę, ale tak na serio mówiąc, to ten Senat już nie był takim miejscem refleksji i zadumy w tej kadencji. Stał się miejscem, do którego bardzo często uciekali obywatele wtedy, kiedy odbijali się od zamkniętych drzwi Sejmu, kiedy nie wpuszczano ich na komisje sejmowe, kiedy nie organizowano wysłuchań. Takie rzeczy działy się już w Senacie. I jestem przekonana, że ludzie, organizacje pozarządowe, różne grupy, które walczyły o swoje prawa, jak osoby z niepełnosprawnościami, jak kobiety, jak samotni rodzice, nauczyli się już, że Senat jest takim miejscem, w którym dobrze się dyskutuje, w którym jest przestrzeń na ich głos. I jestem przekonana, że taką instytucją pozostanie, a dzięki obecności lewicowych senatorów, w tym mam nadzieję mojej, będzie też miejscem, w którym ten głos lewicowy, wrażliwy społecznie będzie bardziej słyszalny. I jestem przekonana, że nie ma już powrotu do tamtego Senatu. Kto premierem? Donald Tusk? Ach, o tym będziemy na pewno rozmawiać, ale jak już będziemy wiedzieli, jakie to ostateczne wyniki. Ale rozumiem, że deklaracja koalicji z Koalicją Obywatelską i Trzecią Drogą jest jak najbardziej aktualna i czeka nas wasz wspólny rząd w koalicji tych trzech partii. Lewica absolutnie chce, po to walczyliśmy, po to jesteśmy w polityce, żeby mieć sprawczość, żeby wprowadzić te wszystkie rzeczy, o które walczymy. Dach nad głową, dobre prawo aborcyjne, walka o prawa pracownicze, więc oczywiście, że chcemy, przepraszam państwa, wjechaliśmy w jakąś czarną dziurę, więc oczywiście, że chcemy walczyć o to w rządzie koalicyjnym, żeby móc rzeczywiście wprowadzać te wszystkie rzeczy w życie, a nie tylko gardłować o nie z pozytywnie. Stosowali takie metody jak suwerenna Polska wobec PiS-u? Nauczyliście się czegoś od nich? O, i zerwało nam połączenie. No trudno, nie dowiem się. Najpierw zgasło światło. Jest pani poseł. No chyba nie ma, gdzieś jest w trasie. No niestety. Niestety, zerwało nam. Niestety, bardzo nam przykro. Ale
jak rozumiem, wszystkie ugrupowania podtrzymują chęć, gotowość i chęć współpracy. To ważne oczywiście, to ważna też powyborcza deklaracja. Mamy chyba panią poseł. Tak, mamy. Tak, jestem. Ja państwa To ja wrócę do tego pytania, bo wie pani, suwerenna Polska szantażowała trochę PiS, jak chciała uzyskać jakieś dla siebie frukta. To pytanie, czy Lewica będzie szantażowała Platformę w razie czego, jak Platforma nie będzie chciała realizować waszych pomysłów. To my tak, wie pani, z przymrużeniem oka oczywiście. My mamy nadzieję, że osobę koalicyjną, w której na pewno wiele rzeczy można, co do wielu rzeczy można już być spokojnym. My jesteśmy raczej zgodni na opozycji, jeśli chodzi o to, jak powinna wyglądać edukacja, co powinniśmy zrobić, żeby szkoły były lepsze dla naszych dzieci. Podpisaliśmy wszyscy obywatelski pakt dla edukacji zresztą. Na pewno jesteśmy zgodni co do tego, że trzeba pieniądze w dobrą transformację energetyczną. Więc też jest dużo rzeczy, co do których na pewno się dogadamy, a tam, gdzie mamy rozbieżności, będziemy walczyć o to, żeby przekonać naszych partnerów do naszych postulatów, do skrócenia czasu pracy, do budowy mieszkań, do zadbania o prawa kobiet. Ach, mamy problem z tym łączem. Pani poseł, dziękujemy, że znalazła pani dla nas czas. Proszę jechać ostrożnie, bo nie wiem, co do pana taksówkarza. Tak, do pana taksówkarza, tak, bo tak coś tam gdzieś na obrzeżach pewnie Warszawy są. Tak, pani poseł. Albo w samym centrum, bardzo bo w samym dziękuję. Centrum też nie ma internetu. Jest kiepsko dzisiaj z zasięgiem. Tak, no pani poseł. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Najprawdopodobniej nowa senatorka, pani Magdalena Biejat, była wystawiona w ramach paktu senackiego właśnie w okręgu, no powiedzmy Warszawa Śródmieście, bo te okręgi senackie są nieco inne niż sejmowe. W każdym razie była Warszawa Wola. I Ochota na pewno. Tak. No dobra, to czekamy w takim razie na oficjalne wyniki i już panią zapraszamy do powyborczego studia, którego godzina do nas. Może super. Wtedy wpadnie pani i tak tutaj będzie na żywo, żeby nie po łączach, bo z tymi łączami to jest czasami różnie. Jeszcze raz ukłony, dziękujemy. Spokojnego wieczoru i nocy, chociaż nie będzie pewnie spokojna, bo wszyscy będą czekać na te kolejne przybliżone już. No wiesz, jeszcze te late pule będą, late czyli pule, to już są wyniki z, no, już ze zliczonych głosów w komisjach wyborczych. Ale to więc chyba dopiero około... No to będzie późno w nocy. Drugiej w nocy. No jakoś tak może się to wydarzyć. Słuchajcie, Kuba Bierzyński się do mnie odezwał, bo myśmy go zaplanowali na późny wieczór, a on by chciał wcześniej wejść. I co mu powiemy? No to dawaj, no to no niech się wbija. No to się wbijaj, no dobra, to już do niego piszę. Jakub, możesz się wbijać. Jeśli nas oglądasz, to się wbijaj w kolejkę. I zaraz się od razu z tobą połączymy. Link masz ode mnie w SMS-ie. A ja pewnie wiem, bo Jakub chce opić zwycięstwo opozycji demokratycznej. I Jakub pewnie, ponieważ jest profesjonalistą, nie chce wchodzić w stanie... Kto to był na tej mównicy? No Jan Maria Jackowski, bohater jeden z twoich... Że. No i jeszcze posłanka Kruk, która coś tam potrafi. No, takich przygód to mieliśmy trochę już. No, dokładnie. Polskiego parlamentaryzmu. Tak, to kilka razy by się... Ale zobaczcie, u nas jeszcze nikt się nie pobił w parlamencie. W parlamencie, ale było blisko tam. No, ale się nikt nie pobił. Jak była samoobrona, pamiętasz, to siłą... przez Straż Marszałkowską. No poseł Janowski był wyniesiony, no ale to nie dlatego, że chciał się bić, tylko że podskakiwał. Nie, a to jeszcze o innym mówię, bo to nie było na sali posiedzeń plenarnych. Na sali posiedzeń go wynieśli dlatego, że siedział i jadł zupę, bo była blokada mównicy. O właśnie. Też cię nie bił. Jadł zupę, spokojnie człowiek. No właśnie. A proszę, a pani Pawłowicz jak jadła tam nieraz sałatkę, nie sałatkę, to nie wynosili. Może chodzi o stałe pokarmy. Nie, chodziło o tę mównicę. Żeby nie rozlał. Sałatka się mogła rozsypać. A to łatwiej sprzątnąć niż wytrzeć zupę. Prosił link. No to ale tak. Dostał ode mnie w SMS-ie, no Kuba, naprawdę. To ja mu napiszę. Napisz, że ja powiedz, że wysłałam mu, wyślę mu jeszcze raz. Oj, Jakub, nie dość, że tutaj nam rozwalasz program cały wieczór wyborczy, bo kolejności nie odpowiada.
Już to teraz wysłałam. Jeszcze nie potrafisz się połączyć, no. Już. A tymczasem to ja tylko wam powiem, że moja mama donosi, że wciąż są kolejki do lokali wyborczych, bo zasada jest taka, że tak, każdy, że kto stanie w kolejce do przed 21, to może wejdzie. Tak. Czyli, czekaj, mamy 22:30? Tak. Jeszcze głosują. 23 i jeszcze głosują. Niesamowite. Bo zasada była taka, że o 21, wtedy, kiedy się lokale zamykają, ktoś z komisji staje na końcu kolejki i nie wpuszcza kolejnych osób, ale te wszystkie osoby, które stanęły w kolejce przed 21, mają prawo wejść do komisji i zagłosować. Ale to oznacza, że cisza jeszcze nie została wydłużona. Nie, bo to już nie, nie dotyczy. No, ale właśnie powinno. Dlaczego? Ale oni już stoją. Dlatego, że mogą się sugerować tym, co my mówimy. Ale wyobrażasz sobie. O, właśnie, jak ktoś jest w kolejce i czeka. I się sugeruje, to niech da znać. To niech da znać. Niech nam napisze na czacie coś na przykład. Ale i wypadło mi z głowy. Miałem taką mądrą myśl, ale niestety. No to widocznie nie była taka mądra. Dziękuję ci bardzo. Nie ma za co. Cała przyjemność po mojej stronie. Czekamy na Jakuba, który zapewne za chwilę się bije i powie nam, co czuje, jakie emocje nim targają. Ale nasz bochenek ma tu fanki i fanów. No, ja się nie dziwię, wiesz. Ale, bo to jest dopiero wieczór wyborczy. Bo to jest prawdziwy bochenek. Bo tu się dopiero dzieje. Tu się... Dobra, nie czytajcie tyle w tych... Ale to jest ważne, bo ale nie w kontakcie nie możecie czytać na tych ekranikach, bo wtedy nic się nie dzieje. Bata. Ja mam nawijać? Tak, nawijaj. No, mądrale, wyście sobie wymyślili. No dobrze, zastanówmy się, słuchajcie, nad tym, co zrobi prezydent, bo to jest jednak ciekawe. Czy on, bo cały Możemy czas... Możemy się założyć, będą emocje. Ja zakładam się z tobą o... No, o co? No, właśnie. No, co? Nie brni za bardzo, a ty nie wymyślaj. Coś tam ustalimy. Ja się mogę założyć, że prezydent tę misję powołania rządu powierzy komuś z PiSu. Prawdopodobnie Morawieckiemu. Widzisz, bo Tusk był taki strasznie pewny w czasie kampanii wyborczej, że jednak po wyniku wyborów prezydent zupełnie zmieni podejście do rzeczywistości. Tak jakby z nim rozmawiali trochę. Ale mnie też przekonuje to, co powiedziała Barbara Nowacka, czyli że oni będą chcieli mieć jak najwięcej czasu, żeby na ile się da posprzątać to, ale handlować to jedno. Ja cały czas obstawiam, że się nie uda takiej liczby posłów przekupić. Bardziej to, co mówiła Nowacka, czyli że chcą posprzątać to wszystko. Te wszystkie biurka i szafy pancerne. Słuchajcie, i teraz tak sobie myślę, to jest też oczywiście kolejny argument za tym, żeby grać na czas, żeby poczyścić dyski i tam wszelkie brudy, ale również, słuchajcie, może chodzić po prostu o to, żeby jednak odebrać opozycji jak najwięcej, ilu się da kupić, aby ta większość opozycyjna nie była taka trwała. Żeby na przykład zamiast 250, czy tam 260, wynosiła 240. I wtedy w ciągu kadencji mogą różne rzeczy się dziać. Wiesz co, ale 240 to też jest znacząca większość. To jest 9 posłów ponad tą taką minimalną większość. Więc... Ale później się pokłócą, ktoś czegoś nie dostanie. Tak, może ktoś pójdzie gdzieś do szpitala, zatnie się w toalecie. Pani Agata w odpowiedzi na twoje pytanie pisze, że o kolejki w lokalach wyborczych. Pisze, że u mnie w lokalu wyborczym o godzinie 20:30 kolejka była jeszcze na ponad 2 godziny stania. No i stoi pani Agata, pani? Pani Agata. Pani Agato, pani tam stoi, pani napisze coś. Co, czym ludzie mówią, czy wyniki im się podobają, czy zmieniają zdanie, czy ci, co napiszcieli głosować, już wyszli z kolejki. No po co będą tam stali? No. Kompletnie bez sensu. Ale właśnie tym bardziej będą może stali, nie wiem. No właśnie, a mogą rzeczywiście tym bardziej stać. Chorobcia. No właśnie. No to właśnie, to byśmy bardzo W każdym razie wiedzieć. Nikt na pewno do kolejki nie dołączy. No tak, ale ktoś może wejść jednak. Czy ci, którzy głosowali, chcą głosować na PiS, stoją jeszcze w kolejce, czy już poszli do domu? Takie mam pytanie. No dobra, czyli założyłyśmy się, tak? Ja mówię, że... jest Kuba! Dzień dobry, jest Kubusiu! Jakub. Dzień dobry, Jakubie. Ale coś zimno w domu ma, zobacz, jak się opatulił. Jakub, ja postawiłem tezę, że chcesz po prostu już świętować... I aby nie wystąpić jak Jan Maria Jackowski, postanowiłeś połączyć się z nami wcześniej. Bólu. Dokładnie. Napisałem wam zresztą w SMS-ie, że o 12 będę już kompletnie pijany, więc to jest ostatnia szansa. No dobra, Jakub, jak ty,
Jakub, jak ty jako socjolog, jak skomentujesz te pierwsze sondażowe, przypomnijmy, wyniki? Wiesz co, pierwsza rzecz to jest taka, że jestem absolutnie pod wrażeniem mobilizacji społecznej. I to Polakom, kurczę, zawsze wychodzi. Nieprawdopodobne. Jest 73% frekwencji w tych wyborach. To jest absolutny rekord jakichkolwiek wyborów. Okazało się, że naprawdę chodzi nam o przyszłość tego kraju i o przyszłość nas wszystkich. I jesteśmy w stanie w tych krytycznych momentach się zmobilizować i kurczę, o tej przyszłości zadecydować. I to jest niesamowicie budujące. Niesamowicie budujące są też te kolejki do lokali wyborczych, które nadal tam stoją. Tak? Bo to jest... Ci ludzie będą czekać, jak wiemy z doniesień telewizyjnych, jeszcze godzinę, dwie, tyle ile trzeba. Wzruszenie wielkie, od nowa wiary w Polskę, w nas jako społeczeństwo. Piękna chwila, piękna, jestem absolutnie wzruszony. Prezes zapowiada dni walki, brzmi groźnie troszkę. Wiesz co, on zapowiada dni walki, ale jakby, powiem wam tak, wydaje mi się, że najważniejszym efektem tego wyboru wyborczego jednak jest to, że on postanowił chyba uszanować wyniki tych wyborów. Mimo wszystko. Nie było tam takich opowieści, że ktoś mu te wybory ukradł. Notabene uważam, że to, że PiS wygrał te wybory, stawia go w bardzo trudnej sytuacji. Bo trudno zakwestionować wyniki wyborów, które się wygrało. I podważyć ich wiarygodność, albo zarzucić fałszerstwa, albo cokolwiek. Więc, a że to jest perlusowe zwycięstwo, no cóż. Bo my tutaj toczymy spory, czy bardziej PiS będzie kupować teraz sobie posłów, czy też będzie szantażować tych, którzy do Sejmu się dostali, bo no wiesz, służby wciąż działają i są pod palcem ludzi prezesa, więc wyobrażam sobie sytuację, w której jutro, gdy zostaną ogłoszeni nowi posłowie, poznamy już dokładnie, kto wszedł do Sejmu, no to wiesz, te służby zaczną tam bardzo, bardzo uważnie się przyglądać i nagle ktoś może dostać ofertę nie do odrzucenia. Myślisz, że do takiej hamówy może dojść? O, oczywiście, że będzie do... Pan prezes to już zapowiedział, że zrobi wszystko, żeby jego program był kontynuowany i żeby Polska nie straciła suwerenności. W związku z tym rozumiem, że jest absolutnie zdeterminowany. Natomiast wiesz, pytanie jest, czy da się kupić aż ile mu brakuje? 20. Jeżeli policzymy Konfederację razem z PiS-em, no to wychodzi około 20 do kupienia. Tylko wiesz, Konfederacja już nie ma żadnego interesu, żeby wchodzić w koalicję z PiS-em. No poza tym, żeby rządzić, wiesz, to jednak jest jakaś pokusa. Ale, tak, ale to jest tak odległa perspektywa, że im się bardziej opłaca być w totalnej opozycji wobec wszystkich i wszystkiego. Więc w to absolutnie nie wierzę. Ta układanka się rozsypała. Koalicji z Konfederacją nie będzie. Mało tego, Konfederacja poniosła klęskę. Sam Mentzen to przyznał. Jest największym przegranym tych wyborów. Tu nie ma czego zbierać. Oni się ustawiają jakby na kolejne wybory, licząc, słusznie moim zdaniem, na kryzys, totalny kryzys gospodarczy i polityczny w Polsce, na którym mogą za 4 lata wypłynąć. Więc wiara w to, że PiS-owi się uda z Konfederacją coś sklecić, jest kompletnie naiwna. Znaczy, zupełnie w to nie wierzę. Im się to kompletnie politycznie nie opłaca. Najmniej ze wszystkich scenariuszy. Ich klęska jest,
jest moim zdaniem przekreśla te spekulacje. Także nie. Koalicji z Konfederacją nie będzie. No a kogo on może kupić w momencie, w którym Tusk rozdaje karty? No. Będziemy mieli pana Przemysława Wiplera z Konfederacji niedługo. Będziemy się z nim łączyć, to na pewno go zapytamy o to, czy będzie koalicja z PiS-em, czy nie będzie. Tak jest. Zapytamy. Jakubie, dziękujemy ci. Świętuj. Świętuję bardzo. Świętuję. Jestem przeszczęśliwy. Opowiem wam anegdotę jeszcze, taką bardzo osobistą, która się z tymi wyborami łączy. Otóż mój ojciec, no, wybitna postać polskiej opozycji demokratycznej w czasach komunizmu, główny skarbnik wszystkich wydawnictw niezależnych w Polsce, człowiek, jakby legenda i tak dalej, powiedział mi rzecz, która mnie strasznie politycznie zmobilizowała. Otóż powiedział mi: wiesz co, synu, najgorsza perspektywa w moim życiu jest taka, że ja się urodziłem w totalitaryzmie i nie chciałbym w totalitaryzmie umrzeć. On ma 85 lat i wczoraj obchodził urodziny. Zadzwoniłem dzisiaj do niego i mówię: wiesz co, tato, no chyba twoje najważniejsze życzenie się spełniło. Nie umrzesz w totalitaryzmie. A Polska od tego totalitaryzmu chyba dzisiaj się, żeśmy wszyscy omsknęli o włos. I z tego powodu właśnie wypijam kolejne wino. A skoro mówisz już o 80-latkach, to muszę ci powiedzieć, że ja się modliłam, byleby tylko Lechowi Wałęsie nic się nie stało za rządów PiS-u. Także to marzenie też się spełniło. Jakubie, bardzo ci dziękujemy. Ja też wam bardzo dziękuję i bardzo wam dziękuję za wszystkie wieczory wyborcze i za tą pracę, którą żeśmy wykonali przez te... No jeszcze nie skończyliśmy, bo będziemy teraz relacjonować i omawiać razem z tobą też tworzenie nowego rządu i wszystko to, co przez kilka najbliższych tygodni, a kto wie, może miesięcy, będzie nas czekać. Więc Jakubie, mówię tylko serdecznie, do zobaczenia. Serdecznie was pozdrawiam, ale poczekajcie, przede wszystkim... Imprezka jednak. Imprezka, tak, pozdrawiam przede wszystkim te osoby, które stoją nadal w kolejkach. Tak jest. Do lokali wyborczych, ponieważ uwaga, uwaga, wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że głosy liczą się do ostatniego, czyli do ostatniej osoby, która od 21 stanęła w kolejce. W związku z tym, uwaga, uwaga, gramy w doliczonym czasie. A zerkasz tam na mecz Polska-Mołdawia? Ile jest? Wiesz co, kompletnie mnie to nie interesuje. Mam inne ważniejsze mecze do wygrania. Ważniejszy był ten mecz, który rozegraliśmy wszyscy. Chyba tak. Serdecznie was pozdrawiam. Dzięki. Trzymaj się. Trzymajcie się. Jakub Bierzyński, który także prowadził na zmianę z nami studio wyborcze, teraz komentował te pierwsze sondażowe wyniki wyborów, wyniki, które są bardzo korzystne dla demokratycznej opozycji, gdyż albowiem opozycja demokratyczna będzie miała w parlamencie większość. Wybory wygrywa PiS, ale opozycja ma większość. PiS na razie bez szans na stworzenie rządu, no ale pewnie tak jak tutaj zakładamy, prezydent Duda jednak powierzy Mateuszowi Morawieckiemu. Tym bardziej, że Mateusz Morawiecki, tak jak go cytowałaś, już jest pewny tego. On już tak zapewniał w TVP Info, że będzie się starał stworzyć silny i stabilny rząd. Więc pewnie tak będzie. A zwróciliście uwagę, że niestety nie zmienia się nic ta mapa podziału u Polski. To znaczy dalej jest tak, że na linii Wisły dzieli się Polska na tę wschodnią i zachodnią, na tę pisowską i niepisowską. To jest niesamowite. Tyle lat po wyborach, a my ciągle jesteśmy w tym... Jesteśmy w po wyborach, tylko zaborach. Tak, a my ciągle jesteśmy... Tak, a każdy jeszcze w tym swoim zaborze dalej siedzi. To jest coś niesamowitego zupełnie. Słuchajcie, ja mam do was takie pytanie. Czy uważacie, że to jest ta noc, kiedy należy zatankować się do pełna?
Kochana, ja już się dwa dni temu zatankowałam. Zależy, o czym mówisz. Znaczy, Karolina, ja mówię, ja Karolina, nie wiem. Karolina, znaczy, zależy, o czym mówisz. Tomasz, jeśli chodzi o alkohol, to nigdy do pełna, bo człowiek później ciężko choruje. Ja nie choruje. Wiem, jakimi ścieżkami podążają, Tomasz, twoje myśli. Chodziło mi oczywiście o ceny paliw, bo ja mam wrażenie, że jutro kochana, to już nie jutro będzie 5,99, tak tylko 6, 8. Obstawiam 8. Więc myślę, wydaje mi się, że wszyscy przyjechaliśmy samochodami niestety. Ja zatankowałam w czwartek w nocy. Że ja już to... ostatni moment, żeby dotankować się do pełna za starą kwotę. To też powiem wam anegdotę, ponieważ ja mieszkam koło stacji Lotosu i na tejże stacji przez ostatnie dni ta cena była wyższa niż to 5,99, które było na Orlenie. Wczoraj pojawiło się 5,99, dziś już paliwa nie ma. Dziś już te dystrybutory się popsuły. Ja chciałam odpowiedzieć na pytanie, bo pani Agata w czacie pod transmisją z naszej rozmowy pyta, czy koalicja tych partii opozycyjnych nie może kupować mandatów, tak jak cały czas rozmawiamy o tym, że PiS będzie kupował. No chodzi no, z PiSu o to, że będzie trudno kupić. Bo chodzi tym o PiS ciągle trzyma w ręku spółki Skarbu Państwa, różne instytucje, do których opozycja nie ma dostępu. No więc tak, póki co opozycja nie bardzo ma czym handlować i jakie oferty składać, ewentualnie obietnice. Powiem wam, co powiedział Morawiecki dokładnie. Taka jest tradycja, że prezydent powierza misję tworzenia rządu partii z najwyższym wynikiem. My będziemy tworzyć stabilny rząd, który będzie potrafił przeprowadzić Polskę poprzez różne przeciwności. A czy panu Morawieckiemu ktoś powiedział, że musi uzyskać wotum zaufania w Sejmie? Ale właśnie, jak stabilny rząd chce stworzyć, nie mając większości w parlamencie? No właśnie nie wiem. No ja myślę, że to jest na razie takie zaklinanie. On po prostu stanie i dźwignie ten rząd. Ale tu warto podkreślić, że nie ma żadnego obowiązku. To znaczy żadna ustawa, żadne prawo nie narzuca prezydentowi takiego rozwiązania, że musi tę misję tworzenia rządu powierzyć liderowi partii z najlepszym wynikiem. Taka była tradycja, ale tak być nie musi. Konstytucja nic o tym nie mówi. Tak, prezydent pan prezydent konstytucję to ma głęboko w nosie, więc pan to i tak jest widzimy. Pan prezydent może desygnować, kogo tylko chce na premiera. Kogo tylko chce. Tutaj nie ma żadnych wymogów, ale no, tak jak przed chwilą rozmawiałyśmy przed rozmową z Kubą, ja obstawiam, że to będzie Mateusz Morawiecki. No tak. No Mateuszek to... Kłamczuszek dostanie szansę. Za chwilę będziemy się łączyć, Wpadł tutaj do nas pan Bochenek. Doturlał się. Czy są jakieś nowe? Nie, nie ma nic nowego na razie. Nic ale będziemy razie... mieli zaraz łączenie z Michałem Gramatyką z trzeciej drogi. Trzeciej drogi. Bo Michał Kobosko z Nikołą. To później może powiem. Przepraszam? Panie Bochenek, może pan mówić? Jest pan włączony. Słychać mnie? Tak? Tak. Bo widziałem przed chwilą belkę w TVP Info i była belka, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało 8 wybory. No wygrało. To arytmetycznie wygrało. Tak. Ale że nie uda im się powołać rządu, to inna sprawa. A jakie miny mają panie Bochenek tam w TVP Info? No, mam takie uśmiechnięte, ale to takie głupie. No. Ale taki sardoniczny ten uśmiech taki? To jest taki uśmiech taki sardoniczny. Trochę takiego Jokera takiego przyklejonego. A, no właśnie. Taki psycho lekko. No. No tak, no. Tak. Ale kto prowadzi wieczór? No jest Danusia na przykład. Jest Danuta. Jaką ma minę? No, mówił przed chwilą, że taką wykrzywioną. Danusia wygląda jakby była na proszkach jakichś takich. Uspokajających. Polska, Mołdawia 2-1. Które podawano prezesowi. W usłyszeli, kto wygrał wybory i ruszyli do boju. Polska, Mołdawia 2-1. Obawiam się, że Konfederacja się przed nami schowała i przed światem. Nie będzie pana Wittlera. Znowu są małymi chłopcami. A, 1-1. Ktoś mnie wprowadził w błąd. Nie, odbiera pan Wittler telefonu. Szkoda, bo bardzo liczyłam na rozmowę z panem Przemysławem Wittlerem, bo mam do niego parę pytań. Ale wiesz, powiem ci, że ja widziałam pana Wittlera na pożegnalnym wiecu w Krakowie. No to był smutek. Żal ja i smutek. On tak po co pan Wittler tak do tego Sejmu? Po co on tam idzie do tego Sejmu? Bo on tego nie potrzebuje. Dla władzy. Bo on finansowo jest w bardzo dobrej sytuacji. Ale... Kochana, pan Wittler był lobbystą przez ostatnie lata i nie wszystko mógł załatwić. Myślał, że jeżeli jego partia wywróci stolik, to będzie mógł załatwić więcej. I przy okazji, bo nie musi być parlamentarzystą zawodowym, mógł prowadzić swoją działalność dalej. Ale okazuje się, że niestety pewnie nic z tego. Chyba mamy... Mamy pana posła Gramatykę. Chciałem przeprosić wszystkich, których wprowadziłem w błąd, że Polska wygrała z Mołdawią 2-1. Polska zremisowała z Mołdawią 1-1.
I to jeszcze idzie na konto rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jak tylko zmieni się władza w Polsce, także polska reprezentacja lepiej. Będzie grała lepiej. Nie, no to żart, ale to jest jakaś rozpacz. No, słuchajcie, ja wiem, że są wybory i wiem, że to jest szalenie ważne, ale to jest jakaś żenada. No, polska reprezentacja 1-1 z Mołdawią. Słuchaj, panie pośle, co pan o tym myśli? Pan to poseł Michał Gramatyka. To jest ewidentna wina Prawa i Sprawiedliwości. W ogóle oni przynieśli pecha polskiej reprezentacji. Powinniśmy wygrać. Gdyby rządziła demokratyczna opozycja, to roznieślibyśmy Mołdawię w drobny mak. No dobra, to co teraz? Donald Tusk zapowiada, że jak tylko będą już oficjalne wyniki wyborów, to rozpoczyna rozmowy o stworzeniu koalicyjnego rządu. Jednocześnie Mateusz Morawiecki mówi, że no, taka jest tradycja w Polsce, że prezydent powierza misję tworzenia rządu zwycięskiemu ugrupowaniu. Pierwszy na mecie, przynajmniej na razie, jest Komitet Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Więc jakie pan scenariusze zakłada na najbliższe dni? Jak to według pana będzie przebiegało teraz? No, zalecam Melisę przede wszystkim, dlatego musimy poczekać na oficjalne wyniki wyborów. Tak naprawdę to nie jest jeden proces wyborczy. W Polsce toczy się 41 procesów wyborczych w 41 okręgach. W każdym z tych okręgów będą rozdzielone mandaty. Dopiero wtedy dowiemy się, kto ile tych mandatów zdobył, jaka jest sytuacja polityczna poszczególnych partii. Czy jest zwyczaj, że powierza się misję tworzenia rządu najsilniejszemu ugrupowaniu? Tego nie wiem, ale jestem przekonany, że Andrzej Duda właśnie PiS-owi powierzy tę misję po to, żeby PiS mógł rządzić ten miesiąc dłużej. To mniej więcej tyle będzie trwało. Realnie myślę, że sformowanie rządu opozycji możliwe jest na przełomie listopada i grudnia. To i tak szybciej niż my obstawialiśmy, bo my liczyliśmy, że to, że to będą 3 miesiące, jeśli okazałoby się, że kolejne instytucje, czyli prezydent, premier i tak dalej, wykorzystują do maksimum ten ustawowy czas, który jest im dany, no to byłyby to aż 3 miesiące do utworzenia nowego rządu, nie rządu Prawa i Sprawiedliwości. No, odpowiedź poznamy w momencie, kiedy zostanie zwołane pierwsze posiedzenie Sejmu, tego nowego Sejmu, bo od tego momentu cały proces się po prostu zacznie. Więc na razie możemy gdybać, rzeczywiście w pesymistycznym wariancie minie nam kolejny rok, to znaczy przejdziemy w rok 2024. Czy Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz przyszłymi wicepremierami? No daj Panie Boże, jak to... Byłoby to świetne. Wydaje mi się, że... Ale są już jakieś ustalenia? Bardzo dobrze. Nie, no na razie nie mamy nawet oficjalnych wyników wyborów. Na razie mamy radość z sondażowych wyników, które do jutra mogą wyglądać zupełnie inaczej. Jedno się nie zmieni. Te wybory wygrała demokratyczna opozycja. Te wybory wygrała Polska gospodarna, pokonując Polskę marnotrawną. I w tych wyborach trzecia droga uratowała tak naprawdę polską opozycję. PiS, ten skrót jest teraz rozwijany jako przekupstwa i szantaże, czyli to, co będzie się zacznie się dziać zaraz po ogłoszeniu oficjalnych wyników. PiS ruszy na zakupy, będzie chciało kupić sobie parlamentarzystów, tudzież jakiś zaszantażować. Jest pan pewien, że wszyscy ci, którzy z trzeciej drogi dostali się do parlamentu, nie zmienią nagle barw klubowych? Byłem w TVP Info przed chwilą, widziałem, jakie tam nosy spuszczone na kwintę mają wszyscy funkcjonariusze reżimu. Nie ukrywam, że sprawiło mi to ogromną radość. Tak jak zwykle chodzę do TVP Info i się tam denerwuję, bo muszę zachowywać taki spokój stoicki w obliczu tych ataków wszystkich. Tak dzisiaj po prostu widziałem tam autentyczny smutek. I może to jest bardzo polskie, ale ten smutek sprawił mi tak niesamowitą radość, że po prostu... Małostkowe. Nie. Ja pana posła absolutnie... W ogóle niech pan nie przeprasza, ja to rozumiem, bo uważam, że to, co działo się w mediach państwowych przez ostatnie 8 lat, to jest skandal, który wymaga osobnego rozliczenia i podejścia bardzo poważnie, ponieważ media państwowe wyrządziły wielką krzywdę naszemu społeczeństwu, dzieląc nas jeszcze bardziej, wykopując rowy, podziały. Więc ja pana absolutnie rozumiem i mam nadzieję, że naprawdę ze zmianą władzy zmieni się też sytuacja w mediach państwowych bardzo szybko, bo to jest coś, co wy jako nowy rząd musicie zrobić w pierwszej kolejności.
Ale zostawmy na razie tych, którzy będą szukać pracy wkrótce, mam taką nadzieję. Do nas niech się nie zgłaszają. Nie, niech się nie zgłaszają. Widzę, że łączy nas dużo więcej niż wspólnota fryzur. Nie tylko piłka. Mam jeszcze pytanie, bo tak, no bo te ostatnie tygodnie pewnie szczególnie dla trzeciej drogi były bardzo nerwowe. Te sondaże, no niektóre wręcz pokazywały, że jesteście pod progiem wyborczym. Ostatecznie wygląda na to, że bardzo bezpiecznie, z bardzo dobrym wynikiem do parlamentu wchodzicie. Był taki oddech ulgi, czy tak na zasadzie, wiedziałem, że tak będzie? Mój oddech ulgi nastąpił w momencie, kiedy oglądałem debatę w TVP Info i widziałem, byłem świadkiem fantastycznego występu Szymona Hołowni w tej debacie. Hołownia w tej debacie pokazał po pierwsze, że jest dojrzałym politykiem, po drugie, że jest odpowiedzialnym liderem, ale pokazał przede wszystkim, że trzecia droga to jest partia, ugrupowanie propozycji. To jest ugrupowanie, które nie obiecuje gruszek na wierzbie, które ma liberalny program gospodarczy, które ma świetny program edukacyjny, które opowiada się za rozdziałem państwa od kościołów. I to dotarło do ludzi. Po tej debacie byłem już bardzo, bardzo spokojny, a nawet dzisiaj uważam, że nasz wynik jeszcze się podniesie i że te ostateczne wyniki wyborów dodadzą nam 1 czy 2 punkty procentowe. A panie pośle, ja zapytam pana o taką spiskową teorię, no bo właśnie przyszło mi do głowy, że dopóki nie zostanie zwołany nowy Sejm, no to stary Sejm działa. Nie obawia się pan, że ta ustępująca większość jeszcze spotka się na posiedzeniu Sejmu i wykombinuje nam coś takiego, żeby władzy opozycji nie oddać? Miałem taką odważną myśl, ale potem zdałem sobie sprawę z tego, ilu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości pozostało za burką, pozostało na aucie w wyborczych rozgrywkach. Ci ludzie nigdy już nie zagłosują z Kaczyńskim, bo Kaczyński ich po prostu zostawił na pożarcie albo po prostu wyrzucił z łódki. I dzięki Bogu. Ale zawsze można uchwalić jakąś ustawę abolicyjną. Chociaż tyle. No, ustawa żadna już nie przejdzie, dlatego że cały cykl legislacyjny wymaga zgody Senatu i potem jeszcze podpisania przez prezydenta o zgodzie Senatu. Senat jest kontrolowany przez demokratyczną opozycję. Czasowo się nie zmieścimy. Całe szczęście. Ktoś tu mnie pyta, przepraszam, ja tylko zwrócę się na temat. Ciekawe, czy Sekielski będzie w stanie zadać jakiekolwiek trudne pytanie Donaldowi, jak już ten zostanie premierem. Znaczy, znając pana Donalda Tuska, to pewnie nie udzieli mi wywiadu, więc mogę nie mieć okazji zadania mu pytania. Ale wracając jeszcze do sytuacji trzeciej drogi. No na pewno, nie wiem, czy już dzisiaj o tym rozmawialiście, ale jutro pewnie od rana będziecie dyskutować, na jakich warunkach wejść w koalicję, jakie ministerstwa by was interesowały. No i właśnie, czy dwóch wicepremierów z trzeciej drogi? Pan jakby to poukładał? Spokojnie, ja mam jutro dzień z Excelem, będę liczył głosy, będę liczył mandaty. Zobaczymy, ilu w trzeciej drodze dostało się posłanek i posłów Polski 2050, ilu z... Zobaczymy w ogóle, jak wygląda sytuacja w okręgach. Jak wychodziłem z TVP Info, to rozmawiałem z panem europosłem Kuźmiukiem, który mówił spokojnie, mówi, ten wynik może oznaczać zarówno, że mamy 220 mandatów, jak i 180. I on ma rację, dlatego że w okręgach głosy mogą się różnie rozłożyć. Aż takich jutro, różnic nie poniedziałek będzie. Z Excelem. Ale co chce nam pan powiedzieć, że może się okazać, że PiS jednak ma trzecią kadencję, tak samo? Nie, to jest niemożliwe. To matematyka na to nie pozwala. Tym bardziej, że moim zdaniem w tych exit polach wynik PiSu jest przeszacowany. Może delikatnie, ale on jeszcze obniży się. Już myślę, że late poll to pokaże. Może tak być rzeczywiście. To ja za chwilę opowiem wam, dlaczego tak może być. Mam jeszcze jakieś pytania do pana posła? Nie, chyba nie, ale czekamy. Ja bardzo się zastanawiam, czy Konfederacja się z nami połączy, bo strasznie na to liczyłam, wiecie? No zobaczymy. Nie, no, ale mają nosy pospuszczane na kwintę. No, tam jest dopiero smutek. Tam jest dopiero smuteczek. Za dużo piwa poszło. I sztucznych banknotów. Tak jest. Bardzo dziękujemy, panie pośle. Spokojnej nocy mimo wszystko. No i pracowitego poniedziałku. Gdyby częstowali rumem, tak jak porządni żeglarze, to na pewno mieliby lepsze humory, prawda?
Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Ale zauważyliście, że wszyscy potencjalni koalicjanci odpowiadają, zobaczymy, jakie będą oficjalne wyniki, poczekajmy. Moim zdaniem oni już się umówili. Na pewno. Przynajmniej na to, żeby tak odpowiadać. Mam dla was cytacik. No, dawaj. Pana premiera. Jest. Pan premier mówi tak, jesteśmy w stanie rozmawiać z każdym w sprawie tworzenia nowego rządu. No to już wiemy, o co chodzi. Znaczy wiedzieliśmy od początku, no więc... I mam też dla was wyniki referendum, jeśli chcecie. To znaczy wiadomo, referendum jest niewiążące, bo frekwencja wynosiła mniej niż powinna wynosić, ale nie wiem, czy jesteście ciekawi, tak, jak jesteśmy. To już zostało odpowiadali. No oczywiście nie, to jest ich pole. Czyli pytanie, czy wy popierasz... Pozwólcie, że nie będę czytać całych pytań, tylko pierwsze kilka słów. Więc na pytanie, czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego, bla, bla, bla. 97,5% odpowiedziało nie, a 2,5% odpowiedziało tak, czy 2,5% z 40% popiera. Na pytanie, czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, 4% odpowiedziało tak, 96% nie. Na pytanie, czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi, 97,8% odpowiedziało nie, a 2,2% odpowiedziało tak. I na ostatnie pytanie, czy popierasz przeniesienie tysięcy nielegalnych imigrantów? 98,6% odpowiedziało nie, a 1,4% odpowiedziało tak, co oczywiście nic nie zmienia, ponieważ referendum jest niewiążące. A te tysiące do przeniesienia to są 2000. Miałam wam powiedzieć, dlaczego może być tak, że wyniki PiS-u są przeszacowane. Otóż ja oglądałam w czwartek takie spotkanie naukowców i była pani profesor Anna Wojciuk, która przeliczyła sobie wszystko, co było w poprzednich wyborach i porównała to z wynikami sondażowymi. I wyszło jej, że w sondażach PiS było przeszacowane o co najmniej 7%, natomiast opozycja niedoszacowana o jakieś 5%, więc może się okazać, że rzeczywiście będzie inaczej. To ja mam kolejny fajny cytat. Dawaj. Otóż Miłosz Kłeczek, jeden z moich ulubionych funkcjonariuszy. Ale czy nie musimy Kłeczka cytować? No ale to jest bardzo ciekawe, bo on rozmawiając z Mateuszem Morawieckim powiedział do niego tak. Ciężka kampania, gdzie żadne zasady nie były przestrzegane. Cóż, tak podsumował PiS? Samokrytyka. No naprawdę, liczy na pracę. Ale tu podoba mi się wpis Jakuba Majmurka na portalu X, czyli grać tak nieczysto i przegrać to wstyd. To prawda. Słuchajcie, ale jednak patrząc tak, to wciąż jest dobrze ponad 30% poparcia. Wiem, że wy zaraz powiecie, że wykorzystali media państwowe, że mieli pieniądze ze spółek Skarbu Państwa, że to wszystko było nierówne i było mało sprawiedliwe. Ale to są partacze. Ale wiesz co, jednak zobacz, znaczy żadnej partii, która by walczyła o trzecią kadencję, to się nie udało. No, znaczy oni są pierwsi, wygrali kolejne wybory rzeczywiście. Trzecie z rzędu wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość. I o tym nie możemy zapominać, a szczególnie nie powinni zapominać ci, którzy będą rządzić, jeśli będzie rządzić opozycja demokratyczna. Że trzeba jednak spróbować, bo pewnie się nie da całkowicie tych podziałów zasypać, na pewno ale się jednak nie da. Jakiś gest wobec tych ludzi, którzy wciąż na PiS głosują i PiS popierają, jakiś gest w ich kierunku trzeba zrobić, jeśli myślimy o tym, żeby jako naród, jako społeczeństwo funkcjonować sprawnie, dobrze i żebyśmy, okej, możemy się różnić w różnych sprawach politycznych, możemy głosować na różne partie, ale żebyśmy wszyscy koniec końców pamiętali, że to, że ktoś ma inne poglądy polityczne, nie oznacza, że jest zdrajcą. Nie oznacza, że należy go wykluczać. To akurat imputowali nam państwo z PiS-u, że jesteśmy zdrajcami. Zresztą zobacz, nie ma już tego, mieliśmy taki cytat, zdaje się, marszałek Gosiewska powiedziała, że ci, którzy idą za Tuskiem są zdrajcami. No i to dzisiaj padło. No tak, tak. Więc myślę, że akurat końcówka kampanii partii, które będą rządziły, była taka bardzo wyciągniętą ręką do wszystkich. Także myślę, że będzie no, troszkę inne podejście. Za chwilę będziemy mieli tutaj w studiu, na moim miejscu siądzie Janusz Szwetner, który będzie tutaj gościł. Najpierw jednak Marek chyba jeszcze przedstawi jakieś sondaże, żebyśmy mogli w wspaniały sposób zrobić podmiankę. Ale przedstaw, ludzie się tutaj, widzowie się o ciebie dopominają. Są tobą, dostajesz kwiatuszki, różyczki, naklejki. Pani Bochenek.
Niech pan przypomni. Ludzie cię kochają. Trzeba podpiąć Janusza, no i tyle macie, no, moi drodzy. Ale to podepniemy, spokojnie. To nic, będziemy pokazywali Karolinę, bo inaczej się nie da, chociaż dobrze. Nie. Nie, ciebie będziemy... Wiesz co, chyba będziesz musiał na czworaka wyjść. Albo nie będziemy w ogóle udawać, że jesteśmy w telewizji, tylko po prostu Tomek wstanie i wyjdzie, a wejdzie tutaj Janusz. Nie wiem, jak nasza scenografia to wytrzyma, wiesz? Twoje wyjście czy na czworaka? Tak. Wiem, wyjedź na tym krześle. A Janusz będzie stał. Czy Janusza... Wiem, Janusza damy na nasz BIM. Dobrze, tutaj zamiast Bochenka. Teraz dowiedzieliście się o naszych małych problemach. Ja tutaj patrzę. O jedny, co tam się dzieje? Kamera się sypie. Ten wieczór wyborczy jeszcze chwilę musi potrwać. Ja chciałam tylko powiedzieć, że nie mogę się doczekać Janusza, bo widziałam na Twitterze, że Janusz Fertner obserwował, co dzieje się w TVP Info. No, to najlepsze. Śledził i wrzucał tweety. I ja koniecznie muszę go zapytać, co się działo w TVP Info, bo ja poza tym, że coś tam wyłapię czasem na Twitterze czy w innym medium społecznościowym, to niestety nie widzę. A to jest wyjątkowo, to jest bardzo wyjątkowy wieczór, bo dzisiaj po raz pierwszy od 8 lat naprawdę chciałabym z własnej woli oglądać TVP Info. A nie mogę, bo jestem tutaj w dużo przyjemniejszym gronie z Tomkiem i Beatą. Ale naprawdę, więc jak państwo tutaj w komentarzach też może czasem przełączą, może przez przypadek, a może z małostkowej radości na TVP Info i wychwycą coś fajnego, to ja bardzo chętnie chętnie to znajdę tutaj wśród komentarzy i zacytuję, bo jesteśmy jednak małostkowi, prawda? No jesteśmy, przepraszam, no dlaczego mamy się wstydzić swoich wad? Ale ludzie, no nie jesteśmy małostkowi, no... Ja jestem. Okej, okay, dobra, przepraszam. Słuchajcie, pytają nas też widzowie, ja nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, o to, czy są jakieś exit pole, jeśli chodzi o Senat. Nie, na razie no właśnie, też jestem ciekawa, szukałam, jakie są te wyniki senackie, też mnie to bardzo interesuje. Ja też dostałam w końcu jakieś serduszko od pani Anny, dziękuję bardzo. Uwaga, Janusz Kowalski otworzył usta. Usta czy zaczął pisać? Bo to... Usta. Okej. Okay. Nie będzie miło, powiedział do Tuska. Czyli... Ale co? Nie wiem, no... Nie wiem, co... Nie będzie miło. No dobra. Miło. Czyli jak rozumiem, szykują tutaj moc atrakcji jeszcze dla nas wszystkich. A czy ty widzisz, że słuchacze, widzowie chcą już... Któryś raz widzę komentarz pan Sekielski na prezydenta. Nie wybieram się. Nie wybieram się. Nie idę w politykę. Czekam na propozycję prezesury TVP. Ale to co, i to bierzesz? Na bo miesiąc. Może myślę, żeby dostać odprawę. Nie. O, cześć Janusz. Poczekaj, bo na razie nie wiemy, jak wyprowadzić stąd Tomka. Gdzie jest pizza? Ale ja tylko powiem, że pani Marta... Nie psuj nam wieczoru. To było obietnice. Pani Marta odpowiedziała na nasze wyzwanie i włączyła TVP Info. Dziękujemy pani Marto i pisze, że na pasku jest cały czas informacja, że PiS wygrał wybory. No bo wygrał. To prawda, wygrał. No, wygrał PiS wybory. Wygrał, ale przegrał. Wspaniała wiadomość dla naszych widzów. Bochenek gotowy do akcji. Bochenku, to ty oddaję w tobie, twoje ręce studio teraz. Opowiedz coś pięknie, a ja dzięki temu manewrowi będę mógł wyjść i ustąpić. Z klasą. W kierunku nieznanym. Nie będę musiał na czworaka opuszczać studia. To ja może powiem, że skoro Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, to powiem, jak bardzo je wygrało. Zdobyło prawdopodobnie 200 mandatów. Więc będzie miało władzę w 460-osobowym Sejmie na podstawie nie wiadomo czego, bo brakuje mu do większości 31 mandatów. A tak już zupełnie poważnie, to przypomnę wyniki. 36,8% Prawo i Sprawiedliwość. TVP Info zaznaczyło 8 zwycięstwo PiSu. Koalicja 31,6, Trzecia Droga 13, Lewica 8,6, Konfederacja 6,2, Bezpartyjni 2,4, Polska jest 1,1 i 2. Podział mandatów w skrócie wygląda tak, że 248 mandatów ma opozycja, PiS ma 200, z Konfederacją 212. No więc takie to jest zwycięstwo, to się chyba nazywa pyrrusowe zwycięstwo, więc gratulujemy. Ja postaram się zaraz, jak skończę tę prognozę pogody, udać się na Nowogrodzką po jakieś informacje z wewnątrz jamy zła.
Dziękujemy ci, Bochenku, bardzo. Dziękuję. No i jest z nami Janusz Szwertner. Dobry cześć, wieczór. Janusz. Witam serdecznie. Jak miło. Się masz? Zwłaszcza w tym miejscu. Jak prezes. Duża odpowiedzialność. Prezes Sekielski. Słuchajcie, jadąc do studia, podjechałem na stację benzynową. I kupiłeś pizzę? Co prawda jest ciężko z paliwem na polskich stacjach. Ale ciągle 5,99? Kinder niespodzianek. Chwaliale. Bardzo bardzo dzięki. Do ciebie, Karolina. Tak no fantastycznie. Będziemy bardzo. Składać zaraz te zabawki. Mam też Tomka. No, ja widziałam na Twitterze, właściwie na platformie X widziałam, że śledziłeś, co się działo w TVP Info. No właśnie, chciałam chyba od tego zacząć. Co się działo w TVP Info? No to ja wszystko wiem. No to, to są naprawdę rzeczy nie do uwierzenia i mówię zupełnie poważnie. To znaczy to, co się dzisiaj dzieje w TVP Info, może być dla was bardzo zaskakujące, to jest inne TVP Info dzisiaj. Naprawdę? Minutę po ogłoszeniu wyników ta stacja się zmieniła. Po pierwsze, transmisja wszystkich wystąpień liderów politycznych. Szok. Łącznie z wystąpieniem Donalda Tuska. To już drugi raz w ostatnich dniach, kiedy Donald Tusk się pojawił w TVP Info. Rzeczywiście intensyfikacja pojawiania się Donalda Tuska w TVP Info może być szokująca, Dawidzu. Ale nie, naprawdę, to się dzieje. Nie ma tam dzisiaj, wiecie, tych czołowych twarzy nie TVP Info. Rachoniów, nie ma Michała Rachonia, nie ma Adriana Klarenbacha, nie ma innych czołowych postaci tej propagandy. Chyba jest Kłeczek. Miłosz Kłeczek rozmawia rzeczywiście z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Swoją drogą ciekawy cytat z rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim, który w trakcie rozmowy z Miłoszem Kłeczkiem zapowiedział, że będzie się starał budować stabilny rząd. Tak, to widzieliśmy. I właśnie się cały czas zastanawiamy, jak. Słuchajcie, no trochę alternatywna rzeczywistość. Oni oczywiście nie wiedzą do końca, jak się zachować. Mówiąc szczerze, nie wiem, jak wy się spodziewałyście, ale jednak wiedząc, do czego zdolna jest ta telewizja i poza tym, że jest bardzo brutalna, to też czasami potrafi tworzyć taką alternatywną rzeczywistość. No, nie tylko atakować, ale też tworzyć wyimaginowany świat. I ja się zastanawiałem, czy to nie będzie taki numer, że tam będzie tworzona taka wersja, że pierwsza partia wygrała, no to rządzi, tam nieważne mandaty, może nawet nie zliczymy tych mandatów, będziemy mówić o historycznym trzecim zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości i o tym, że nic się właściwie w Polsce nie zmienia. Natomiast nie, aż tak daleko nie poszli. To niesamowite. To znaczy, rzeczywiście są przedstawiane tam mandaty. Oczywiście niechętnie mówi się o tym, że opozycja te wybory wygrała i to na pewno nie padło. Podkreślane jest zwycięstwo kolejne Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast widzowie są zapoznawani z tą wiedzą i z tą świadomością, że ten, kto wygrywa wybory, niekoniecznie rządzi. Coś podobnego. I jeszcze jedna rzecz, to znaczy w trakcie... W ogóle dzisiaj akurat studio w TVP Info prowadzi, to może taka środowiskowa sprawa dla widzów, ale też ją powiem, bo jest ciekawa, redaktor Blajer, który przez lata pracował w TVN24, niegdyś świetny, porządny dziennikarz, który dzisiaj właściwie odprawia taki pogrzeb na antenie. Dziwię się bardzo jemu, że to robi. Tak. Natomiast w tym sensie wygląda to w miarę profesjonalnie, bo to pamiętamy przecież tego dziennikarza jako bardzo profesjonalnego. Natomiast no, ostatnia rzecz, to którą zauważyłem, nie ma dzisiaj ataków na opozycję. Nie ma dzisiaj ataków na Donalda Tuska. Nie ma straszenia w ogóle tym, co się wydarzy. Z drugiej strony, wiesz, Beato, no znamy mentalność tych osób. Właśnie, kto pracował w TVP poza rządów Platformy? Michał Adamczyk pracował? Pracował. Adrian Klarenbach pracował? Pracował. Danuta Danka Wolecka pracowała? Ale to myślicie, że tam jest taka nadzieja, że może uda się jednak zachować co nieco po wyborach? No bo opozycja... Czy masz wątpliwości, że gdyby dziennikarzom, pracownikom TVP Info zapowiedzieć, że mogą zostać w telewizji pod warunkiem, że tutaj takie serce wykorzystywane przez Platformę sobie przyczepią albo zieloną koniczynkę PSL, to by się nie zgodzili? No oczywiście, na pewno by się zgodzili. Że nikt im tego zapewne nie zaproponuje. Natomiast to jest rzeczywiście bardzo ciekawa obserwacja tego, co się dzieje dzisiaj w mediach rządowych. To ja jestem zaskoczona, bo myślałam jednak, że tam jest straceńcza gra pod tytułem wszystkie ręce na pokład i zaklinamy rzeczywistość, bo Anusz się uda jakimś podstępem, szantażem, przekupstwem zachować władzę Prawa i Sprawiedliwości, a tu widać, że ten koniunkturalizm wiatr jest silniejszy. W inną stronę i im się też już te chorągiewki odwróciły najwyraźniej. To jest bardzo ciekawe. Chociaż pewnie puentując ten wątek, powiedziałaś, Beata, że to jest niepokojące. To znaczy, to jednak to jest to aż tak dziwne, bo jednak mają swoją antenę cały czas, mogliby dalej próbować w jakiś sposób ją wykorzystywać. No zobaczymy, co będzie się działo jutro od rana. Widocznie nie przyszły jeszcze dyspozycje z Nowogrodzkiej, bo prezes chyba też jest trochę w szoku. Prawda. Natomiast ja się zastanawiam, powiedz mi, jakichś tam tych patroli wojskowych na ulicach też nie widziałeś? Nie, panuje. No właśnie, bo to też się mnie niepokoiło całkowity, trochę. Całkowity spokój. To znaczy, naprawdę, dzisiaj
No, z perspektywy tej propagandy rządowej tak. Wygląda to wszystko normalnie i o takiej normalności trochę zapomnieliśmy, tak? To znaczy toczą się pewne dyskusje, ale generalnie jeśli sięgamy po exit pole, rozumiem, że czekamy tak. Wszyscy na late pole, żeby być pewnym, natomiast ta przewaga się na ten moment wydaje dosyć spora. No i ku własnemu zaskoczeniu muszę powiedzieć, że ta normalność, która jest, czyli te fakty, które wynikają z tych sondaży, są dzisiaj ludziom przez propagandystów przekazywane. To musi być nie szok. Ma zaklinania rzeczywistości. No dla ciekawe, widza, dla ciekawe, widza jaką TVP, oglądalność to musi będą być szok. Znaczy, żebym też nie stworzył obrazu, że, no tak, że jest idealnie. Tam się dzieje odrobina normalności, to wszystko, tak? To znaczy, to też nie jest tak, że, nie ma że tego jest tłumaczone. Szlamu, tak, tylko to jest jakoś tak. No, jest oczywiście ten obraz taki trochę zamydlany, że w sumie to nie wiadomo. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, bardzo dużo jest podkreślania i to widać, że to się wydarzy. Chyba, że właśnie nie ma jakiejś jeszcze instrukcji od prezesa, który rzeczywiście, pewnie o tym mówiliście, wyglądał na dzisiaj na takiego mocno tak, przygniecionego. Tak, natomiast pokazywaliśmy wystąpienie pana prezesa, no nie jest, ale on w najlepszej formie to już nie jest od jakiegoś czasu? Do dłuższego czasu. Ale wygląda na to, że ten pierwszy krok, czyli wskazanie premiera przez prezydenta Dudę się wydarzy. No tak, właśnie się nad tym zastanawialiśmy i chciałam ci nawet zapytać, czy ty, podobnie jak ja, bo tutaj z Beatą nawet mamy mały zakład na ten temat, obstawiasz, że prezydent Duda jednak to Mateuszowi Morawieckiemu zleci powołanie, misję powołania nowego rządu i że przejdziemy tą całą prawie 3-miesięczną procedurę, w której najpierw będzie próbował Mateusz Morawiecki powołać rząd, to on nie zdobędzie wotum zaufania, więc potem na nowo to się zacznie z przedstawicielem opozycji, wydłuży ten czas do powstania nowego. I kto jak stawiał? No ja obstawiam, że Morawieckiemu Duda. A ja się powołuję na to, co mówił Tusk, który twierdził, że no niewykluczone, że jednak Duda po wyniku wyborów no, zachowa się nieco inaczej i zmieni mu się też chorągiewka, tak jak w TVP Info. Ja widziałem też jedną wypowiedź już Donalda Tuska, nie wiem, czy też tę widzieliście dla TVN24. Nie, to tego nie widziałem już. Tam niestety. Był z kolei też taki dosyć ciepłe słowa, jak na Donalda Tuska wysłane w stronę prezydenta Dudy. Trochę wskazujące na to, że taka nadzieja Donalda Tuska, że Andrzej Duda nie będzie miał ochoty na jakąś taką bezsensowną walkę, która jest sprzeczna właśnie z tymi wynikami wyborów. Nie wiem, która z was ma rację, bo właściwie obie opcje są... Możemy mieć obie racje. obie opcje są możliwe, natomiast no to dwie rzeczy chciałem powiedzieć. To znaczy, no, logiczne jest zrobić to jak najszybciej, to no, znaczy zgodnie tak. z prawidłami demokracji. To znaczy nawet na lekcjach WOS-u, bo to po raz pierwszy mamy przecież taką tego typu sytuację, no to mówiło się o tym, że rzeczywiście polska tradycja mówi o tym, że wskazuje się lidera partii zwycięskiej. Tylko teraz pora sobie zadać pytanie, po co? To znaczy, po co mamy obserwować ten festiwal? To znaczy, politycy się przecież dogadują między sobą, dokładnie wiedzą, na ile mogą głosów liczyć. Więc nawet jeśli to się wydarzy, to będzie tylko strata czasu. No są dwa argumenty. No jeden jest taki, że PiS będzie chciał ten czas wykorzystać do tego, żeby spróbować przekupić czy zaszantażować jak największą liczbę posłów, tych, którzy się dostaną do Sejmu, żeby jednak przeszli na ich stronę, żeby stworzyć większość, w co ja nie wierzę, bo ta różnica jest według mnie za duża, bo to nawet jeśli sumujemy mandaty Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, to się okazuje, że około 20... No wychodzi tam różnica między koalicją opozycyjną, w tej chwili opozycyjną 19 mandatów, to jest bardzo dużo, ale druga jest rzecz, o której mówiła Barbara Nowacka, jak z nią łączyliśmy się zaraz po 21. I ona twierdzi i mnie to przekonuje, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało jak najwięcej czasu po to, żeby posprzątać. To znaczy spalić to, co trzeba spalić, opróżnić te szafy pancerne, które należy opróżnić, że to jest w ich interesie, żeby ta procedura trwała jak najdłużej po to, żeby ta nowa ekipa weszła do pustych i wysprzątanych gabinetów. To jest teoria spiskowa, w którą wierzę. A jak wiesz, ja kocham teorie spiskowe. W którą wierzę. Znaczy, ale ja myślę, że logiczne. Tak, chociaż ja myślę, że oni co mieli wysprzątać, to już wysprzątali. Oni mieli jednak te wewnętrzne sondaże, w których wiedzieli, że nie wygrają tych wyborów. To znaczy nie wygrają na tyle, żeby tworzyć rząd. I z tego co wiem, znaczy ja mam przyjaciół, co prawda nie w tych urzędach centralnych, ale w takim innym nawet nie urzędzie, no już nie będę się, że tak powiem, wbijać w to, bo żeby nie zdradzić źródła informacji, ale generalnie no, tam rządzi człowiek, który jest powiązany z panem Macierewiczem i on już od miesiąca mniej więcej przygotowywał się do tego, że będzie akcja ewakuacja. To jest ciekawe, co mówisz, bo ja z kolei jestem odrobinę
Znaczy, nie, że zaskoczony, bo oczywiście spodziewałem się, no tak mniej więcej to się wydarzyło pewnie wszyscy, że będzie taka walka do ostatniej minuty. Podobnie jak w meczu Polska Mołdawia, po prostu dwie wyrównane drużyny walczą do końca. Ale więc... wiesz, myśmy już ustalili z posłem Gramatyką, że to wina PiSu. Jakby oni nie rządzili, na pewno na siebie wygrali. Ale wiecie, tuż przed wyborami to z kolei jest mocne moje źródło, w innej trochę jeszcze sprawie, to znaczy wiem na pewno, że Platforma Obywatelska jeszcze w piątek dostała zamówioną przez siebie prognozę wyborczą. I w tej prognozie wyniki wyszły inne niż dzisiaj. One się niby delikatnie co do procentów różnią, ale to było tak, 2% do góry, czy tam 1,5% w kierunku PiSu i wyszło 38 PiS. A dla Platformy w ich własnej prognozie jeszcze piątkowej było 30. Ciekawe. A z kolei trzecia droga, ewidentnie w tym ich sondażu wewnętrznym niedoszacowana, poniżej 10, 9,9. I to wywołało konsternację w piątek na tym ostatnim wirażu. To znaczy wiele osób, bo to był jednak sondaż zamówiony przez Platformę. To nie był nikt... Czyli powinien być dobry, teoretycznie. Tak, powinien i na pewno nie był tutaj, te wyniki nie były pogarszane ze względu na to, żeby coś ugrać propagandowo i tak dalej. Więc ja uważam, że obóz opozycji do końca nie był pewny, czy wygra. I myślę, że nikt, ani dziennikarze, ani politycy, ani analitycy, ani publicyści, nikt, pewnie o tym rozmawialiście dzisiaj, nie spodziewał się tej frekwencji. Tak, frekwencji absolutnie nikt się nie spodziewał. Wiecie, ile procent frekwencji w grupie wiekowej 18-29? No. 69%. Czyli młodziaki poszły do wyborów, to niesamowite. Ogromna, młodzi ludzie, kocham was. Ogromna frekwencja. Jesteście wybitni. Młodzi po ludzie prostu poszli do wyborów. Dzięki i wam Polska będzie wyborów wyglądała inaczej. Kocham was absolutnie. Potwierdza się to, co mówisz. Czytam teraz właśnie na platformie X, byłym Twitterze. Robert Feluś pisze: oglądam wieczór wyborczy w TVP. Cholecka, jaka miła dla wszystkich gości. Gości ze wszystkich partii. Normalnie dziennikarski wzór do naśladowania. To prawda, tam jest naprawdę dzisiaj przemiła atmosfera. Paweł Blajer zwraca się za każdym razem do pani redaktor Holeckiej. Danusiu, oddaję ci głos. Myślę, że pani Danuta Holecka też pewnie myśli sobie, zarobiłam kupę kasy przez te wszystkie lata. Dam sobie teraz spokój, zajmę się czymś innym. Tak, to oczywiście nie jestem Danutą Holecką, ale pewnie nie jest to dla niej jakiś wielki dramat. Co przez 8 lat. Zresztą jak popatrzymy sobie na to, ona ile zarobili. Ona była w tym gronie, że zarobiła tyle, że ona sobie pewnie poradzi przez najbliższe 4-8. No, a Miłosz Kłeczek był w innym gronie? On zarobił nie, tam jeszcze chyba z kilka razy więcej. Wszyscy zarobili. Chociaż pojawił się tutaj komentarz w czacie pod naszą transmisją. Nie mogę znaleźć tej osoby, więc przepraszam, że nie podam imienia, ale ten głos już się kiedyś tu pamiętam w studiu wyborczym pojawił, czyli któryś z naszych widzów ma takie marzenie, żeby jednak ani Danuta Holecka, ani cała reszta, Michał Adamczyk i tak dalej, nie wylatywała z TVP, tylko żeby przez najbliższe tygodnie musieli czytać informacje, w których odkłamują wszystkie afery PiSu i w końcu mówią, jak było naprawdę. To bo też to mogła być ciekawa kara. To byłby dopiero szok poznawczy dla widza TVP. Tak, to wielu prawda. Z nich przyjęłoby taką propozycję. Myślę, że tak. Pan profesor Tomasz Słomka jest już z nami na łączu, więc może my też z panem profesorem, po pana profesora włączyć do naszej dyskusji. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór państwu, witam serdecznie. Profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, jak pan obstawia? Prezydent powierzy misję tworzenia rządu Morawieckiemu, czy jednak Donaldowi Tuskowi? No to ogromna tajemnica, bo prawdę mówiąc, pan prezydent poza tym, że wypowiedział się po wyjściu z lokalu wyborczego i był uszczęśliwiony świętem demokracji, to oczywiście na tym etapie nie powiedział wiele więcej, a wieczorem ja nie słyszałem żadnej wypowiedzi głowy państwa. Może trochę szkoda, bo jako arbiter polityczny powinien zareagować na te wstępne wyniki. Z drugiej strony może jako głowa państwa odpowiedzialna postać czeka do momentu, kiedy już nie będziemy mieli do czynienia z sondażem, tylko będziemy mieli do czynienia z oficjalnymi wynikami. Ja widziałbym to w ten sposób. To, że prezydent temu, wyleciał gdzieś za granicę. Wsiadł do samolotu ale i to nie znaczy. To nie znaczy, że przestał być głową państwa, oczywiście. Prawda. Mam nadzieję, że jutro, pojutrze stanowisko zostanie przyjęte. Natomiast, szanowni państwo,
mówiliście o telewizji rządowej, która opowiada różne teraz rzeczy, bardzo ciekawe teorie. No ja tam usłyszałem kilkanaście minut temu, że zasadą jest, że to przedstawiciel zwycięskiej partii dostaje misję tworzenia rządu i że pan prezydent nie powinien postąpić inaczej. To wyszło z ust posłanki Lichockiej, jak również pani redaktor Choleckiej, ale to wcale tak nie jest, szanowni państwo, ponieważ tak naprawdę misję tworzenia rządu dostaje, czy powinien dostać przedstawiciel tego ugrupowania lub grupy ugrupowań, koalicji ugrupowań, które mają większość w Sejmie, a więc tak naprawdę powinien misję tworzenia rządu dostać przedstawiciel koalicji trzech podmiotów, KO, Trzeciej Drogi i Lewicy, jeżeli oczywiście ostatecznie się ona zawiąże, no ale wydaje się, że ta koalicja jest już raczej przesądzona. I oczywiście może pan prezydent próbować takiej gry politycznej, że powierzy Mateuszowi Morawieckiemu lub komukolwiek innemu z PiSu jako zwycięskiej nominalnie partii misję tworzenia rządu, ale to się za chwilkę rozsypie, bo tu potrzeba większości bezwzględnej do wyrażenia wotum nieufności. Jeżeli jej nie będzie, no to Sejm wybiera premiera, a na wniosek tego premiera wybiera ministrów, a prezydent ma obowiązek konstytucyjny powołanie i zaprzysiężenia takiego rządu, więc nie wiem, czemu miałoby służyć takie podchody. No jeżeli sprawdzą się rzeczywiście, sprawdzi się ten podział mandatów, który widzimy tutaj w Exit Poll, no to PiS nie ma wariantu obrotu, no nie ma skąd nawet wziąć sobie tego koalicjanta, bo Konfederacja okazuje się to za mało. A można kupić? No, nie wiem, w tym układzie kogo można byłoby kogoś kupować? PSL-u, szukać? Kogoś z Trzeciej Drogi? No, sądzę, że wszystko można zrobić w polityce, ale jeżeli ugrupowania, które szły do wyborów z pewnymi postulatami, z pewnymi bardzo twardymi założeniami, że będą plenić te patologie, które się ukazały w ostatnich latach, no to ja trudno mi sobie to wyobrazić. To byłby taki syndrom z pana radnego Kałuży do sześcianów. To jest trudne do wyobrażenia na tym etapie. Panie profesorze, jeśli można się wtrącić, korzystając z tego, że jest z nami pan, bo rzeczywiście telewizja rządowa, tutaj się wszystko zgadza. Ten pomysł, żeby to premierowi Morawieckiemu przekazać się misję tworzenia rządu, jest forsowany dzisiaj ewidentnie przez telewizję rządową. Także myślę, że to w pewnym sensie mogło być jednak uzgodnione. Mało takich rzeczy dzieje się bez uzgodnienia politycznego na antenie TVP Info. Z pańskiej perspektywy, gdyby jednak premier Morawiecki zdecydował się na taki krok, to znaczy gdyby on wysłał taki sygnał, że chce spróbować, że chce podjąć się tej misji. Czy z pańskiego punktu widzenia to jest w ogóle opłacalne politycznie? To znaczy, czy premier Morawiecki może cokolwiek na tym ugrać? Bo wydaje się, że podjęcie się misji, która jest skazana na porażkę, to raczej polityka w oczach opinii publicznej nie umacnia, tylko jeszcze wzmacnia obraz polityka przegranego. I zastanawiam się, w którą ścieżkę tutaj podąża TVP Info dzisiaj. Tym bardziej, że ten rząd i to ugrupowanie bardzo nie lubi być kojarzone z porażką. Z porażką. A to byłaby już jest. Druga po wyborach. Czyli co? Przedstawiamy opinii publicznej, że premier Morawiecki próbuje i znów mu się nie udaje. To znaczy, gdzie tu sens, gdzie logika? Panie redaktorze, drodzy państwo, ja myślę, że tutaj to poszło po linii takiego przekonania, że mamy do czynienia z sondażem, a poczekamy na wyniki ostateczne, a te wyniki mogą być zupełnie inne niż Exit Poll podaje, więc myślę, że to jest jeden element, który mógł się tutaj pojawić. A drugi, panie redaktorze, ja się zgodzę w pełni. Ja racjonalnie patrząc na ten problem, nie wiem, co mógłby Morawiecki i PiS na tym zyskać poza pewnym ośmieszeniem, bo to jest zachowanie, które nosiłoby znamiona utrzymania się na siłę władzy, chociaż konstytucja wyklucza taką możliwość. Skoro przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość powtarza wyraźnie, robi to nieustannie, że jeżeli lud wyraził swoją wolę i
powierzył komuś większość mandatów, to znaczy, że ten ktoś ma podstawę do rządzenia. Jeżeli rzeczywiście się potwierdzi, że trzy komitety demokratycznej opozycji utworzą nową koalicję rządową, to pan prezydent bez ośmieszania się powinien reprezentantowi tej koalicji powierzyć misję tworzenia rządu. Panie profesorze, jak pan, skąd pan wywodzi sukces tej frekwencyjny wśród młodzieży? Bo to jest niesamowite jednak, że 69%, tak? Dobrze mówię? 69% młodych ludzi poszło do głosowania. To po prostu jest niespotykane. No to jest niebywały fenomen, muszę powiedzieć. Ja będę pewnie jeszcze długo, przepraszam, że tak to ujmę potocznie, dochodził do siebie i dochodził też, co się tutaj stało. Na szczęście mamy doskonałych badaczy w Polsce tego fenomenu młodzieży i myślę, że oni będą też mieli bardzo dużo do badania, chociażby profesor Radosław Marzęcki z Krakowa. Natomiast wyniki są rewelacyjne, bo średni udział procentowo tych najmłodszych wyborców w wyborach to jest około 40%. Tu mamy prawie 70% w tym momencie. I oczywiście tak zupełnie na gorąco, gdybym poszukiwał wytłumaczeń, to powiedziałbym tak, no oczywiście daleko idąca mobilizacja. Ta mobilizacja, której no długo tak naprawdę nie widzieliśmy, no bo w poprzednich wyborach ona aż tak mocna nie była. Być może w ostatni raz tak zmasowaną widziałem w 2003 roku przy okazji referendum akcesyjnego, bo to rzeczywiście było niezwykle ważne, żeby to 50% plus przynajmniej jeden wyborca poszli do urn wyborczych, bo inaczej referendum nie byłoby wiążące, a tu stawka była ogromnie wysoka, no, członkostwo w Unii Europejskiej. Więc mobilizacja na pewno. Druga rzecz, ugrupowania zaczęły chyba lepiej artykułować swoją ofertę wobec dwóch, no, absolutnie istotnych grup kobiet i młodzieży. Myślę, że z tym językiem wobec wyborczyń, wobec kobiet poszło im jeszcze lepiej niż z młodzieżą, dlatego też jestem zafascynowany tym wynikiem, jeśli chodzi o młodych. No i jest taka rzecz bardzo ciekawa. Zacytuję jeden element dyskusji po wyborach z 2015 roku. Wtedy badacze zgodzili się na takie twierdzenie, że głosowanie na PiS przestało być obciachem. Głosowanie na PiS w 2023 roku wśród młodych jest wielkim obciachem. I chciano to pokazać. Proszę zauważyć, że przecież ci najmłodsi postawili PiS tak naprawdę na końcu tej listy ugrupowań, na które głosowali. Gorzej wypadli tylko bezpartyjni samorządowcy, którzy są no-name'ami dla młodzieży. Młodzież nie wie, co to za podmiot i nie obdarzyła ich zaufaniem. To jest dowód tej klęski, jaką PiS poniósł wśród najmłodszych. Jest jeszcze jedna rzecz. Ta kampania profrekwencyjna prowadzona przez społeczeństwo, bo to nie było tak, że tylko partie się w to zaangażowały, a właściwie najmniej partie. Było tak mnóstwo tych filmików zrobionych przez organizacje społeczne, przez prywatnych ludzi. One hulały w internecie w każdym możliwym momencie i myślę, że to jest też warte zauważenia. Tak, panie redaktor, ja oczywiście może nie zaakcentowałem tego tak wyraźnie, wsadziłem to w ten worek mobilizacji, ale absolutnie tak. To jest kolejna rzecz, którą chcę zaakcentować bardzo mocno. Rodzaj takiego jakby przebudzenia społeczeństwa obywatelskiego, dostrzeżenia, że my naprawdę podążamy w bardzo niebezpiecznym kierunku. Chyba ta wizja Węgier, wizja tego, co Orban i Fidesz zrobili nad Dunajem, naprawdę tutaj silnie oddziaływała na naszą wyobraźnię.
Mogę tylko jedno słowo dorzucić, tak, bo nie wiem, czy wiecie, czy pan, panie profesorze, wie i czy nasi widzowie sobie zdają sprawę, że wciąż jeszcze, to jest ludzie stoją w kolejce, wciąż w jeszcze głosują na warszawskiej Pradze po 23 ciągle jeszcze ludzie głosowali. Tak, bo to warto przypomnieć, że wszyscy, którzy stanęli w kolejce przed godziną 21, czyli przed zamknięciem lokali, mają absolutnie prawo do tego lokalu wejść, to znaczy nikt do tej kolejki nie może dołączyć, natomiast wszyscy, którzy tam stanęli przed 21, wejdą i zagłosują. Ale rozmawiałaś, pytałaś Beata, pana profesora o tę mobilizację młodych. Ja ten moment taki mobilizacyjny młodych ludzi identyfikuję, czy raczej lokuję w 2020 roku i w czarnych protestach po zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego przez tak zwany Trybunał Konstytucyjny i wtedy był taki zryw i wtedy młodzi ludzie się obudzili i pamiętam, toczyłam wtedy z różnymi osobami takie rozmowy, bo dużo osób mówiło, no tak, no ale do wyborów mamy jeszcze 3 lata, wiadomo, że ta mobilizacja się nie utrzyma, no te protesty będą i się skończą i faktycznie były i się skończyły i ludzie mówili, no i się skończyły i no i co się stało, nic się nie stało. Wprawdzie wtedy po raz pierwszy Prawu i Sprawiedliwości spadło poparcie w sondażach poniżej 40% i nigdy już nie wróciło powyżej 40%. I ja pamiętam, że wtedy odpowiadałam, tak, te protesty się skończyły, ale ci ludzie, a to były naprawdę rzesze ludzi na protestach, oni pójdą na wybory i oni nigdy nie zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość. Więc ja trochę w tym momencie, jeśli chodzi o czasoprzestrzeń naszej polskiej rzeczywistości, upatruję ten moment, w którym właśnie PiS stał się dla młodych ludzi obciachem, a wręcz poczuli obowiązek, żeby pójść i zagłosować przeciw. Nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgadza. Zgadzam się. To jest coś, co bym powiedział, że działa jak zasianie ziarna, bo rzeczywiście można by z jednej strony czuć pewne rozczarowanie, że protesty wobec bardzo wielu takich kontrowersyjnych sytuacji, wielu patologicznych wręcz sytuacji, no tak. Albo nie miały miejsca, albo miały bardzo ograniczony zasięg. Ale okazało się, że to się zbiera, to się sumuje, że ten moment, kiedy jest realna szansa na to, aby dokonać zmiany, że to wykiełkuje. I rzeczywiście te wybory stały się takim momentem, kiedy te ziarna zaczęły kiełkować. Profesorze, bardzo nam było miło, że zdecydował się pan do nas dołączyć. Pan profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Miłego wieczoru, panie profesorze, no i czekamy oczywiście na te wyniki oficjalne, bo dalej będziemy mieli o czym rozmawiać, coś czuję. Z całą przyjemnością. Dobrej nocy. Dziękuję bardzo, dobranoc. Wiecie co, właśnie tak uświadomiłam sobie z pełną mocą, że Przemysław Czarnek przestanie być ministrem edukacji. No! Ja myślę, że to też mógł być argument dla młodych ludzi, żeby iść i głosować, bo on jest nie tylko ministrem edukacji, ale i nauki, więc także studenci mieli powód, żeby iść i głosować przeciwko Czarnkozie. Ale to jest jedna z rzeczy, która mnie chyba bardziej cieszy, ten minister Czarnek, który przestanie być ministrem Czarnkiem. A jeszcze pamiętam, jak kilka tygodni temu prowadziliśmy rozmowy, w których zastanawialiśmy się, czy minister Czarnek nie będzie przyszłym premierem, bo on, nie wiem, czy pamiętam, był szykowany, tak, że być może, bo wiadomo było, że raczej nie Morawiecki, jeśli PiS wygra wybory. Morawiecki będzie kandydatem na prezydenta, tak, ale Czarnek na premiera. Czarnek jest ulubieńcem prezesa, nie wiem, czy też widzowie też sobie zdają sprawę, ale rzeczywiście to był taki polityk, którego prezes bardzo, bardzo ceni, bardzo polubił, bo człowiek jednak od zadań specjalnych, nie? To znaczy ta misja w ogóle robienia rewolucji w polskiej edukacji, czyli to marzenie Jarosława Kaczyńskiego, które się prawdopodobnie jednak nie spełni, czyli 3 kadencje i później przełamanie i to takie zmęczenie społeczeństwa po to, żeby w szkołach zbudować jednak, nie? Nowego Polaka, żeby rzeczywiście elity. Ten hit już przeszedł, było oburzenie, ale no, wiele razy się oburzaliśmy czymś, ale to przechodziło, no bo tak się po prostu sprawy mają, nie da się wszystkiego zablokować, to znaczy jest rzeczywiście minister edukacji. To było też, myślę, dla mnie jednak niesamowite, gdy patrzę na te 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo lekcje WOS-u i to, co wiedziałem o polityce, nie przygotowało mnie do tego. Też słabość naszej konstytucji, jak się okazało na końcu.
ale też po prostu brutalne działanie po raz pierwszy trzeciej EP polityków, bo nawet PiS w 2005 to jednak pomimo wszystko to jeszcze nie było aż tak radykalne. To był zupełnie inny PiS, jak teraz. I zwróćcie uwagę, że PiS tak naprawdę te wybory dwukrotnie, to się wydaje, nie? Że to było taki wielki zwycięstwa wyborów. To były zwycięstwa, które polegały na zdobyciu 235 mandatów. Dosłownie 4 nadwyżki. Więc gdy na przykład Gowin odchodził, trzeba było... A na koniec się okazało, że jest 228 w ogóle. Na przykład, bo odszedł Gowin w 2015, to nie było żadne, w 2015 to nie było wielkie, jakieś żadne wielkie zwycięstwo, tylko wtedy się Lewica nie dostała, nie przekroczyła 8%. Tak. I tylko o co mi chodzi, to znaczy nie zdawałem sobie sprawy wcześniej, że to jest możliwe, by mając w Polsce tak małą przewagę, 4 mandaty, nie żadną tam większość konstytucyjną, której się uczyliśmy w szkołach, mając dosłownie 4 mandaty, można przeprowadzić w Polsce rewolucję. No, mieli swojego prezydenta, więc to... Mieli swojego prezydenta, który pomógł im nielegalnie przyjąć trybunał. Tak jest, i to jednak były, to były działania przestępcze jednak. Absolutnie. Nie? I rzeczywiście bez działań albo przestępczych, albo naginających prawo, no mając taką przewagę, by się po prostu nie dało. No pytanie, co teraz się wydarzy, bo skoro 8 lat było rewolucji, to teraz każda decyzja nowego rządu będzie w pewnym sensie rewolucyjna, bo my się chyba tak przyzwyczailiśmy, że to jest od zawsze, nie? To znaczy, że ten Czarnek tak, trochę tak dalej, tak, wiesz, takie 8 TVP. Lat, 8 lat to jest kupa czasu. Te osoby, które zagłosowały w tych wyborach po raz pierwszy, mając 18 lat, jak PiS dochodził do władzy, miały 10. Moja córka ma 11 lat i widzę, jakie to jest dziecko, to znaczy, że tak naprawdę całe to takie, powiedzmy, w miarę świadome politycznie życie, te osoby przeżyły pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Nam to się wydaje może 8 lat, bo my pamiętamy poprzednie rządy, ale dla niektórych to właściwie jest całe życie takie świadome. Słuchaj, to nawet dla mnie była rewolucja. Jak Tusk przejmował władzę w 2007, miałem tam 15 lat. Nie byłem człowiekiem zdolnym do oceny jakby tych wydarzeń w taki sposób jak dzisiaj, więc ja też się przyzwyczaiłem w jakimś sensie do tego, że w ten sposób jest sprawowana władza w Polsce. Jeszcze chciałem słowo a propos tego, co powiedziałaś wcześniej, Karolina. Rzeczywiście mam takie poczucie, że to w 2020 roku zaczął się dziać ten fenomen, to znaczy to, nad czym teraz pewnie wszyscy będą główkować, czyli to ogromne zaangażowanie młodych ludzi w wybory. Rzeczywiście 18-29 lat w tej grupie wiekowej po prawie 70% Polaków poszło głosować. To, co się działo na Instagramie, to, co się działo na TikToku, wszystkie akcje, o których była ta słusznie, że powiedziałaś, to znaczy niezwykła akcja Cicho już byłyśmy. Tak. Ona przekroczyła rekordy popularności w social mediach, takim doskonałym finałem tej kampanii. Wszystkie działy PR-owe, marketingowe marzą o tym, żeby mieć dobry finał kampanii. I ta frekwencja, 70% wśród najmłodszych wyborców, to jest właśnie finał tej niezwykłej kampanii. Chodź, Tomek, chodź, Tomek się tutaj nie skrada, uciekaj, ale chodź. Tomek chyba widzi, że przyzwyczaiłem się do tego fotela, jak... Słuchaj, bo Katarzyna Kasia do nas dołącza, więc może już byś... zaraz, to wygońcie Januszka, to ja Janusz, wrócę na swoje miejsce. Bardzo ci dziękujemy. Słuchaj, tu jest jajko z niespodzianką, musisz zobaczyć, jaką ciebie, masz zabawkę. Ja mam uważam, że nawet między nami może dojść do takiej, wiesz... Dobrej bliskości. Zmiany. Ja mam samochodzik. A ja bączka. Bardzo ja serdecznie zobaczę. Wam dziękuję. Było dziękujemy, bardzo Janusz. Miło. Bardzo było nam miło Cię gościć i no... I do zobaczenia. No. I oby było tylko lepiej. Bardzo Ci dziękujemy. To ja na wyjście Janusza przeczytam cytat, który znalazłam wspaniały. Jacek Karnowski, Tygodnik Sieci. Uwaga, nie wiem, czy jesteście gotowi. Trzeba znaleźć odpowiedź na pytanie o źródła bezprecedensowej mobilizacji wyborców w dużych miastach. No naprawdę. Poczekaj, bo to jest dopiero początek. Których przyczyną może być aktywność finansowanych z zagranicy organizacji pozarządowych? To w istocie rodzaj zewnętrznej ingerencji w polski proces wyborczy. Zewnętrznej? Weź mi to wytłumacz, proszę cię, na ludzki nie, język. Nie, to doktor Katarzyna Kasia nam to wytłumaczy. Bardzo prosimy doktor Katarzynę Kasię, filozofkę z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i zdaje się, że kolegium Civitas. Dobrze mówię, Kasiu? Czasem, ale przede wszystkim jednak Akademia. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, filozofka, jak wspomniałam, dziennikarka, także jest dobrze państwu znana. Próbujemy zrozumieć, co nam Karolina zacytowała. Weź zacytuję jeszcze raz, może ty nam przepraszam, ja już usłyszałam. Słyszałaś? Usłyszałam, no i co? Tak. No tak, tylko że cały czas sprawdzam stan konta i tych srebrników od Sorosza nic nie wpływa. I no, nie wiem, o co się chodzi. Postarał. Czy ja zrobiłam gdzieś błąd albo nie wiem, no może podam jeszcze raz ten numer, może teraz publicznie. Albo nas oszukam. Natomiast
No właśnie, oszukał nas i nie płacił nam za te wszystkie demonstracje, w których jakoby mieliśmy właśnie za te pieniądze brać udział, ale przede wszystkim czytam nagłówki włoskich gazet. No i to wygląda wspaniale. Elezioni Polonia, exit poll. Maggioranza assoluta l'opposizione europeista ma il PiS è il primo partito, to wiemy, verso l'affluenza più alta della storia democratica, to la Repubblica. No i to ostatnie zdanie jest najważniejsze, czyli najwyższa w historii Polski współczesnej demokracji frekwencja tak, wyborcza, prawie 73%. To jest coś niezwykłego. To prawda, ta frekwencja jest niesamowita, niesamowita jest frekwencja młodzieży. No i to, o co ty zabiegałaś, czyli frekwencja kobiet też jest niezwykła. To jest po prostu obłęd, bo jeżeli popatrzymy na, specjalnie sprawdziłam sobie wyniki frekwencji, jeśli chodzi o 89 rok, który dotychczas był dla nas taki referencyjny i najważniejszy, ale wtedy to było 62%, a dzisiaj prawie 73%, czyli prawie 11 punktów procentowych więcej. Kobiety górą. Kobiety górą, młodzi ludzie górą, my górą. Ja tutaj, młode kobiety górą. Ja tutaj zbieram cytaty, taki sobie, taką sobie rolę. Taką sobie ustanowiłam sama rolę. I kurczę, tutaj... dał mi zadanie, przepraszam, jak to się składa? No, to tam masz instrukcję. Razem. Dostaliśmy jajka z niespodzianką. I drugie pytanie, czy Janusza sponsoruje Kinder Bueno? Nie. On nas dostał. Janusza, uwaga, tak. Cytat, Zdzisław Krasnodębski. Teraz zaczynamy rozmowy, będziemy rozmawiali z PSL-em o możliwości stworzenia rządu. Kupią PSL? Tego się obawiałam, to znaczy nie sądzę, żeby kupili PSL, ponieważ wydaje mi się, że akurat to, co się udało zrobić trzeciej drodze, to jest zbudowanie bardzo mocnej koalicji, ale szczerze mówiąc myślałam o tym, że jeżeli w nowym parlamencie będą dwa kluby, czyli PSL oddzielnie i oddzielnie Polska 2050, to ktoś może wpaść na taki pomysł, ale wydaje mi się, że ten pomysł jest zły. Ten pomysł jest zły, ale to może być zły, tylko żeby on był nierealizowalny. To bardziej bym chciała tak, żebyś powiedziała. Wiesz co, myślę, że on będzie marny do zrealizowania, bo no, te wyniki wyborów pokazują, że jednak ludzie uwierzyli w to, że koalicja opozycyjna, demokratyczna, liberalna jest w stanie stworzyć po wyborach stabilną większość parlamentarną i stabilny rząd. No tak, i lepiej rządzić z demokratyczną większością niż z niedemokratycznym PiS-em. A poza tym w PSL-u rolnicy liczą na to, że dostaną pieniądze z Unii Europejskiej i w ramach KPO, i w ramach tych funduszy strukturalnych, więc, więc akurat to PiS-owi się, to PSL-owi się bardziej opłaca. Słuchaj, Tomek chciał coś zapytać. Nie, pytaj, ja chcę, chciałem tylko powiedzieć naszym widzom, że pojawiają się pierwsze komentarze parlamentarzystów europejskich z rozmaitych krajów, którzy podkreślają, właściwie nie będę cytował każdego po kolei, ale podkreślają, że Polska wraca na tą dobrą, demokratyczną stronę i że będą wreszcie konstruktywne rozmowy z Warszawą i że też w ramach Unii Europejskiej to wszystko będzie inaczej funkcjonowało, bo pamiętajmy wszyscy, że stawką tych wyborów tak naprawdę były grube miliardy euro z Unii, które do nas nie trafiają, ponieważ polski rząd postanowił pokłócić się ze wszystkimi, a jednocześnie zniszczyć nam wymiar sprawiedliwości i KPO zostało wstrzymane. Tak? Właśnie mnie olśniło, że my teraz wykonamy wszystkie te wyroki TSUE. Ale i tak wyjdziemy na plus. Wykonamy, no, bo nie będziemy mieli Znaczy wykonamy, bo nie będziemy mieli wyjścia, bo jeżeli je wykonamy, to dostaniemy środki z KPO, które cały czas na nas czekają, no bo jak wiemy, młyny europejskie mielą powoli, ale dokładnie i te pieniądze tam cały czas dla nas są. Patrzę dalej na tytuły włoskich gazet i widzę Corriere della Sera i tam Polonia głosowała. Sowraniści wygrali, ale przede wszystkim Front Europejski może mieć większość i rządzić. Czyli widzicie, że nawet we Włoszech, gdzie macie w tej chwili rządy właśnie sowranistów z
pod przywództwem pani Meloni, oni właśnie widzą te różnice między tymi, którzy myślą o suwerenności w kontekście Unii Europejskiej i tymi, którzy są po prostu Europejczykami. I w związku z tym w takim myśleniu o Europie mogą również przyjmować środki na przykład z Funduszu Odbudowy po pandemii. Słuchajcie, powiem wam tylko, że czytam właśnie, że na Jagodnie we Wrocławiu wyborcy wciąż czekają w kolejce na oddanie głosu. Na Woli Warszawy chyba też. Słucham? Nie słyszałam, co powiedziała Kasia. Mówię, że na Woli w Warszawie chyba jeszcze też czekają cały czas. I na Pradze też, także no, ale to jest niesamowite. Ci ludzie już wiedzą, jakie są wyniki, a mimo to chcą oddać głosy. A to też znaczy, jest że bardzo frekwencja dojrzałe. Będzie jeszcze wyższa. Frekwencja będzie jeszcze wyższa. Ale to jest dla mnie niewiarygodne, bo włożyliśmy tyle pracy w te kampanie profrekwencyjne, zobaczcie, i to miało sens. To miało sens, żeby o tym bardzo głośno mówić i żeby przypominać ludziom o tym, że mają sprawczość i że ta sprawczość to nie jest jakieś takie hasło ogólne, tylko to jest rzeczywistość i to się może przełożyć na wynik wyborów. I ja mam takie poczucie, że coś niezwykłego się stało, jeśli chodzi o rolę mediów społecznościowych, działanie oddolnego i takich akcji, które no, wydawać by się mogło, że ktoś może, wiecie, wzruszyć ramionami i powiedzieć, no dobra, po co te koszulki wszystkie, te mamy głos i tak dalej. Tymczasem to się wydarzyło. Mamy głos. Mam taką koszulkę, ja wciąż mam na sobie. A tutaj ktoś napisał, opozycja to tylko zlepek partii dążących do dorwania się do żłoba, skłóconych ze sobą. Znaczy, na razie nie są skłóceni, natomiast jeśli spojrzeć na tak zwaną zachłanną prawicę, no to ci są dopiero skłóceni. Tam dopiero się działo, więc Jerzy, chyba że pisałeś o zachłannej prawicy, to się z tobą zgodzę. A swoją drogą, tam będzie się ciekawie teraz działo, no bo co najmniej 30 posłów im odpadło, może nawet więcej. No i ci, którzy zostaną, no nie będą mieli się już czym dzielić. Jaka szkoda. No tak, bo tutaj... No niestety, no strasznie mi przykro, ale tam już nie będzie się czym dzielić, bo tutaj rzeczywiście widziałam w Telewizji Polskiej po ogłoszeniu wyników wyborów smutne buzie. No dobrze, a zastanówmy się tak, znaczy ja wiem, że to jest bardzo daleko teraz wybiegnę, oj jak daleko, daleko, no dobra, daleko, pędź. Daleko. Chodzi mi o to, czy słuchajcie, czy to jest koniec Jarosława Kaczyńskiego? W polityce oczywiście. Nie. A ja nie byłam taka pewna. Zaraz porozmawiamy o tym. No dobra. Najpierw... Znaczy, wiecie, Katarzyna Kasia. To korzystając z przywileju osoby, która jest na łączach, powiem pierwsza, że jak dzisiaj obserwowałam przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, to miałam poczucie schyłku rzeczywiście. Miałam takie poczucie, że tutaj już nie ma żadnej oferty politycznej, że to było obliczone wyłącznie na utrzymanie status quo, ale nic z tego dalej nie wynika. To znaczy tam nie przemawiał do nas lider, który ma jakiś pomysł na Polskę, jakąś wizję, jakiś powód tak naprawdę, żeby dalej rządzić. To była osoba, która przegrała i kto jak dalej Jarosław Kaczyński doskonale sobie z tego zdawał sprawę. To znaczy tak, ja się zgadzam z tym, że on przegrał i że zdawał sobie z tego sprawę, a w kampanii nam nie przedstawili żadnej wizji Polski, poza tym, że bardzo boją się Tuska, co też jest dosyć odważnym pomysłem na kampanię wyborczą. Natomiast ja uważam, że Jarosław Kaczyński o tyle nie podda się i nie zrezygnuje z bycia w polityce, że on nie ma nic innego w życiu, on ma tylko partię i politykę. Partia dla niego zawsze była ważniejsza niż Polska. I dopóki Jarosław Kaczyński jest w polityce, to ta jego partia istnieje. Tam będzie zawsze ten zakon PC, który w mniejszym lub większym gronie będzie do niego lgnął i to będzie takie lepiszcze, bo oni też wiedzą, że bez niego istnieć nie będą. Więc z tego punktu widzenia obstawiam, że Jarosław Kaczyński po prostu będzie w polskiej polityce do samej śmierci, natomiast już nie będzie żadną mocą sprawczą, mam nadzieję. No ale wiesz, jak patrzy się na historię polskich partii politycznych, to w momencie, w których wódz przestawał być sprawczy, czyli nie miał czego rozdawać, a poddani przestają słuchać. No to już wybijam argument, no a PSL? Ale że? No bo ty rozumiem, że dążyłeś do tego, że jeżeli wódz nie ma co rozdawać, to partia się rozpada.
No tak. No a PSL rządził właściwie prawie ze wszystkimi i przez ostatnie 8 lat nie rządził, a jednak się nie rozpadł. Amen. Znaczy, taki szachmat chciałaś taki zrobić. Taki chciałam szachmat zrobić, ale może sam ale szach też, był. Ale też chciałbym zwrócić uwagę, że PSL nigdy nie było tak silne politycznie, jak był PiS. Było. Tak silnie. Przypominam ci, że premierów nigdy, swoich ale, mieli. Ale nigdy nie stworzyli samodzielnie rządu. No ale nigdy. Premierów swoich mieli. Mieli, owszem. No właśnie. Ale też pamiętaj, że siłą PSL-u są struktury lokalne i oni tam w samorządach są ustawieni i dla prawda. Nich czasami to jest ważniejsze niż liczba parlamentarzystów. Więc tutaj z PSL-em tak łatwo nie jest. Poza tym pamiętaj, że są ochotnicze straże pożarne. No wiesz, ale ochotnicze straże pożarne dostawały wozy jednak od PiS-u. Karolina, czy jeszcze masz jakieś pytanie do Kasi? Bo jak nie, to... Ja mam cytat jeszcze jeden. No bardzo proszę. Cytat zresztą nasz widz o pseudonimie Adbertus, jeśli dobrze zapisałam. Janusz Korwin-Mikke się wypowiedział na Interi. I powiedział tak... Nikt nie spodziewał się takiego wyniku, ale niestety, jak się ukrywa przede wszystkim Grzegorza Brauna, jak się ukrywa... Przepraszam, ale nie mogę. Jak się ukrywa mnie, mówi Janusz Korwin-Mikke, no właśnie, to, ja to zawsze takie wylezę. Są skutki. No właśnie, zawsze wylezę spod poduszki. Kasiu, i co ty na to? Kasia mówi, ale jej nie słychać. Halo, już teraz się słychać. Mówię, czy mnie słychać? Tak, ja słychać. Myślę, że w tej kampanii było dużo pomysłów na to, żeby właśnie zrobić to, co zazwyczaj robiła prawica polska, czyli ukryć Janusza Korwin-Mikkego, ukryć Grzegorza Brauna, ukryć Jarosława Kaczyńskiego, ale to się nie udało i tutaj chciałabym bardzo podziękować wszystkim dzielnym ludziom, dzięki którym to się nie udało, czyli na przykład Marcinowi Kąckiemu, autorowi książki Chłopcy. Dziękuję Przemysławowi Witkowskiemu, autorowi książki Faszyzm, który nadchodzi, oraz książki Partia Rosyjska. Dziękuję Mariuszowi Sepioło. Dziękuję tym wszystkim, którzy napisali o tym, czym tak naprawdę jest prorosyjski plankton politycznej polskiej prawicy i jakie mogą być konsekwencje ich rządów. A propos jeszcze Jarosława Kaczyńskiego, wracając do poprzedniego pytania, to nawet Włosi zauważyli rozczarowanie, które było wypisane na jego twarzy dzisiaj, kiedy przemawiał. Corriere della Sera o tym pisze, bo Jarosław Kaczyński nie spodziewał się chyba aż tak złego wyniku tych wyborów. Nie spodziewał się, że tak mało głosów dostanie Konfederacja, chociaż tak szczerze mówiąc, to w pewnym sensie no te 11-10 mandatów Konfederacji, gdyby oni nie weszli, no to dostałoby PiS jako największe ugrupowanie parlamentarne, bo wiemy, że tak działa system D'Hondta. Także też Jarosławowi Kaczyńskiemu się... No tak, ale Kaczyńskiemu też się nie udał ten pomysł, żeby mianowicie w ogóle przechwycić wszystkich wyborców Konfederacji. To też się nie stało, także tutaj... Żaden plan polityczny tego człowieka, który przez lata był uważany za wielkiego politycznego stratega, po prostu się nie powiódł. I to jest chyba moment wielkiej klęski, takiej osobistej, która moim zdaniem stawia pod znakiem zapytania jego dalsze funkcjonowanie w polityce. To znaczy, no tutaj wszystko było do wzięcia, a jednak nastąpiła klęska. Tak, tyle pieniędzy. Całe media, wszystkie spółki. A właśnie, to ja jeszcze na koniec mam takie pytanie do Kasi, ale też do was, bo zastanawiam się, jak myślicie, no bo myślę, że żadne z nas nie ma wątpliwości, że te wyniki, te wybory były nierówne, w sensie, że jeśli chodzi o proporcje tego i finansowe i ekspozycji w mediach, no to Prawo i Sprawiedliwość miało ogromną przewagę nad resztą partii opozycyjnych. Jak myślicie, jak inne byłyby te wyniki, gdyby te... ta kampania była równa. No to pewnie partie opozycyjne miały... O, tam coś się wydarzyło. Kasia myśli. Znaczy, myślę sobie, że to jest nie do wyobrażenia, bo my z tej kampanii, mam wrażenie, pisowskiej i tak znaliśmy tylko wierzchołek góry lodowej, nawet jako ludzie super zaangażowani w tę kampanię. Bo myśmy nie widzieli, co się działo w internecie. Myśmy nie śledzili mikrotargetingu na poziomie powiatów. Myśmy naprawdę nie byli w stanie ani przez moment docenić tej gigantycznej kupy pieniędzy, która była w tę kampanię zaangażowana. Także tutaj naprawdę
środki się nie zwróciły. Ale ja widzę, że tutaj coraz smutniej w tym studiu. Dlaczego smutno? Co? Stworzyłeś swoją jaszczureczkę? Jaszczurkę, proszę. Tak. Jaszczurka. Bardzo ładna. Nie wiem, w jakich jest kolorach, ale... No to jest taka różowa-żółta, no co ty, no. Różowa jaszczureczka. Różowa jaszczureczka. Dziękujemy ci, Kasiu. Ja wam powiem tylko jeszcze jedną rzecz. Nie ma powodu do tego, żeby ani w tym studiu było smutno, ani żeby było smutno na ulicach polskich miast, ponieważ wydarzyła się zmiana. Ta zmiana będzie trudna. Ja nie sądzę, żeby ona się dokonała szybko, ale jesteśmy na kursie, który może, jeżeli będziemy mądre i mądrzy, doprowadzić nas do przywrócenia w Polsce porządku liberalnej demokracji, przywrócenia praworządności i sprawienia, że Polska znowu wróci do tego głównego obiegu europejskiego, a to są nasze priorytety. Tak jest i pokazaliśmy się też jako społeczeństwo, że potrafimy. Bardzo dziękuję. Doktor Katarzyna Kasia, filozofka, Akademia Sztuk Pięknej w Warszawie, dziennikarka. I felietonistka Newsweeka. No proszę. Tak jest. Dobrej nocy. Przepraszam, że nie wspomniałam. Wstyd mi. Świat Beata. Dzięki, dzięki Kasiu. Miłego dzięki wieczoru. Wielkie. Dobranoc. Na dobranoc. Razie. Wiem, że już w poczekalni czeka i przebiera nóżkami Mirosław Oczkoś. To ja znowu jakoś to opuszczę może, studio? To, nie, może ja opuszczę studio tym razem? Że, ale co, to już chcesz nas się z nami rzucić? Prawda jest taka, że ja i Tomek już mieliśmy okazję, żeby pójść a do ja nie. Od ponad 3 godzin, a Beata jeszcze nie. Dobrze, tylko nie wiem jak to zrobimy, bo nie chcemy przejść, żeby no ja Beata... mogę na czworakach przejść. Nie, ja wiem jak ja to zrobię. Kochany, uwaga. To teraz ja tak teraz będę nie, na Tomasza. Nie, poczekaj. Nie. Teraz bliski nie. Na mnie. O, teraz bliski, bliski na mnie. Tomka. Jestem. I teraz, no i ja też tak, teraz tu... Żeby po prostu... Ja się tu oddalę. Żeby to dobrze poszło, okej. Ale Beata, wrócisz się pożegnać, prawda? Oczywiście, ja nie zamierzam stąd wychodzić w ogóle. I bardzo dobrze. To daj tam sygnał doktorowi Oczkosiowi, żeby wszedł. Oj, Beata nam rozłączyła czeka... kable wszystkie. Możliwe. Mam nadzieję, że tylko nam, ale że widzowie nas widzą. Halo widzowie, widzicie nas? Czy Beata rozłączyła tylko nasz tutaj odgląd? Nie, odgląd. No ale dobrze. Najważniejsze, trudno. Że widzowie nas... Dotarliśmy tak dalej. O, już jest. O, jesteśmy z powrotem. Jest wspaniale. Wszystko dobrze. Wszystko pod kontrolą. I teraz musimy jeszcze delikatnie i gładko wprowadzić doktora Oczkosia, co nie będzie takie łatwe, bo jesteśmy teraz na szerokim planie. Nie, stop, teraz jesteśmy na bliskim. Teraz można. Naokoło tam proszę, bo trzeba najpierw podpiąć. Doktor Mirosław Oczkoś jest rozchachany. Ja nie wiem, co on się tak cieszy. To jest realizacja na żywo po prostu. Nie wiem, co on się wspaniałe tak cieszy tam jest. Z tyłu. A może już dostał jakąś ministerialną propozycję? Kto wie? Ach, przejmie po tym. Jest, jak się nazywa ten z kancelarii premiera. Który? Też doktor. Norbert Maliszewski. I będzie nowy Maliszewski w KPRM-ie. Miliardzik będzie mógł wydawać na badania. Będzie rządził, rozdawał, zatrudniał i dawał zlecenia. Zaraz się dowiemy, czy dostał propozycję. Słuchajcie, przypominamy najważniejsze informacje tego wieczoru. PiS wygrywa wybory, ale nie ma większości sejmowej. Przynajmniej tak wynika z sondażowych. Tych wyników, które się pojawiły. Około 200 miejsc w Sejmie będzie miał PiS. Koalicja około 200... Około 250 będzie miała. Koalicja tak? Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica. Czyli opozycja demokratyczna, jeśli się dogadają i jeśli, tak jak mówi to Donald Tusk, te rozmowy, którą chce rozpocząć już zaraz po ogłoszeniu oficjalnych wyników, rozpocząć rozmowy o stworzeniu rządu się udadzą, no to koalicja partii opozycyjnych, tych demokratycznych, ma szansę przejąć władzę. Ja tylko chciałam powiedzieć, że bardzo symptomatyczne było to, że w naszym wieczorze wyborczym zabrakło przedstawicieli dwóch największych, znaczy nie największych, tylko dwóch z tych komitetów, które mogły we wszystkich okręgach wystawić kandydatów, czyli nie mieliśmy rozmowy z nikim z Prawa i Sprawiedliwości, ale to od początku wiedzieliśmy, że nie będziemy mieli, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość po prostu nie odpowiedziało na nasze zaproszenie. Ja tu winię nazwisko Sekielski.
No jasne, patrzę dzięki. na ciebie znacząco, dzięki, ale nie mieliśmy nie też przedstawiciela Konfederacji, mimo że byliśmy umówieni z Przemysławem Wiplerem na rozmowę, to jakimś dziwnym trafem po ogłoszeniu tych sondażowych wyników, w których Konfederacja ma zaledwie 12 mandatów, czyli o ile oni mają teraz? 10, 11? W każdym razie nadal nie tworzą klubu poselskiego i Przemysław Wipler się z nami nie połączył. Doktor Mirosław Oczkość, cześć. Cześć, właśnie miałem już wyjść. Ale tutaj elegancja Francja, trochę się głupio czuję w ogóle. Dobrze, powinieneś się głupio czuć. Cześć, przepraszam, za tego Maliszewskiego, to wiesz? To jest program na żywo, muszę ci tutaj przykleić, bo się odkleiłeś i to nie będzie nieładnie wyglądało. A jako przyszły minister w kancelarii strony, premiera... Z której nie widać, więc... Norbert, jak będzie? Ja cię bardzo proszę, Rafale. Ale że co, że Trzaskowski? Nie. Nie, Ziemkiewicz. O, też potrafię. O, rzesz, Mirek. No, ale no to co mi tu Maliszewski wyjeżdżasz po prostu? Ja się tutaj nie pobić. Nie, a to... Magda. chwilę mi zajęło, zanim zrozumiałam, która Magda. Ty nie bądź taka mizeria. No dobrze, no, za taką wypłatę bym się nie obraziła. Śmiechy, chichy. Jak patrzysz na te... Powtórzmy, sondażowe wyniki, bo to nie, żeby też nie było tak, że to już jest przyklepane i że tak już nie jest przyklepane, zresztą w dowolną stronę raczej. Nawet nie jest przyklepany sondażowy, bo tam jakieś 20% zdaje się odmawiało wypowiedzi. Znaczy dwie rzeczy są takie. Po pierwsze frekwencja, po drugie już zbadane, ile tych młodych ludzi poszło, naprawdę młodych do głosowania. I to, co się teraz dzieje, jak jechałem, słuchałem, że stoją ludzie w kolejkach i dostają pizzę i herbatę od przypadkowych ludzi, no to jest pocieszające a propos społeczeństwa obywatelskiego. I oczywiście jest takie słówko, które zawsze w wieczorach wyborczych jest najgorszym słówkiem, jakie może być, gdyby. No bo gdyby ta kampania rzeczywiście była w miarę równa, to byśmy nie mieli teraz dylematów, jakie świństwo zrobi PiS, bo ja uważam, że czeka nas piekło polityczne przynajmniej przez 2 tygodnie do miesiąca, naprawdę piekło polityczne, czyli wszyscy szatani będą czynni. Jeżeli ktoś ma jakieś inne wątpliwości i uważa, że jestem pesymistą, to ja nie opieram tego na wrażeniu swoim, tylko na tym, co już zrobili kiedyś przez 8 lat ludzie władzy PiS i Ziobry. Ja tylko przypomnę mail Dworczyka 1, zresztą potwierdzone, że prawdziwe, że Jarosław Kaczyński chciał wyprowadzić wojsko na ulicę, żeby kobiety spacyfikować podczas marszu i to nie jest żaden fake. Skoro jemu się to urodziło w głowie, to znaczy, że może mu się urodzić jeszcze cokolwiek innego w głowie. Władzę raz zdobytej nie oddamy, dopóki nas jak nie wyniosą. Towarzysz Wiesław. Tak, martwych z gabinetu. I ponieważ to zwycięstwo, oczywiście, bo to jest, a też tak no, podejrzewaliśmy tu wielokrotnie w programach, że Prawo i Sprawiedliwość może wygrać, znaczy może być pierwszy w wyborach, ale niekoniecznie musi zdobyć władzę. I jeżeli byśmy zachowali proporcje w miarę jakoś, tak, to znaczy, że PiS straci tą władzę. Stracił, czy straci władzę za chwilę. Ale jeszcze mamy pana Andrzeja, Adriana. Prezydenta Adriana, tak, który też jakieś słyszałem dzisiaj, że o, teraz zrozumie, że w końcu nie będzie Jarosława Kaczyńskiego. To są jakieś głupoty po prostu. On jakby miał zrozumieć, to by zrozumiał już na początku drugiej kadencji, to po pierwsze. Po drugie, tam jest jakiś toksyczny związek, nie wiadomo na czym oparty. I ja obawiam, tam jest syndrom sztokholmski. Prawdopodobnie, ale też te fantastyczne właściwości, które pozwoliły mu się wlewać w każdą władzę, która go tam jakoś przytulała na początku i jego promotor to powiedział, to jest jakieś no, dla mnie science fiction, żeby o mnie mój promotor powiedział takie rzeczy. A to, że on się wstydzi za niego i w ogóle... Tak, doktoratu, tak. I teraz ja podejrzewam, że wykorzysta się wszystkie możliwości, czyli te 30 dni, bo on ma chyba 30 dni, żeby w ogóle desygnować. To desygnuje no, albo Pinokia, albo kogoś tam z tego. No i Mateusz Morawiecki już powiedział, że będzie tworzył, budował rząd, więc no. Będzie to Mateusz Morawiecki. Nie wiem, czy widzieliście, bo procenty mało do ludzi przemawiają. Tak. Natomiast jak to się przeliczy... Mandaty. Przy tej, nawet nie mandaty. Nie. Jak się to przeliczy przy tej frekwencji, to jest tak, PiS dostaje około 8 milionów, a mówisz, głosów. Tak. 8 milionów osób na nich zagłosowało, tak. A na demokratyczną opozycję ponad 11 milionów. Więc to jest, no to są 3 miliony różnicy. Tak jest. Więc wiesz, znaczy, ja wiem, że można różne rzeczy robić na rympał,
Ale tutaj, gdyby ktoś chciał coś zrobić za bardzo na rympał, to jednak gniew społeczny, tak, bo, wiesz, tych 11 milionów co, może być puenta jest taka, że dlatego powiedziałem, że puenta jest taka, że pomimo tych wszystkich świństw, czyli przekupywania, zastraszania, wyciągania teczek oraz aresztowania poszczególnych osób, to summa summarum stracą władzę, o to mi chodzi. Mhm. Że jest za duży gniew społeczny w ogóle i można przegrzać koniunkturę. Pamiętajcie, że poza tym, że grają o władzę, utrzymanie władzy, to grają jeszcze o utrzymanie partii PiS, żeby ona się nie rozpadła. Bo ja mam taką teorię, że partia PiS rozpadnie się przy pierwszym świadku koronnym, który się pojawi z tamtej strony. Bo skoro ludzi nie trzyma nic poza kasą i wzajemnymi hakami na siebie, to tam nie ma spoiwa. Może zakon PC się ostać w jakiejś tam wersji. Natomiast ja sobie nie wyobrażam Kaczyńskiego, który dalej funkcjonuje jako szef partii na takich samych zasadach, jak do tej pory było. No właśnie, bo ja tutaj pytałem przed chwilą panie, była też Katarzyna Kasia na łączach, o to, czy to jest koniec polityczny Jarosława Kaczyńskiego, jeśli oddadzą władzę, bo ja zaczynam się skłaniać ku takiej myśli, że jednak tak, że to już będzie jego koniec. Tak. I ze względu na wiek prezesa, chociażby też, ale tak. Też wiesz, no, w PiS-ie jest kilku chętnych do przejęcia władzy. Prawda. Zakon PC w całości też to raczej już są dziadersi. Znaczy, okej, no tak, dziadersi, tak, dziadersi. Więc wiesz, no, tam jest trochę młodszych polityków, którzy chętnie by pobuszowali, przejęli władzę i schedę i zaczęli coś budować. Suwerenna Polska też będzie się zastanawiała nad tym w ogóle, co dalej. Oczywiście. Czy nie wybić się na suwerenność, bo skoro nie ma władzy, to po co być z PiS-em? Absolutnie. I tutaj będzie wiele rzeczy się działo i Jarosław Kaczyński, który już ewidentnie nie panował nad całym tym towarzystwem w tej kampanii wyborczej, co było widać, może się pożegnać z polityką. Ja się zgadzam. Też że zawsze w tego typu partiach jak PiS zawsze się patrzy na ten numer 2 i 3. Mhm. Numer 2 Susłow, znaczy ten, nie Susłow, tylko... Suski? Nie, Boże. Susłow. No. Pies, no jak jest pies? Terlecki. Bo tam ideologiem jest Terlecki. Ja wiem, ale zaraz, żeby nie było, że obraża. Pan Terlecki miał taką ksywę, kiedy tak, był... przepraszam, oczywiście, to jest jego pseudonim z czasów hipisowskich. Hipisowskich, kiedy palił zioło, wąchał klej, chyba tam jakieś takie historie były. Albo odwrotnie, były. Tak. Był kiedyś wyluzowanym bardzo człowiekiem. Absolutnie. Słuchajcie, ja jestem za młody, żeby być hipisem w tamtych czasach, natomiast czytałem historię hipisowską, fajne rzeczy, że z jakiegoś powodu były te hierarchie. Był pies, na przykład była Penelopa. Wiesz, kto był Penelopą? O pseudonimie Penelopa? Marek Kuchciński. I to nie jest żart, to może mu się uśmiechać i tak dalej. I marszałek Terlecki to jest twardy zawodnik i jemu też już te zęby tam nadkruszył czas. Musi ktoś to układać, bo jeżeli miałaby się partia opierać na, nie wiem, Tarczyńskim czy Mejzie, no to raczej to nie widzę żadnej perspektywy. No, Kaczyński też sobie nie wychował... Ale się z Brudzińskim. O tak, to tutaj, zresztą też bardzo ładny pseudonim. Jojo. Jojo. To tak, to jest ta brutalizacja i ogarnięcie się już w polityce. Oni jak w ogóle z jakiegoś gangu. Pies, Jojo, Penelopa. Ale fajniejsze niż kiełbasa, wołowina, czy tam Melepeta. Ale już blisko. No, wiesz. I tutaj sytuacja jest taka, że po pierwsze odkrywają się archiwa, ile naprawdę tych pieniędzy tam zostało zachachmęconych. Urywa się, chociaż oni się naprawdę obkuli tak, że mogą 8 lat spokojnie przezimować za te pieniądze. Natomiast, no nie oszukujmy się, niezależna prokuratura no będzie stawiać zarzuty nie dlatego, że ktoś chce zemsty, tylko za ewidentne łamanie prawa. To nie trzeba być prawnikiem, żeby takie rzeczy wiedzieć. I tam jest mnóstwo takich sytuacji, w związku z tym oni są dzisiaj w lekkim szoku, wbrew pozorom. Nie wiem, czy widzieliście przemówienie prezesa Kaczyńskiego. Tak, no, nawet transmitowaliśmy. A widzieliście tył, z tyłu stojące najważniejsze osoby w PiS-ie? Pełen entuzjazm. Znaczy emocje jak na stypie. I to, bo tego się nie da szukać. Mowa ciała jest po prostu mocniejsza w tej sytuacji. Nawet pierwszy, który się wypowiadał do mediów, to był z trzeciego czy czwartego szeregu, nawet nie najgłupiej mówił, ale nie było żadnego frontmana, który by bronił, że świetnie jest w ogóle i tak dalej. Dopiero po 2 godzinach się otrząsnęli i
Terlecki powiedział, że będą tworzyć rząd. Chociaż na Twitterze, powiem wam cicho, to znaczy oczywiście tam część posłów rzuciła ten przekaz, że PiS wygrał historycznie po raz trzeci wybory parlamentarne, ale te konta związane z Prawem i Sprawiedliwością, już nie wymieniając, które zwykle są bardzo aktywne i tweetują przynajmniej kilka razy na godzinę, milczą. Oni też sobie doliczają, że to czwarte zwycięstwo jest, ale nie z rzędu. No, wynik exit pola też ważne jest, tak, żebyśmy wiedzieli, jest taki, jaki jest. No, na ten moment są na pierwszym miejscu. Pytanie, co to znaczy wygrać wybory i co to znaczy utrzymać władzę, tak? To są dwie różne sprawy. A ty byś spodziewasz się, bo o drugiej będą te late polls wyniki, i że one mogą być na przykład tak inne, że to na przykład Koalicja Obywatelska w ogóle będzie na przodzie? Nie wiem. To znaczy, tu może być ten syndrom słowacki też. No bo tam jest ile? 6 różnicy? Nie. Mniej. Nie, nie aż na taką skalę. Ipsos zwykle tych 2 punktów procentowych błędu, poza tymi jednymi wyborami samorządowymi, kiedy był problem, bo była ta książeczka i tak dalej. Ale jakby PiSowi zdjąć 2%, to ma 34, a dodać Koalicji 2, to ma 33. No to już jest... Tak. To zupełnie co innego. No mówię, no pewnie proporcje. Pytanie jest, czy Konfederacja pójdzie w górę, czy w dół. A tymczasem, a propos Konfederacji, Patryk Słowik, dziennikarz Wirtualnej Polski, donosi, że z jego ustaleń wynika, że Konfederacja zapiera się rękami i nogami, że nie wejdzie w żadną koalicję, ani z PiS-em, ani z koalicją. No, koalicja nie ma interesu teraz, żeby wchodzić, Koalicja Obywatelska nie ma interesu, żeby wchodzić w koalicję z Konfederacją. PiS mógłby taki interes mieć, ale Konfederacja póki co twierdzi, że nie wejdzie w tę koalicję. No, zobaczymy, no niech tak twierdzą, no to też... Może się okazać, że polityka to nie jest tylko piwo i coś tam jeszcze, tylko... No, czy dla nich to był, to znaczy to byłby koniec chyba, no. Wejście? Tak, no, zostaliby zjedzeni tak jak pozostali wcześniej w poprzednich koalicjach, bo za słabi są po prostu. No tak, ale oni wprowadzili tam bardzo długo, a to wciąż nie daje PiS-owi większości, no nawet stworzenie koalicji... Nie, znaczy koalicji PiS nie będzie miał większości, no mówię, no nie wiem co musiałoby się zadziać. Wyniki na pewno aż tak by się nie zmieniły, że oni teraz dostają na przykład powyżej 40. Natomiast pytanie, na ile można wyciągnąć i jaką liczbę posłów można kupić, zastraszyć, czy coś tam zrobić. Tego nie wiem, bo takie rzeczy w polityce widzieli się też zresztą, że wcześniej ktoś mówił, to niemożliwe. No możliwe, no. Różne rzeczy są. Imposybilizm się skończył, jak mówił Jarosław Kaczyński. W związku z tym naprawdę myślę, że będzie brzydki czas. No ale to, co mówią politycy opozycji, to mają rację. No trzeba rozmiękczać Adriana, pana prezydenta Andrzeja, no bo wiedzą, że on jest raczej tym, co tam go Ziobro nazwał, nie? Zerkałeś na telewizję państwową? Nie. No szkoda, bo my czekamy na nie, tylko dostaję tylko Janusz takie, tutaj Szwertner opowiadał. Dostaję newsy, że pani Danusia była bardzo konsyliacyjna i że zachęcała, żeby nie kończyć wieczoru wyborczego. No właśnie Janusz Szwertner, który był przed tobą gościem, poświęcił się i oglądał TVP Info i mówił, że był zadziwiony, ponieważ wszyscy tam byli. Nagle ta telewizja zupełnie zmieniła oblicze. No może nie zupełnie, ale że właściwie wszyscy byli tacy ugodowi, mili, że pokazano przemówienia wszystkich liderów opozycji, że pokazali przemówienie Donalda Tuska. Że w ogóle tak jakby jakiś zefirek zmian tam się pojawił maleńki. No nie, no to nie dajmy się nabrać na to. Nie, no wiadomo. To w ogóle, to myślę, że nie zefirek, tylko... No dobrze, a powiedz tak na twojego czuja, ile wyborcy wytrzymają? No bo powiedzmy, że wyborcy demokratycznej opozycji mają teraz co świętować, są zadowoleni, radość, prawda? Jest tak. Odsunięcie PiS od władzy, ale za chwilę, jeśli powstanie koalicyjny rząd, zderzy się ze ścianą w postaci Trybunału Konstytucyjnego, w postaci prezydenta. I ile, wiesz, ten entuzjazm jest w stanie się utrzymać, bo za chwilę się może okazać, że wiesz, przy pewnej niemocy systemowej, bo jednak PiS zainstalował trochę pułapek, zabezpieczył się, prokurator krajowy nieodwoływalny. Ile tak według ciebie, jak obserwujesz, wiesz, politykę na czuja, ile wyborcy są w stanie wytrzymać, pół roku, rok? Wiesz co, to jedna rzecz to są te, o czym mówisz, o tych minach, pułapkach i tak dalej. Zaraz powiem, co słyszałem, co mi wiewiórki przeniosły na wycieraczkę. Natomiast jest większy problem związany z finansami, bo my żyliśmy teraz w Nibelandii.
czyli wszystkie te tarcze, obajtki i inne rzeczy, to nawet jeżeli zostałby ten rząd, wiadomo, że nie zostanie, to i tak by był problem, tak? Czyli energia i tak dalej, co wiecie. Na pewno KPO do wzięcia natychmiast, ale to nie załatwia z tego, co mówią finansiści sprawy. W związku z tym ja słyszałem takie przecieki tam z 2 tygodnie temu, ktoś tam puścił parę, a może tak chciał, nie wiem, teraz się okaże, że jest jakiś plan ratunkowy Europy dla Polski, ponieważ Unia Europejska nie może sobie pozwolić na stratę takiego kraju jak Polska. Nie wiem, czy to jest chciejskie myślenie, ale sobie jestem w stanie bardziej wyobrazić załatwienie, mówiąc w cudzysłowie, jakiegoś planu Marszala przez Donalda Tuska i Europejczyków, niż to, żeby Mateusz coś załatwił i tak dalej. To jest prawdopodobne. Przy takich cenach i tych wszystkich rzeczach, które się dzieją, no to ludzie rok może wytrzymają, może dwa, bo będzie dekoniunktura jeszcze i tak dalej. Wszystko zależy od tego, czy te 4 partie, które miałyby tworzyć rząd opozycyjny, czyli rząd, nie zejdą z takich, powiedzmy, ustaleń. Widziałem taki projekt, 16 obszarów, które są dogadane, z czego 8 w zasadzie zgadza się 1 do 1. I dotyczą różnych rzeczy, obronności, gospodarki, finansów, polityki zagranicznej i mnóstwa różnych innych rzeczy. Natomiast odpowiadając na pytanie a propos tych różnych pułapek, to wiesz, moim zdaniem, bo tam się ścierają 2 koncepcje prawnicze, że nie można być takim samym jak ci, tylko trzeba robić to zgodnie z prawem, no to wtedy to się nie uda, bo czasu nie będzie. Mówię, herezje straszne, ale w czasach wojennych, no to jest tak, jak prezydent Starzyński powiedział, a więc wojna, wszystkie inne sprawy odchodzą na plan dalszy. Dzień wyborów nie jest finałem, tylko etapem pracy. W związku z tym ta walka będzie teraz najważniejsza, przede wszystkim ukonstytuowanie się rządu, no bo jeżeli się utrzyma większość parlamentarna, ta, która jest, powiedzmy, w różnych proporcjach, no to żaden rząd mniejszościowy nie powstanie, to jest jakieś mrzonki, ktoś opowiada, ponieważ nie przejdzie przez parlament. Dalej, ja nie mówię, że tu podpowiadam, ale no dawaj, tak, dawaj. Tak sobie rozmawiam z różnymi ludźmi, szczególnie w tych obszarach, w których nie jestem specjalistą, że co zrobić z prezydentem. No to urząd prezydenta można zagłodzić. To znaczy parlament uchwala budżet kancelarii prezydenta i można zacząć z nim handlować, jeżeli będzie bardzo oporny. Na przykład Krajowa Rada Mediów tego i owego jest do wyrzucenia od razu, bo nie ma czegoś takiego w Konstytucji, tylko jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Mówisz o Radzie Mediów? No tych tam, co tam sobie przejęli kompetencje. Największy problem prawdopodobnie jest z Jastrzębiem. Bo tam jest 5 lat jeszcze kadencji. No i pytanie, czy można zrobić coś. Normalnie jest w spółkach tak, że jak ktoś działa na szkodę spółki, to się go stawia przed sądem. Według mnie, jak się działa na szkodę państwa, to też trzeba postawić, ale nie przed sądem Trybunał Stanu i historia Bóg mnie rozsądzą, tylko po prostu przed sądem. Jeżeli ktoś złamał prawo, powinien odpowiadać karnie. Tak czy inaczej, ja nie wiem, to nie wyobrażam sobie tego, bo co tu jest groźne? Oczekiwania wyborców opozycji, ja tak to odczytuję, nikt mi tego nie powiedział oczywiście, że wahają się od takiego, no, że robimy prawnie tam różne rzeczy, po gilotynę na placu zamkowym. Tak, że jest gilotyna i Robespierre będzie przychodził i będzie ciął tych wszystkich, którzy nagrzeszyli, bo ludzie mają różne stopnie frustracji. My jesteśmy bardzo emocjonalni, zresztą te wybory to pokazują też, że to, co mówiłem na początku, gdyby to były jakiekolwiek równe reguły, to PiS byłby przynajmniej 3. Nie sądzę, że był 2. No ale wpompowano tyle rzeczy, zepsuto tyle sytuacji różnych. Referendum było najmniejszym w tym wymiarze, chociaż 40% więcej nie osiągnęli. Ale okręgi wyborcze, też się tego doświadczałem, że pozamieniane różne rzeczy, nie przeniesiono spisów, etc., etc. Plus jeszcze nie wiadomo, jakie będą teraz wykorzystane kruczki prawne dotyczące nieuznawania wyborów na przykład, tak, czy tego typu sytuacji. Ja się niestety spodziewam wszystkiego najgorszego. Przepraszam, Michu, bo ja tutaj macham tobie trochę przed oczami i możecie to deprymować lekko. Nie. Marku, stańcie z Beatą, żebyście się tam pożegnali, bo to za chwilę. O, super, przeszliście przed kamerą. Bardzo fajnie.
Ale to nic, to jest program teraz na żywo. Już możecie iść. Teraz możecie już iść dalej. Spokojnie. Spokojnie. Strasznie dużo rzeczy się tutaj dzieje. Naraz, przepraszam. Studio, tak. Bardzo się podoba naszym tutaj oglądaczom hasło zagłodzić Dudę. No. Bo Mirek wpadł na pomysł, teraz zwracam się do pana Bochenka i do Beaty, że jakby pan prezydent był oporny, to przecież Sejm może uchwalić. Nie, no Sejm może mu ściąć budżet. To prawda, a on się odchudził. On się odchudził ostatnio mocno, to wiesz, ale jeszcze dwa lata, nie? Pójdzie, jeszcze nie? Dwa lata. Półtora roku. Ach. Ja będę teraz liczyć każdy miesiąc. Rozumiem. Ja mogę taką deklarację publiczną wygłosić jednego? Nie wiem. Jeszcze nie widać jeszcze naszych... Jeszcze chwileczkę, bo tutaj jeszcze... Dobrze by było, żeby nasz Bochenek na koniec też przypomniał wyniki. Ale że imponujący wieczór wyborczy zrobiliśmy. Super. Naprawdę wielki. Ale to jest wariactwo kompletne. No ale dobrze. Ale myślę, że to się ludziom podoba po prostu. Raz na 4 lata jest jakiś wybory. Są Mistrzostwa Świata. Raz na 4 lata. No i co, widzimy ich, Paweł? Jeszcze ich są. To my. Głód prezydenta głodem prezydenta, natomiast... Jeżeli ogląda nas tu przez przypadek przyszły prezes Telewizji Polskiej, to ja chciałem się zgłosić charytatywnie do wyczyszczenia na Plac Powstańców Warszawy, jak tylko to będzie możliwe. I osobiście z wielką chęcią Danusi Choleckiej, Adamczykowi, Rachonowi, ja Pereira chciałbym spakować. Samuelowi też chciałbym bardzo. Wszystkim będę wręczał wypowiedzenia i będę robił z uśmiechem na ustach, absolutnie gratis. Więc nie wiem, dlaczego mówisz do kamery zamiast do mnie. Bo przyszły ja prezes TVP siedzi tu przy stole. Ty pracujesz dla Niemca i tak jest zdanie, a ja mówię do Niemcem. Polskiej telewizji. Dobrze, pięknie, no pięknie to powiedziałeś. A to może jeszcze powiedz na koniec, bo uwielbiają cię widzowie, no wyniki przypomnieć nie, te nie montażowe. Myślę, że on zna na pamięć. Ale to ja mogę mówić, a ty będziesz gestykulował. Nie pan Bochenek nie jest przygotowany. A poza tym ja tu stoję i co, machnie we mnie ręką, no i co będzie? Bo late pole dopiero o drugiej mają być w nocy, tak, nie wytrzymamy tutaj do drugiej w nocy, a... Wytrzymalibyśmy, ale goście nam się skończyli. Mogę powiedzieć tyle, że poglądałem trochę TVP Info i ewidentnie widać, że PiS po dobroci władzy nie odda. No. To ja może tylko powiem szybko po mandatach, bo to takie jest bardziej no obrazowe. Jeśli chodzi o liczbę mandatów, oczywiście mówimy o exit polach, czyli o tych sondażowych wynikach z godziny 21. PiS 200 mandatów, Koalicja Obywatelska 163 mandaty, Trzecia Droga 55 mandatów, Lewica 30 mandatów, Konfederacja 12 mandatów, co oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość ma 200 mandatów, a Koalicja Partii Póki Co Opozycyjnych, czyli Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy ma 248 mandatów. To są sondażowe. To są sondażowe wyniki z godziny 21. Wygraliśmy te wybory. Wygraliśmy. Opozycja demokratyczna. Moim zdaniem po raz ósmy wygrał Prawo i Sprawiedliwość. I możecie czarować tutaj wszystkich. Liczysz na ten angaż TVP koniecznie. Ja chcę od pogodynka zostać rzecznikiem rządu, tak. Ja chciałem tylko jeszcze przypomnieć, że na YouTubie znakomity film dokumentalny braci Sapieskich, Korzenie zła. Oglądajcie. Tam powoli zbliżamy się do 2 milionów wyświetleń. Bardzo dziękujemy patronom. Dziękujemy za to, że wyłożyliście pieniądze na powstanie tego filmu, ale też dziękujemy wam za waszą cierpliwość i wiarę w nas. Bo byli tacy, którzy już nas opluwali, twierdzili, że się sprzedaliśmy, że wzięliśmy pieniądze i nic nie powstanie. Powstał film, który myślę jest mocny i porażający. I będzie jego kontynuacja już wkrótce. Będziemy was informować na bieżąco, więc powstanie nie jeden, ale co najmniej dwa filmy w tym temacie. Więc oglądajcie to, co już jest. Co najmniej dwa. Aha, co najmniej trzy. Ja chciałem powiedzieć, że Tomasz wziął pieniądze brudne niemieckie, natomiast ja nie wziąłem i dlatego ten film się ukazał. O, to było najsłabsze. Porozmawiacie o faktach. Bardzo mi przykro, że wszystkim rzędom niestety nie da się nam wmówić, że tym razem znowu opozycja przegrała wybory. Że białe jest białe, a czarne jest czarne. Miku, jakieś słowo wiążące? Wszystkie głupie żarty to nie my. Naprawdę cieszcie się, bo nastąpi zmiana władzy w Polsce i ten rząd odejdzie, a dalej to już wszystko się okaże. Karolino? To były upojne 3,5 godziny spędzone w waszym towarzystwie oraz naszych widzów, za co bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło tu tutaj dzisiaj być i mam nadzieję, że
z okazji tego, że Państwo chcą nas oglądać, to będę tu dalej częściej i oczywiście będę razem z Państwem obserwować, jak zmienia się Polska przez najbliższe tygodnie i miesiące. A ja chciałam powiedzieć, bo skoro już tak się reklamujemy, to że od 6 rano w Radiu Nowy Świat będzie poranek powyborczy. Zapraszam. To ty nie idziesz spać, nie? Nie wiem, może trochę się zdrzemnę. No ja też właściwie nie idę spać, bo z kolei Wonecie będziesz. Jutro rano, tak, od 8 w Wonecie razem z Bartkiem Węglarczykiem prowadzimy poranek wyborczy, powyborczy. To już dzisiaj wiesz. To już dzisiaj, tak. A tak w ogóle to polecam najnowsze wydanie Newsweeka. Wiadomo, że w Newsweeku nie ma wyników wyborów, bo to jest tygodnik, do drukarni trafił w sobotę, więc trudno, żebyśmy mieli wynik wyborów. Ale za to jest wspaniała okładka, nie pokażę wam jej teraz, ale okładka, warto kupić Newsweek, żeby mieć tę pamiątkową okładkę. Jest składana, rozkładana, super, zamówiliśmy kolaż uznanej artystki. Nudesy macie? Proszę? Nudesy macie? Nie, nie mamy, ale jest naprawdę lepiej, super okładka. Lepiej. Warto kupić i sobie zachować, bo to jest super pamiątka. Zgadza po tych się wyborach. No co, chyba kończymy, słuchajcie. Pełen sukces. Kończymy. Ja ogłaszam, że tak, że ten wieczór wyborczy wygraliśmy my. To był najlepszy wieczór wyborczy w polskich mediach. Ever, wszędzie. I nie tylko. Dziękujemy. Doktorze Mirku, Mirosławie, Norbercie. No właśnie, tak się spodziewałem. Doktorze Norbercie. Ale słabe. A jeśli tak, mogę słabe, powiedzieć, słabe. Jeżeli Państwo chcą, żeby profesor Oczkoś bywał z nami częściej, to proszę o szturm modlitewny w komentarzach. O. I poprosimy pana profesora, docenta. I Bóg zapłać. To zawsze jak pogodynek coś takiego mówi, to zaraz, zawsze jak się to sprawdza. Bóg tam będzie płacił. Bardzo mnie to cieszy. Tutaj ktoś napisał, że wyglądacie jak Bochenek i Kajzerka. Dobrze, że nie Bochenek i Madzia Ogórek, nie? To prawda. Bochenek i Kajzerka. Słuchaj, pan Krzysztof w komentarzach cię pyta po raz piąty, tak? O czym będzie następny film, to ja mogę odpowiedzieć o twoim imieniu, tak, że będzie o tym samym, czyli o skokach. Ciąg dalszy i jeszcze mocniejszy. Także bądźcie uważni, oglądajcie nasze produkcje. Ja czekam informacje na ten wątek Macierewicza. Albo zamkną nas, nie możemy. Nie, no fajnie się rozgadaliśmy, ale dobra. Kończymy. Może dociągniemy do tych wieczór, to był wieczór wyborczy. Państwa w wolnej Polsce. Wszystkiego dobrego. O! Wieczór wyborczy, Sekielski Brothers Studio. Karolina Opolska. Bardzo dziękuję. Beata Grabarczyk. Pan Bochenek, czyli Marek Sekielski. Rafał Bochenek. Rafał. Doktor Mirosław Oczkoś. Bardzo dziękuję. Pan Norbert. Dziękujemy naszemu realizatorowi, Pawłowi. Kawał pracy wykonałeś. Bardzo dziękujemy. Ja cię muszę polecić do telewizji jakiejś, bo ty ogarniasz, tam wiesz, tam 10 ludzi robi to, co ty dzisiaj zrobiłeś sam jeden. Telewizja psuje ludzi, wiesz, o tym dobrze. To prawda. Dziękuję też naszym producentom, którzy siedzą za drzwiami i pomagali nam, nie widać ich, ale podrzucali nam informacje i bez nich też. Family. Proszę? Kelly's Family. Tak jest. Ciekawe, wszyscy mają na nazwisko Sekielski. Dziwne. Bo to jest firma rodzinna. Bo to jest firma rodzinna. Panek. Ale mi tak się coraz gorzej czuję w naszym towarzystwie. Dlaczego? Coraz lepiej właśnie. Bo Mirek o tej porze już sypia. Nie, wręcz przeciwnie. Ja myślę, że tak. Ja bym prowadził dalej ten program. A dobra, to my do drugiej, idziemy, Mirek a wy zostaje. Możecie iść, ja wam podam wyniki. Słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Ja nazywam się Tomasz Sekielski i też się kłaniam nisko i naprawdę, kończmy. Paweł, koniec, bo nie skończymy tego nigdy.